podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 40-lipcową sesję Komisji Gminy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, a to składowiskowi 4 rada może obradować swojego. Serdecznie panie z prawo rady oraz burmistrza miasta Gminy Jeżeli Jasińskiego, a także kierownika Ministra Gminnego na pomocy społecznych nic ujawniona już Ładnicza. Serdecznie witam naszych dzisiejszych gości. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Elbrugu Śląskim, naszego brygadiera pana Mariusza Mroza. Komendanta Komisariatu Policji w Elbrugu Śląskim, starszego aspiranta pana Wojciecha Czerwieckiego. Kapitana Straży Granicznej panią Elwirę Szpek oraz Pomorzego Straży Granicznej pana Rafała Grzegorza. Kierownika ogniwa ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wielkopolsce Śląskim pana starszego sierżanta sztabowego Michała Kamińskiego. Prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Mińsku pana Sebastiana Sokołowskiego. Inspektora Straży Miejskiej Mińsku pana Tadeusza Piotrowskiego. Również serdecznie witam sołtysów oraz mieszkańców gminy przybyłych na sesję. Witam także lekarza weterynarii panią Patrycję Rytrza, która przybyła do nas. Proszę Państwa, planowany porządek obrad wygląda następująco. W punkcie pierwszym zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 27 lutego 2018 roku. Punkt drugi to dyskusja na temat bezpieczeństwa publicznego w Niemiec. I tutaj w pierwszej kolejności poprosimy o zabranie głosu Państwa, których zaprosiliśmy na dzisiejszą sesję. Potem przewidujemy dyskusję i podjęcie ewentualnych wniosków. Punkt trzeci to podjęcie uchwał i tych uchwał mamy dzisiaj bardzo dużo. Postaram się szybko je przeczytać. Jako pierwsza, to jest pakiet uchwał dotyczących zaciągnięcia kredytów długoterminowych, następnie pożyczek. Kredyty długoterminowe. Przebudowa gminy geograficzno-integracyjnego. Po punkcie to samo. Tu chodzi o wkłady własne i środki unijne. Po punkcie rewitalizacja zdegradowanych obszarów gminy miejskiej. Po punkcie termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Po punkcie oświetlenie głównego rynku oraz po punkcie doświetlenie roku powiatowej. Po punkcie przydomowe oczyszczalnie. Po punkcie rewitalizacja. Podpunkt termomodernizacja wielorodzinnych, przepraszam, budynków mieszkaniowych. To samo termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Podpunkt E, zmiana uchwały Rady Miejskiej Gminy Mińsk z dnia 15 stycznia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Rady Miasta Gminy Mińsk. Następny podpunkt, zmiany w budżecie na rok 2018, kolejny podział gminy na okręgi wyborcze, ustalenie granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu. Następny projekt dotyczy podziału gminy Mińsk na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz sieci obwodowych komisji wyborczych. Kolejny projekt to określenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 2018. Roku. Następnie
projekt uchwały dotyczący przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020. Następny projekt dotyczy przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. Kolejny, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminnych. I dwa ostatnie projekty uchwał dotyczą wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Punkt czwarty przewiduje informacje burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty zapytania, interpelacje, wnioski o pilne. Punkt szósty sprawy różne. I punkt siódmy informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej rady. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wnioski do planowanego porządku obrad? Pan Burmistrz, proszę. Pani Przewodnicząca, sygnalizowane na posiedzeniach komisji trzy projekty uchwał w podpunkcie IJK, zaciągnięcie kredytów długoterminowych. My te uchwały podejmowaliśmy w lutym, niemniej jednak zachodzi zmiana z pożyczki na kredyt w dwóch przypadkach. Dotyczy uzbrojenia stref aktywności gospodarczej, jak również kredyt długoterminowy dotyczący budowy chodnika przy drodze 361. Tutaj chodzi bardziej o regionalne izby obrachunkowe, zwróćcie uwagę o sprecyzowanie, że to jest udzielenie pomocy dla samorządu województwa dolnośląskiego, bo z naszej uchwały wynikało, jakbyśmy realizowali własne zadania, to realizujemy zadanie samorządu województwa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zgłosić jeszcze inne wnioski do planowanego porządku obrad? Nie widzę, wobec tego poddaję pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Pana Burmistrza. Podpunkt, to znaczy kredyt długoterminowy dotyczący uzbrojenia strefy aktywności ekonomicznej, musimy podejmować w dwóch jakby transzach. Dlatego myślę, że od razu przegłosujemy oba projekty. Kto z Państwa jest za tym, aby wprowadzić w podpunkcie IIJ projekt uchwał dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego na uzbrojenie strefy aktywności ekonomicznej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że jednogłośnie nastoma głosami. Już jest nas 13, czyli 13 głosami za. Przyjęliśmy te dwa wnioski i trzeci wniosek, aby w podpunkcie K wprowadzić projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę chodnika przy drodze 361. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że ten wniosek przyjęliśmy również jednogłośnie, 13 głosami za. Kto z Państwa jest za przyjęciem planowanego porządku obrad wraz z naniesionymi poprawkami? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Porządek obrad uzupełniony o wnioski pana burmistrza przyjęliśmy również jednogłośnie. I tym samym możemy przejść do zatwierdzenia protokołu sesji z dnia 27 lutego 2018 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić uwagi do tego protokołu? Wobec tego, że nie ma uwag, pytam, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że protokół został przyjęty 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Wyczerpaliśmy pierwszy, przechodzimy do punktu drugiego, do dyskusji na temat bezpieczeństwa gminy wiejskiej. Zgodnie z przyjętym scenariuszem, bardzo proszę o zabieranie głosu zaproszonych gości. Kto z Państwa chciałby zabrać? Bardzo proszę. Pan Wojciech Czapucki, starszy aspirant, komendant komisariatu Policji Policyjnej. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Bardzo miło mi po raz kolejny wziąć udział w sesji poświęconej sprawom bezpieczeństwa
W imieniu komendanta powiatowego Policji w Głównym inspektora Roberta Mirasa przedstawię garść informacji statystycznych, bo jednak no, do czegoś trzeba się odnieść. Tutaj zgodnie z sugestią mam na to 10 minut, także myślę już 5, także przyspieszamy. Cele strategiczne Komendanta Powiatowego Policji w Głównym w roku 2017 roku. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie skuteczności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej, poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podniesienie skuteczności w rozpoznawaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń społecznych uciążliwych, podniesienie na wyższy poziom standardu obsługi interesantów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. Proszę zauważyć, że element ruchu drogowego jest dość wysoko w hierarchii, także zgodnie z celami komendanta i komendanta Wojewódzkiego bezpieczeństwo w ruchu drogowym otrzymuje dość wysoki priorytet w poszczególnych działaniach. Dla przypomnienia, bo myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę, że posterunek Policji w Mińsku pozostaje w strukturze organizacyjnej Komisariatu w Wielkowie Śląskim. Dla porównania, stan etatowy całej Komendy Powiatowej Policji w Wielkowie Śląskim 96 etatów, z tego 36 etatów w Komisariacie Policji w Wielkowie Śląskim. I proszę zauważyć jakby jedna ważna informacja. Ilość wakatów policyjnych na koniec grudnia 2017 roku 8 wakatów w Lwówku, 6 w samym Wielkowie Śląskim. 6 policjantów codziennie nie mamy do służby. To tak w przeliczeniu obrazowo, 6 policjantów, każdy policjant 20 służb, 120 służb miesięcznie nie mamy na terenie Gryfowa Śląskiego, Lubomierza i Mińska. Następny slajd. Co ważne, analiza skarg w 2017 roku, nie było skarg na policjantów posterunku Policji w Mirsku. Jest to bardzo dobra wiadomość, czyli działalność jest właściwa, skarg obywateli nie ma. Dla porównania takich skarg w całym powiecie było 10, także można tutaj ocenić, że dyscyplina pracy policjantów w Mirsku jest na bardzo dobrym poziomie. Tu taka krótka informacja o współpracy z samorządami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Mirsk jak co roku wspiera tutaj miejscowy posterunek policji poprzez zakup rzeczowy w wysokości 1000 zł oraz bardzo jakby dla nas potrzebne wsparcie na zakup, na rozdysponowanie służb ponadnormatywnych, jest to 9 tysięcy. Jest to druga wartość w całym powiecie lwóweckim. Tylko miasto Lwówek Śląski na takie służby desygnuje 20 tysięcy. Poziom bezpieczeństwa. Krótko troszeczkę informacji. Proszę zauważyć, śledztwa i dochodzenia wszczęte z podziałem na gminy. Są to informacje o wszystkich przestępstwach, jakie zaistniały na terenie poszczególnych gmin. Także 140 w samym Mirsku. No, z uwagi na rejon, obszar, jest to trzeci wynik, także myślę, że to nie jest najgorzej w środku tabeli. I jakby najbardziej poważne przestępstwa, które miały miejsce w podstawowych kategoriach. Jedno przestępstwo rozbójnicze, tylko kradzież pojazdów 3 sztuki, kradzież z włamaniem 48, kradzież mienia 31, bójki pobicia 0, przestępstwa narkotykowe 15. I tutaj tak chwileczkę się zatrzymałem przy tym slajdzie. Zagrożenie przestępczością kryminalną na 10 tysięcy mieszkańców. Jest to taki miernik, który ma wskazać zagrożenie, które moglibyśmy porównać do innych powiatów. Proszę zauważyć, powiat lwówecki, najmniejsze zagrożenie przestępczością kryminalną. Jest to wynik tutaj w ościennych powiatach najlepszy. Jest to jeden z lepszych wyników w województwie dolnośląskim. Także można tak troszeczkę skrótowo podsumować, że mimo problemów, z którymi się borykamy, jeżeli chodzi o przestępczość pospolitą w postaci kradzieży, kradzieży z włamaniem, jest to i tak wartość, która pozwala nam osiągnąć najlepszy wynik w województwie dolnośląskim. Myślę, że warto też zaznaczyć, jakby oceniając ten poziom bezpieczeństwa, żeby się odnieść do konkretnych przypadków, ja mógłbym tutaj ten przykład oceny bezpieczeństwa oprzeć na trzech filarach, takich, których jakby mogłoby zobrazować. Jest to ostatnie wydarzenie z wybuchem bułki gazowej w miesiącu styczniu.
Myślę, że nie wszyscy wiedzą, może nie wszyscy się interesowali, ale przynajmniej nikt nie był od środka. Mieliśmy poważne zdarzenie, gdzie zaangażowanie wszystkich służb ratujących życie i zdrowie było dość duże. I no ja ze swojej jakby strony, będąc bezpośrednio na miejscu zdarzenia i zabezpieczając to całe zdarzenie, mogę ocenić, że praktycznie wszyscy zdaliśmy egzamin, jeżeli chodzi o straż pożarną, policję, władze samorządowe, które ze swojej strony zabezpieczały logistycznie te działania. Ja naprawdę bardzo wysoko oceniam te wszystkie służby, które brały udział i naprawdę też to nie była taka moja opinia, ale też i policjantów wrocławskich, komendanta wojewódzkiego, że jakby w Mirsku wszystkie jakby elementy, które mogły wystąpić, zadziałały. Także myślę, że tutaj dla mieszkańców i dla władz samorządowych jest taka cenna informacja, że w boju też żeśmy się sprawdzili, nie tylko jakby opisujemy swoje dokonania statystyczne, ale też jakby w bezpośrednich działaniach zdaliśmy egzamin. Można byłoby parę rzeczy poprawiać. Jest to przedmiotem analizy i ze strony kierownictwa Komendy Powiatowej. Parę elementów można byłoby udoskonalić, ale to też jakby wiąże się z środkami finansowymi, które pewne działania ograniczają, ale nie to, że służby nie są mobilne czy nie mają procedur do reagowania. Drugim takim elementem, który można byłoby ocenić poczucie bezpieczeństwa, jest nowe narzędzie wprowadzone przez Komendę Główną Policji. Mówimy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tutaj mogę jakby zakomunikować, że Mirsk jest wiodącą gminą w ilości zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń. Jest to czasami niedoceniane narzędzie przez mieszkańców i przez władze, aczkolwiek jest to bardzo dobre narzędzie wskazujące nam obszary, które powinny być w zainteresowaniu. Jest to nie tylko kliknięcie i jakby przekazanie informacji, ale to też wymusza konkretne działania ze strony policji. To nie kończy się tylko jego czytaniem takich wiadomości, które ewentualnie kierownik ogniwa ruchu drogowego, który jest administratorem lokalnym Krajowej Mapy Zagrożeń, jeżeli to byłyby takie pytania konkretne i techniczne, udzieli informacji. Ale naprawdę jest to dobre narzędzie i naprawdę ta Krajowa Mapa Zagrożeń w Mirsku żyje. I bardzo się z tego cieszę, bo tak właśnie to ma wyglądać. Jest to platforma wymiany informacji między mieszkańcami a policją. No i też takim elementem, który też może wskazywać na budzenie się takiego poczucia, że wszyscy musimy uczestniczyć w tym poprawie bezpieczeństwa, jest to ostatnie podjęte działania na rzecz likwidacji kontenera z automatami hazardowymi. Ten element chciałbym jakby poddać ocenie z uwagi na to, że to zaangażowała się nie tylko policja, nie tylko Izba Celna, tylko co przede wszystkim mieszkańcy. I naprawdę współpraca bezpośrednia, komunikacja, były spotkania, wymiana tych informacji, wspólne działania, przede wszystkim, co zaznaczę, wspólne działania z mieszkańcami, udało się dzięki temu skutecznie przynajmniej ten jeden punkt rozwiązać, z tym jednym punktem rozwiązać problem. Nie jest to, są jeszcze inne elementy, które chcielibyśmy jakby załatwić, ale tutaj jakby ten element przede wszystkim kontaktu z mieszkańcami. I na kanwie tego wydarzenia jakby urodził się pomysł, że chcemy taką koalicję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Mirsku z mieszkańcami założyć. Na kwiecień jest zaplanowane pierwsze spotkanie, także myślę, że to będzie taki dobry inicjator takiego oddolnego ruchu, który pozwoli na poprawę tego bezpieczeństwa, bo ja to troszeczkę tak porównuję, że wszystkie instytucje są jak narzędzia w rękach społecznych, także sam nutek nie bije gwoździa, też nie ma takiej możliwości, ale w ręku społeczności lokalnej jesteśmy w stanie załatwić więcej. Jeszcze chciałbym też jakby przedstawić taką informację, że ostatni konkurs do najlepszego dzielnicowego w powiecie lubelskim, a co zarazem idzie na dzielnicowego w województwie dolnośląskim, tutaj no, miejscowy, dzielnicowy, starszy dzielnicowy, młodszy aspirant Łukasz Mrozik zajął w powiecie pierwsze miejsce i uplasował się na dość dobrym miejscu w województwie dolnośląskim. Też proszę wziąć pod uwagę, że jest to stanowisko starszego dzielnicowego, jest to piąta grupa. A dlaczego o tym mówię? Bo w Gryfowie ja nie mam takiego stanowiska. U mnie są tylko dzielnicowi, dlatego też proszę zauważyć, że doceniamy tą jakby
potrzebę docenienia i wzmocnienia posterunku, te też jakby najlepsi są tutaj oddelegowani. Nie ma ich dużo, ale dbamy o nich i tak jak na początku zaznaczyłem, jest to stanowisko starszego dzielnicowego. Jest to dość wysokie stanowisko w strukturze organizacyjnej, a w Gryfowie takiego dzielnicowego nie ma, są tylko zwykli dzielnicowi. Także też proszę to docenić, że jest taki człowiek, który zrobił jest taki troszeczkę celebrytą mirskowym mundurze, który myślę, że dobrze świadczy i też i o Mirsku. To myślę, że z takich ważniejszych informacji to by było wszystko. Korzystając jeszcze z tej okazji, bo też z uwagi na to, że to dopiero marzec, ale to jest chyba ostatnia sesja poświęcona bezpieczeństwu w tej kadencji i myślę, że tutaj na ręce Pani Przewodniczącej chciałbym złożyć wielkie podziękowania za ten wkład finansowy, ale to na ręce Pani Przewodniczącej, myślę, że wszyscy wiedzą, że to te podziękowania są dla wszystkich radnych, którzy jakby pochylali się z troską na tą sytuacją finansową, bo i zakup pojazdów i wyposażenie posterunku i teraz tego modernizacja. Także wiele, wiele jakby pochwał z naszej strony na jakby dźwiganie tego ciężaru finansowego, z którym byśmy sobie sami jako nie poradzili. Dlatego Panie Przewodniczący, jeszcze raz za ten czteroletni wysiłek, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I też jakby od policjantów i od komendanta powiatowego wielkie podziękowania za te 4 lata, bo naprawdę było przy czym robić, dużo się działo, ale myślę, że mimo tego, że czasami uwagi są, jak tutaj Pan Radny zaznaczył, pewne punktowania muszą być, jesteśmy na to przygotowani, to jednak w ogólnym rozrachunku ten bilans jest dodatni. I myślę, że z uwagi na to, że pierwsza sesja, która się spotkała w Wielkim Tygodniu, jakby jest poświęcona bezpieczeństwu, także dla wszystkich, dla Pani Przewodniczącej, dla Radnych, dla Pana Burmistrza i dla gości serdeczne życzenia, przede wszystkim spokoju, bo to jest chyba najważniejsze. Niektórzy życzą wesołych, zdrowych, ale my to ze strony służb mundurowych życzymy przede wszystkim spokojnych. Także z mojej strony to wszystko. Jeszcze tylko kierownik ruchu drogowego, troszeczkę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bo to jest ważny element. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i za podziękowania i za życzenia. Myślę, że one należą się nie tylko Radzie, ale również Panu Burmistrzowi. I proszę Państwa, zanim przejmie głos, to inny chciałabym przywitać na naszej sesji Pana Roberta Pietryszyna, specjalistę do spraw szkoleń Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. I rozumiem, że Pan Komendant zadysponował, że teraz głos zabierze kierownik do Biura Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Rówku Śląskim. Oczywiście. Obecność kierownika jest uzasadniona, bo zawsze jakby grą pytań jest skierowany właśnie do Biura Ruchu Drogowego. Myślę, że w tej tradycji stanie się zadość. Stąd właśnie obecność kierownika. Bardzo proszę Pana Wiktora starszego kierownika sztabowego o zabranie głosu. Dzień dobry. Dziękuję Państwu za możliwość uczestnictwa w Radzie. Czego by było prosić dalej? W każdym razie, jeżeli chodzi o Państwa gminę, bo to najbardziej Państwa interesuje. Stan bezpieczeństwa Państwa gminy, jeżeli chodzi o ruch drogowy, oceniamy obecnie w stosunku do roku 2016 jako gorszy. Doszło do zdarzeń drogowych, które wniosły za sobą ofiary śmiertelne. Były to 2 zdarzenia w miejscowości Rębiszów, w drugiej miejscowości, znaczy pomiędzy miejscowościami Rębiszów a Dajówka. Były to oczywiście to są zdarzenia, że zarówno policja, jak i państwo, jak i samorządowcy, czy też zarządcy dróg powiatowych bezpośrednio nie mieli wpływu na te zdarzenia. To znaczy chodziło o to, że to były zdarzenia, które w żaden sposób poprzez jakieś działania prewencyjne, represyjne, nie mieliśmy wpływu na to, przez infrastrukturę. Natomiast jeżeli chodzi o samą ilość zdarzeń, ilość wypadków drogowych na Państwa terenie, też ten wzrost w zeszłym roku odnotowaliśmy, było to między innymi związane z pogarszającą się infrastrukturą drogową na drodze 361 w tej chwili już dzięki zarówno Państwa drogowym, jak i naszym, bo wysokości wiele wniosków jak zarządcy drogi, udało się w końcu drogę ten 361 miejmy nadzieję, że po wyremontowaniu nie dojdzie tam do kolejnych zdarzeń, bo przeważnie skutek jest taki, że jak ona nawierzchnia zostanie oddana do użytku, to może być taki porządkowy fazach, to się to odwrotnie.
najczęstsze przyczyny. Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, to od wielu lat są wskazywane te same, czyli niedostosowanie prędkości do warunków oraz niedostąpienie pierwszeństwa przejazdu. Także tutaj ukłon w Państwa stronę również został wykonany. Już od 2 lat prowadzimy działania sukcesywnie na trasie 361 poprzez działania koordynacyjne. Również staramy się w miarę możliwości ściągać policjantów z innych jednostek przy wykorzystaniu motocykli, co już też Państwo zresztą mogli zauważyć zapewne w zeszłym roku. Również przy współpracy z Panem Sekretarzem w miarę możliwości te służby dodatkowo płatne dysłokujemy na terenie Mińska, jak i miejscowości na terenie gminy. Mam nadzieję, że w tym roku ta tendencja również się utrzyma, że będziemy nadal, tak jak Pan Komendant zauważył, będziemy nadal korzystali z Państwa pomocy i będziemy mogli w jakiś tam sposób przyczynić się do poprawy tego bezpieczeństwa. To już są działania praktyczne. To jest informacja o prawie makrofonie, który Pan Komendant też wspominał. Od 2 lat ona działa, zostały tam nowe narzędzia wtrącone do funkcjonowania tej mapy. Chodzi tam o to, że można zamieszczać szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń, to co Państwa interesuje, bo nieraz informacja, którą dostaniemy taką czysto syntetyczną od Państwa anonimową, trzeba zaznaczyć, nie oddaje ona pełni zagrożenia, jakie Państwo mogą wyrazić. Można tam anonimowo wprowadzić szczegółowo anonimowe informacje, jaka Państwa interesuje. I tak jak Komendant słusznie zauważył, będziemy w tych obszarach to reagować. Nie jest to czyste, puste zgłoszenie, na każde zgłoszenie reagujemy. Także możecie być Państwo pewni, że Państwa głos będzie w tym momencie wysłuchany. Pamiętamy tylko o tym, że nie traktujemy tej mapy jako zgłoszenie alarmowe, czyli jak mają Państwo jakąś informację, która bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu życia bądź zdrowia, to tak czy inaczej kontaktujemy się na numery alarmowe, tą mapę traktujemy jako taki element anonimowy kontaktu pomiędzy nami a Państwem. Ja to wszystko dziękuję, ewentualnie jakieś pytania, jeżeli są. Zapewne już tutaj słyszałem o pytaniach, ale z Gminą Wojewódzką, o Dębiszu. To już tak wstępno, może wyprzedzając to pytanie, to może już powiem, bo tutaj sytuacja jest od 2 tygodni przerobiona zarówno ze mną, jak i z zarządcą drogi panem Markiem Zakowskim. Jeżeli chodzi o to ograniczenie na mości 30 ton, pan zarządca drogi zezwolił na korzystanie dla tych pojazdów, warunkowe tak zwane zezwolenie jest dla tych pojazdów, które tam tędy przejeżdżają. Pod warunkiem, że biorą będą odpowiedzialność za przewyższenie tego głosu. W międzyczasie wspólnie. Proszę. Bardzo proszę powtórzyć, bo nie zrozumiałem. Biorą odpowiedzialność za. Ewentualnie straty, jakie zostaną poniesione na warunki drogi, czyli zarządca takie warunkowe dopuszczenie zrobił. Natomiast z naszej strony, jeżeli chodzi o policję i o zarząd powiatowych, zostało ograniczenie tonażowe tam bodajże do 10 ton w kierunku Jędrzejowa wprowadzone. Po wprowadzeniu tego zakazu również tam dysłokowaliśmy patrole. Obecnie nie mamy informacji, żeby tam pojazdy ciężarowe się przemieszczały. Przemieszczają się od Kieciszowic. Jeżdżą nadal. Znaki stosują się do znaków. Będziemy w takim razie dalej gdzieś w tym kierunku działać. Jeszcze w dniu dzisiejszym akurat przed sesją rozmawiałem z panem Szkulanem z jakiej informacji pytałem właśnie jeszcze o tym drodze Rębiszu, czy miał jakieś sygnały, nie było żadnych sygnałów. Także od pana tej chwili. Ale dalej ten cały tranzyt, który idzie do kopalni? Wyrywkowo. Ale też do kopalni, wiemy, że do kopalni miał. Mogę Państwu obiecać, że to na pewno w tym razie wspólnie patrole. Było sukcesywnie przez 3 dni kolejne po wprowadzeniu tego znaku patrole kontrolowe dojeździły, pilnowały, jeśli tego nie objawiły, jak na nas chcieli, tak jak jechać powinny.
tej kierownikowi, czy są pytania pod adresem panów policjantów? Myślę, że w dyskusji jeszcze pewnie wrócimy do sprawy dróg, ale może konkretne pytania odnośnie wystąpienia. Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć o znak drogowym, ograniczenie do 40 ton przy wyjeździe z Miska w stronę na Grybu przed mostkiem na wysokości ZPL. 30. Jest znak 30 ton, a tam jeżdżą pełne załadowane tiry. To jest to, o czym mówiłem na początku. Aha, myślałem, że to chodzi tam o remiszu. Dobrze, to później kolejnym etapem, tak, później kolejnym etapem. Bo, ponieważ tutaj Zarząd Dróg Powiatowych nie ma możliwości ingerencji, bo to jest drogowa miejska, nie ma możliwości ingerencji do znakowania, żeby zapobiec jakby dalszemu niszczeniu drogi powiatowej, bo to się głównie rozchodziło między miejscowościami i miejscami Rzeszu, to wprowadził ograniczenie tonażowe. Ale to nie o tym rozumiem, o drogę 361. Tak, no to jest to, co na początku mówiłem. Tam zarządca drogi warunkowo dla inwestorami. A druga sprawa, jeżeli można od razu, znak drogowy, ograniczenie do 70 w Orłowicach. Między Orłowicami a Świeradowem od jakiegoś czasu, nie po, od paru miesięcy, możliwe, że nawet do roku, postawiono znak 70 i tam jest bardzo dużo wypadków. Coś innego znaku, jest tam droga bardzo okrętna. Tak. Nie, to jest szansa zoptowana. Jest to jasne. To nie się na pewno nie ma nasz wniosek. Proszę zwrócić uwagę, ile tam w ostatnim czasie jest wypadków. Przeważnie są to nie tubylcy, tak powiem, bo my wiemy, jak tam jeździ, że tam są niebezpieczne. Natomiast są tymi rejestracjami samochody. Nie powiem dokładnie ile, ale kilka. Mogę obiecać, że zwrócę na to uwagę, bo jeżeli faktycznie takowe podniesienie prędkości w obszarze zabudowanym do 70, to ja uważam, że pan ulicy też to wszystko kiedy. Na tym obszarze pomiędzy Świeradowem to jest zupełnie inna sytuacja. Tam też jest zawodnika, ludzie chodzą po prostu, żeby wnioskować o winę. Jeżeli są strzelce, to macie tego zdania. Bardzo proszę, pan radny, kierownika drogowego chodzi o drogę powiatową Mińsk Giebut. Ja zgłaszałem tam już interpelację przez pana sekretarza. Klinterem też tą mapę zagrożeń. Efektów żadnych, nie ma żadnej kontroli prędkości, no, rajdy samochodowe wieczorami, weekend. Także to jest problem bardzo gorący mieszkańców, tutaj gminy mieszkańców ulicy Pocznej, Łąkowej, Mickiewicza, zgłaszam tą sprawę. Nie wiem, czy mam gdzieś wyżej, czy po prostu interweniować. Ja pamiętam, rozmawialiśmy telefonicznie po naszych rozmowach, tam były patrole również skierowane na jakichś tam rażących naruszeń. Był tam wypadek, nie odbyły. Był tam potrącenie dziewczynki w gimnazjum, która wpadła pod samochód. Zdarzenie było. Ale tak na miejscu też było. Znaczy, jeżeli chodzi o same przekroczenia prędkości, tam rażących nie było. Natomiast jeżeli takowe zagrożenia nadal występują, to nie widzę problemu. Także prosimy jeszcze raz. Jak najbardziej będziemy proszę. Bardzo proszę, pan radny. Tutaj kolega mówi, że może te interwencje by się przydały. Ja mówię, że czasami policja działa nadreaktywnie, powiedziałbym. To powiem o historii, która miała miejsce na ulicy Zdrojowej. Jest to rozkopany chodnik, ponieważ tam są prowadzone prace, nazwijmy to budowlane, kanalizacyjne. Młodzież, jako że jest zamknięty ten chodnik, był taką barierką, przechodzi na drugą stronę ulicy i idzie przy krawężniku, nie? Ja z mojej inicjatywy tu pani dyrektor napisała pismo do pana burmistrza, żeby tam skierować strażnika miejskiego, żeby zadbał o bezpieczeństwo, ale już skracam. No i była taka sytuacja, że rzeczywiście ta młodzież wyszła ze szkoły, podjechał samochód policyjny, no i wystawił mandat w wysokości 200 zł, dlatego że młodzież nie szła tym chodnikiem. Jak powiedziała, że tam są prowadzone prace budowlane, to odpowiedź była taka, że tam jest tyle miejsca, że można obok tego dołu wykopanego, gdzie tam jest z tymi maszynami, przejść czy przecisnąć się. Ja wam powiem tak, no, można było nie przyjąć mandatu, można było jakoś inaczej, no ale to są młodzi ludzie, oni no, widzą mundur, zachowują się tak, że po prostu nie protestują. Tutaj bardzo byśmy prosili, żeby adekwatnie do sytuacji reagować i nie od razu mandatem, można było pouczenie, można coś tam, nie? Przecież nikt nie robi tego celowo, to nie jest tak, że wychodzą. Także tych prac było. Dlaczego o tym mówię? Bo i w Gryfowie są rozkopane
fragmenty jezdni, tam też i chodników, i u nas. No i ta droga 361, ale bardzo byśmy prosili imieniu mieszkańców, żeby adekwatnie, że tak powiem, do sytuacji, do zdarzenia reagować, czy nie od razu tam powiedzmy karać Honda. Dziękuję. Sobie głos wybieram bardzo podobną sprawę, właściwie to miało być pytania, ale skoro już wymieniamy się uwagami, to sobie też pozwolę na jedno. Pan komendant wspomniał, że gmina zakupuje tak zwane ponadnormatywne służby. I to od mieszkańców słyszałem wiele słów na ten temat. Bardzo często panowie, którzy pełnią tą ponadnormatywną służbę, zaczajają się na rynku i szukają chętnych do mandatu. Ja rozumiem, że trzeba chodzić po pasach. Rozumiem. Ale czy każdy człowiek, który przejdzie nie po pasach, w tym miejscu, gdzie dawniej były pasy, gdzie on gdzieś ma tam świadomość utrwalona, że te pasy były, muszę od razu płacić mandat. Czy nie można zacząć od pouczenia? Skarżą się głównie osoby starsze, emeryci, dla których taki mandat, czy 50-złotowy, czy 100-złotowy jest naprawdę dużym wydatkiem, i skarży się młodzież, ze szkoły średniej. Ja myślę, że po to te ponadnormatywne służby finansujemy, żeby tych policjantów też było widać gdzieś za rynkiem. No, szczególnie na tych odcinkach dróg, gdzie jest naprawdę niebezpieczny, gdzie zgłaszamy, że nie wszyscy respektują zasady ruchu drogowego. Tam, gdzie jest naprawdę duże zagrożenie. No ja myślę, że trzeba troszeczkę może porozmawiać z tymi panami, którzy tą służbę pełnią, żeby może nie zaczynali od razu od mandatów i do tych najwyższych, tylko może najpierw od pouczeń. Pouczenia też bywają skuteczne. Proszę zrozumieć też nas. Jeżeli chodzi o te działania profilaktyczne, to my również je prowadzimy w szkołach. Prowadzimy je w przedszkolach. Także nie ma to tak, że nas z naszej strony jest tutaj właśnie depresja. Ja mówię szczególnie o tych ponadnormatywnych, bo to wtedy sprowadza się do patrolowania rynku i jak ludzie przewodzą, czy po pasach, czy nie. Absolutnie to nie jest tylko i wyłącznie podczas służby normatywnej, to jest wpisane w stały element pracy policjantów, szczególnie ruchu drogowego. Proszę też zrozumieć, że jeżeli policjanci ruchu drogowego są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oni muszą w ten sposób działać. To, że są działania ukierunkowane na osoby pierwsze, to nie bierze się znikąd, to bierze się z tym, że te osoby faktycznie giną. Mieliśmy swego czasu olbrzymi problem na terenie naszego powiatu, gdzie dużo ludzi, dużo osób pierwszych ginęło, i to szczególnie starszych właśnie w wieku między 50 a 80 lat, bo oni mają najmniejsze szanse tak naprawdę na przeżycie, jeżeli dojdzie do zdarzenia z pojazdem. Często było to wskazywana właśnie wina tych osób pieszych poprzez niewłaściwe poruszanie się, bądź przebieganie przez pojazdy. Także proszę nas zrozumieć, że te działania już represyjne są tak naprawdę po to, żeby pewne nawyki ludzi wyrobić. Natomiast mówię, te działania profilaktyczne, tak jak pan wspominał o tym pouczaniu, musimy sobie pewne rzeczy uświadomić. Te działania profilaktyczne są prowadzone, będą prowadzone i one są po prostu już, ten etap działań profilaktycznych kończy się na tych szkołach, prawda? Natomiast już w życiu dorosłym już musimy ponosić odpowiedzialności za te swoje czyny. Dziękuję, no ja zostanę przy sobie. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, wykorzystując tutaj obecnych panu policjantów? Pan Sołtys, bardzo proszę. Takie jedno pytanko, bo sytuacja miała miejsce na przełomie Mińska-Mroczkowic, Kodino. Była pani mieszkanka Mroczkowic, wychodząc od Dino, udaje się w stronę Świeradowa, musi iść w lewą stronę. A z Dino przechodziła na drugą stronę. Tak, i tam dostała 50 zł mandatu. Na pytanie do policjanta, dlaczego ją każe i co ona ma zrobić, nie? Żeby przejść, żeby iść. Kazał jej się wrócić do pierwszych pasów, a pierwsze pasy są przy moście w Mirsku. Ogólne przepisy ruchu drogowego regulują, w jaki sposób się poruszamy. Tutaj już w tym momencie ciężko się odnieść do konkretnej sytuacji, bo tu już w tym momencie zajmujemy się rozwiązywaniem kazusików. No tak, ale ta pani dostała mandat, sama poszła dalej, mieszkańcy Mroczkowic co mają zrobić? No trzeba przechodzić przez ulicę, tak? To już byśmy musieli dokonać lustracji terenu, zobaczyć jak to wygląda. W tej chwili ciężko jest się odnieść do czegoś, czego nie widzę.
Ja byłbym na miejscu, pokazałbym panu dokładnie, w którym miejsce głosimy, ja byłbym w stanie wtedy powiedzieć, jaki przepis, w jaki sposób to będzie regulowało, żeby bezpiecznie zgodnie z przepisami przejść do ja może podsumuję troszeczkę, bo oczywiście możemy się do jednostkowych jakby przykładów jakby odnosić i możemy zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, tylko myślę, że nie o to chodzi. Ja powiem, jakby wracając do tego tematu przechodzenia przez pasy i tak dalej, jakby pobierania tych takich popełnianych wykroczeń. Ja co miesiąc przyjeżdżam do pana burmistrza, do pana sekretarza na rozmowę w sprawie bezpieczeństwa. Parkuję na parkingu przy ulicy Kościelnej, idę na piechotkę, po pasach, przechodzę i idę. A mieszkańcy Mirska 90% na zakazie, przed pasami, za pasami i efekt pouczeń naprawdę się wyczerpuje. Każdy musi mieć świadomość swojego działania i branie odpowiedzialności, branie konsekwencji. No bo zaczniemy łatwo popadać, że tu myślę, że komendant pełniący obowiązki komendanta ma tą świadomość, że Straży Miejskiej, że te pouczenia jakby swoją formułę naprawdę wyczerpują, bo po to ktoś te oznakowanie wprowadza, ktoś wprowadza pewne regulacje, żeby przestrzegać. I tutaj myślę, że komendant też mógłby sobie stanąć na rynku, koguta postawić na tym i mógłby sobie przejść, tak? Ale zasadniczo nie robię, idę jak tak jak pan mówisz, tworzył parking i przechodzę. Znaczy tutaj naprawdę nie odnosi się do jednostkowej jakby sprawy, bo każdy ma tam swoje, jakby tutaj jak kierownik zaznaczył, działania ukierunkowane na pieszych biorą się z analizy prowadzonej przez Komendę Główną, przez Unię Europejską, która wskazuje na elementy, na które my musimy reagować i my z tej działalności jesteśmy rozliczani. Funkcjonariusz ruchu drogowego pełniący służbę mobilnie no nie prowadzi działalności profilaktycznej, tylko ukierunkowanej na represję. No, tak musimy rzeczy po imieniu nazywać. Tak jak kolega tu zaznaczył, prowadzimy inne działania. Dzielnicowy chodzi do przedszkola, pokazuje dzieciom, jak te zachowania być, mają się jakby odbywać. Także gro działań się prowadzi, tylko naprawdę nie starajmy się jednej sytuacji uzasadniać, czy pewne działania są dobrze prowadzone, czy źle, bo zaczniemy tak po prostu troszeczkę ślepą uliczkę. No z tego sklepu Dino to niestety tam ludzie przechodzą, to nie jest jedna osoba przeszła. Ale chciałbym zaznaczyć, że my nie prowadzimy organizacji ruchu. No my nie tworzymy miejsc pracy, marketów, my po prostu mamy egzekwować. No nie my jesteśmy od tego. Bo tak, bo ja wiem, że zawsze będzie lżej przyjść najkrótszą drogą. Mamy przykład przy cmentarza zawsze. Każdy chce przyjechać na cmentarz po sam grób praktycznie. Nie może zostawić pojazdu. Także no nie my odpowiadamy za organizację. No jest zarządca drogi, terenu i tak dalej. My po prostu mamy tylko i wyłącznie egzekwować i nie dopuszczać do popełniania przestępstw wykroczeń czy wypadków śmiertelnych, bo takie później mają miejsce. Także proszę pod tym kątem. Ja nawiązując właśnie do tego przykładu. Dobrze. Mówimy, że trzeba się, policja powiedziała, trzeba się cofnąć do pierwszych pasów. No przepraszam bardzo. Idę mrożkowitami, środek wsi. Prawda? Idąc w kierunku Mińska. Większość domów, taki przykład hipotetycznie. Większość domów jest po prawej stronie. Chcę do któregoś domu wejść. Idąc według prawa, idę lewą stroną, lewym pobocznym. Ale muszę przejść na prawą stronę. Proszę wam wszystkim powiedzieć, jakie musimy wykonać czynności, żeby prawidłowo przekroczyć tą drogę. I to się odnosi właśnie do tego samego. I nie ma pasów. Ma pan dojść do danego domostwa, porusza się pan lewą stroną. Dojść do danego domostwa, to przechodzi pan w tym miejscu najbliższym tego domostwa. I teraz jest to jasne dla wszystkich. I wszyscy możemy przekazać ten demokrację. Nie będzie szkodowe. Proszę, głos za. Wtedy można się upierać w organizacji. Ja mam tutaj też pytanie o tą drogę ze Świeradowa do Mirska przez Orłowicę. Już pan radny Mękę wspomniał. Tam jeszcze warto dodać, że jest taka ciekawa twórczość, ponieważ jest 70, 300 metrów jest znów 40, za kolejne 300 metrów jest skreślenie 40. Wyjeżdżamy na taką dłuższą prostą, gdzie niby znaki poziome na jezdni wskazują zakaz wyprzedzania, ale nikt tego nie respektuje. Tam bardzo niebezpiecznie, ponieważ tam się wyprzedzają. Może tam warto byłoby zmienić po prostu znakowania i dodać, jeśli już to, jeśli tam mówisz o skreślenie 40, warto może dodać zakaz wyprzedzania na znaku pionowym, nie tylko poziome, ponieważ tam są stare znaki, kiedy były poziome, że można było, potem, że nie można i nikt tego nie respektuje. To jest droga ze Świeradowa do Mirska w Orłowicach konkretnie. Ten odcinek, który pan Mękę wspomniał, jeszcze dalej troszkę. Ja przede wszystkim chciałem sprawdzić tą 70, zobaczyć.
ustalić, dlaczego ona tam została postawiona. Urzędnik z Wrocławia za biurka postawił. Tak, no bo to jest... Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jest to urząd niebezpieczny. Nie wiem, czy jest to urząd niebezpieczny. Tak jak powiedziałem, jeżeli to zobaczę, ale bardzo proszę o na pewno właśnie z strony będzie wnioskowanie, że to jest poprzedniej organizacji ruchu, czyli obszaru zabudowanego z prędkością dopuszczalną 50. Dziękuję. Czy kto z Państwa jeszcze, Pan Zbogny, bardzo proszę. Nie mówię, był taki przypadek, że zostało szambo wypuszczone do strumyka Dziemutowskiego. I to zostało zgłoszone przez strażnika miejskiego i przez pana burmistrza do milicji, ja do policji. W tej sprawie. Faktycznie takie doniesienie trafiło, że obecnie są prowadzone czynności w tej sprawie. Także jeszcze efektu kończy, są zbierane dokumenty. Także decyzja merytoryczna, myślę, że w tej chwili zapadnie w tej sprawie. Także to są czynności, co a tak jeszcze wracając do milicji, to zawsze taki jeden slajd był, że ze stażem już 30-letnim nie mogę żadnego policjanta. Milicjantów już u nas nie ma. Dziękuję bardzo. Czy mogę Państwu jeszcze pytania uwagi od panu policjantów? Jeżeli nie, to proszę o zabranie głosu. Proszę do kolejnego gościa. Kto z Państwa chciałbym? Bardzo proszę. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, pan Mariusz Grus. Państwo radni, panie burmistrzu, a na siedzącą też pozwolę sobie parę słów będzie tak wygodniej, parę słów powiedzieć. Przygotowaliśmy dla Państwa, z tego typu z Panią rozmawiamy, to jeszcze Państwo nie otrzymaliście, ale otrzymacie na pewno analizę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i sytuacji zdarzeniowej za rok 2017 na terenie gminy miasta. Jeżeli chodzi o stan zabezpieczenia, stan sytuacji przeciwpożarowej na terenie Miska, to od kilkunastu lat nic się nie zmienia, czyli ani się sytuacja nie pogarsza. Myślę, że się polepsza w sensie takim, że z naszego punktu widzenia nie ma tu jakiegoś większego przemysłu. Z waszego punktu jest to negatywne, bo brak miejsc pracy. Ale z naszego punktu jest to takie działanie pozytywne, że nie ma jakiegoś ciężkiego przemysłu, jakiegoś przemysłu niebezpiecznego. Ale niemniej no, na terenie gminy i miasta Miejskim no, troszeczkę zdarzeń w zeszłym roku prowadziliśmy na ogół na 1017 zdarzeń w całym roku na terenie powiatu lubelskiego. 337 zdarzeń miało miejsce na terenie gminy miasta Miejska, czyli jest to 33% ogółu wszystkich zdarzeń na terenie powiatu. Tych zdarzeń to rozkłada się mniej więcej następująco, czyli 264 były to miejscowe zagrożenia, czyli nie działania pożarowe, 69 pożarów mieliśmy na terenie miasta Miejska i 4 alarmy pokrzywe. Jak powiedziałem, to ogół to stanowi 33% tych działań, czyli znacząca ilość tych działań była na terenie gminy miasta Miejsc prowadzona. Część tych działań były to działania, my to nazywamy działania nietypowo ratownicze, czyli część działań było prowadzone przez tutaj miejscową jednostkę OSP Miejskiego. Było to związane z dowożeniem wody do osób potrzebujących. Niemniej też jest to uwzględniane w naszej statystyce. Jeżeli chodzi o tą ogólną działalność OSP na terenie gminy miasta Miejska, to już przeczytam, przedstawię się następująco, bo macie 11 jednostek OSP, w tym dwie jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli jest to Miejsk i Rębiszów. Tak Miejsk wjeżdża 276 razy, w tym 3 razy poza teren rejonu, to terenem działania wszystkich jednostek OSP jest teren powiatu, czyli 3 razy wyjeżdżali koledzy z Miejska poza teren powiatu, czyli były to działania na terenie powiatu lubańskiego prowadzone.
OSP Rębiszów wyjeżdżał 51 razy, Głogowice, Krowica 41 razy, w tym 11 poza teren powiatu, Biebuntów 20 razy. Pozostałe jednostki, czyli Brzeziniec, Gierczyn, Grudza, Karłów, Cieszowice, Proszowa, Rzecznica nie wyjeżdżały w ogóle do działu. Jeżeli chodzi o przyczyny powstawania tych zdarzeń, no to w przypadku pożarów to są najczęściej mamy do czynienia z podpaleniami. U nas się to kwalifikuje jako podpalenia ktoś zatruszy ogień, jest to takie podpalenie. Później miałem niewłaściwe eksploatacje urządzeń na paliwo stałe. Tu mówimy o pożarach przewodów kominowych, czyli tej popularnej sadzy. Tu jakby drogi działań w zakresie pożarowym jest prowadzone. Teraz będę w wnioskach mówił o co mniej więcej w tym wszystkim chodzi. Niestosowanie osób dorosłych, dzieci, wady środków transportu i część jest przyczyn nieustalonej. Tutaj koledzy z policji, wtedy jak my wpisujemy, że jest przyczyna nieustalona, to koledzy z policji prowadzą dochodzenie i starają się tą przyczynę ustalić razem z biegłym w zakresie pożarnicy. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenie, to tu my jesteśmy znani na przede wszystkim na siły natury, jak są silne wiatry, no to wtedy my mamy pracę, mamy zajęcie, powtórzę, wysygnopady deszczu, jakieś roztopy, czy tego typu, gdzie przyczyny są w większości przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ogólnie ta ilość zdarzeń na terenie gminy mniej więcej na takim samym poziomie się utrzymuje. W kilku latach, w 2013 było to 263, w 2013 153, w 2015 575, w 2016 273 i w tym roku właśnie te 337. Większość tych, tak jak powiedziałem, macie jednostki OSP jest ich 11, w tym dwie w systemie ratowniczo-gaśniczym. W związku z lokalizacją samej gminy, czyli oddaleniem od naszej siedziby komendy powiatowej, powyżej tych 30 km. Czas nasz dojazdu do zdarzenia przekraczy te 20 minut. No to tutaj większość tych zdarzeń w pierwszej kolejności jako obsługuje jednostki OSP. Przede wszystkim tutaj miejscowa MISK, gdzie Rębiszów, Krowica, Ołowice i Giełbudów, czyli jakby takie cztery jednostki wiodące, które jakby do działania wyjeżdżają. Tu chciałbym tu kolegów z Miska i z Rębiszowa pochwalić, bo czas reakcji na nasze alarmowanie do działań nie przekracza 10 minut, praktycznie 6-7 minut jednostka nam zgłasza gotowość do wyjazdu i wyjeżdża do działań ratowniczo-gaśniczych. Tutaj po prostu chwała kolegom z OSP, bo muszą się odebrać od pracy i do tych działań wyjeżdżać. Chociażby to ostatnie działanie, tak na terenie, jak już kolega Wojciech mówił o tych działaniach w miesiącu styczniu przy wybuchu z gazem i zawaleniu się kamienicy, no to po 3 minutach, tak, to już była pierwsza jednostka na miejscu zdarzenia, czyli był to MIS, później dojechał Rębiszów i praktycznie działania były po prostu już prowadzone. Nasz czas dojazdu 22 minuty, jeszcze nasza jednostka, jak to jest pożarny, pojawiły się na miejscu działu. Jak tu też Wojtek mówił, no działania zostały, oczywiście prowadzimy analizę tych działań ciągle. Tu chodzi przede wszystkim o właśnie nasze czasy operacyjne, dojazd naszych jednostek i grup specjalistycznych spoza terenu powiatu, ale no, na chwilę obecną można powiedzieć, no, że działanie jest to przeprowadzone na dobrym poziomie, nie będziemy jakiś bardzo dobrym, będziemy się strasznie wychwalać, ale mówię na poziomie dobrym. Tu też właśnie też podziękowanie na pana burmistrza za to nasze wsparcie logistyczne, czyli to nie może nie zakwaterowanie, ale zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla strażaków, bo troszeczkę strażaków ponad 20 funkcjonariuszy ze swojej straży pożarnej przybyło na miejsce prowadzonych działań, trzeba było ich wyżyć.
bez dyskusji nie pan burmistrz podjął się tego zadania. Jeżeli chodzi o naszą, no jakby to zapewnienie tego to poczucia bezpieczeństwa w procesie ochrony pożarowej jest związane z naszą działalnością prewencyjną. Taką też działalność prowadzimy i też działamy szkolenia na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wspólnie tu i z policją, z innymi podmiotami czy to działającymi w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są prowadzone kampanie społeczne. Najgłośniejsza to była kampania Kręci Niebezpieczeństwo i wspólnie z policją prowadzimy działania w przedszkolach, w szkołach, organizujemy różne pokazy też, jak do nas się ktoś zwróci, żebyśmy takie działania przeprowadzali, to przeprowadzamy. Oczywiście też koledzy z OSP te działania prowadzą, tu prężnie działa i NIC, i Remiszów w tym zakresie. I takie działania prowadzimy. Ale niemniej też w strukturach jakby komendy funkcjonuje Wydział Kontroli Rozpoznawczych, który zajmuje się kontrolą obiektów, przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej. I w zeszłym roku przeprowadziliśmy na terenie gminy i miasta Mińska kontrolę w obiektach, czyli stacje paliw były kontrolowane, zapatrujemy Wigolen, Dom Pomocy Społecznej w Mińsku i Zespół Szkolno-Przyszkolny w Mińsku. Były te kontrole prowadzone i też w międzyczasie była też taka zlecona kontrola przez pana Ludzkiego nakazana kontrolę sieci hydratowej na terenie całej gminy. Przeprowadziliśmy tą kontrolę tej sieci hydratowej. Ja tutaj, że tak powiem, trochę usprawiedliwiając kolegów z policji, my jesteśmy podmiotem mniej represyjnym niż policja. My nie mamy nakazanej, że tak powiem, uzupełniania statystyki, że musimy gdzieś tam mandatów nałożyć, gdzieś kontroli przeprowadzić ale no, tak to po prostu wygląda. Znaczy ogólnie mamy takie uprawnienia, ale jako my jesteśmy zmuszani do tego, żeby z tych uprawnień swoich skorzystać. Na razie nasi zwierzchnicy mówią, że nie każą nam się zastosować nałożonych mandatów i tego musimy jakby wykonywać. Oczywiście jesteśmy na kontrolach, to nie jest tak, że nie przychodzimy i wszystkich głoszczemy. Oczywiście po każdej kontroli w każdym momencie jest wydawana, czy znajdujemy jakieś uchybienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jest nakładana wtedy na właściciela, zarządcę lub użytkownika danego obiektu, w zależności jest wpisana też umowa, to też jest bardzo ważne. W takiej kolejności jest nakładana decyzja i są terminy określone do usunięcia tych uchybień i ten dany podmiot musi się w tych terminach i usunięciem tych uchybień z tych terminów wywiązać. Tak jak powiedziałem, też prowadzimy działalność szkoleniową na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Mówimy o jednostce OSP, prowadzimy takie szkolenia. W zakresie podstawowym jest to kurs ratowników OSP. Raz w roku jest zorganizowany kurs dowódców i kurs w zakresie współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Te szkolenia raz w roku jest wykonywane, są zgłaszani chętni i praktycznie z gminy Mińsk zawsze na te przydzielone ilość miejsc w pełni są, że tak powiem, obsadzone te miejsca i dowódcy OSP z tych miejsc korzystają. Oczywiście potrzeby szkoleniowe są znacznie większe niż my możemy przerobić, ale też robimy to z pracownikami komendy, chociaż nie możemy zdecydować pracowników, w tym terminie możemy tylko te szkolenia przeprowadzać, bo koledzy z OSP pracują, nie mogą w godzinach porannych w ciągu tygodnia przyjeżdżać do nas na szkolenia i wtedy najczęściej to robimy w weekend. Tu jest jakby, mamy takie też drobne kłopoty z proszę. Mamy taki kłopot z OSP, że no, widzimy, że są pewne już braki z chętnymi tak, do służenia w szeregach OSP.
tu wiem, że Mirsk i Rębiszów podjął takie działania, że dużo dla najmniejszych, do najmłodszych tam klas tworzą te drużyny dziecięce, pożarnicze i myślę, że jakoś tam powoli sobie poradzą. Ale jak mówię, jest taki kłopot, że no, część ludzi, których nawet przeszkolimy, wyjeżdżają do pracy na zachodzie, ich tu praktycznie nie ma i praktycznie no, stała jakaś tam obsada jest minimum 6 zawsze ratowników do działań wyjeżdża. Co z tych wniosków takich wynika? Bo dużo mamy pożarów w obiektach użyteczności publicznej, w obiektach zamieszkania zbiorowego, w obiektach mieszkalnych w związku z pożarami przewodów kominowych. Jakby mamy możliwość kontrolowania obiektów wielorodzinnych i takie działania będziemy prowadzić, ale nie mamy jakby wpływu na obiekty pozostałe mieszkalne, czyli domy jednorodzinne. Tu nie możemy wchodzić do tych obiektów, nie możemy ich kontrolować. Każdy po prostu za siebie odpowiada i pewnie z informacją pana burmistrza, że jak coś potrzebujemy, jakichś środków finansowych, to żebyśmy się jednak zgłaszali pod koniec roku, jaki jest stworzony budżet i na pewno w tym roku się tutaj zwrócimy do Urzędu Miasta i Gminy, zaplanujemy w budżecie środków na przeprowadzenie kampanii nazwijmy to ulotkowej, żeby po prostu wypuścić ulotki związane w zakresie właśnie pożarów przewodów kominowych, jakie przewody należy kontrolować, co jaki czas okres je trzeba czyścić i po prostu przy pomocą ASP taką kampanię będziemy chcieli w przyszłym roku przeprowadzić. Z takich ważniejszych rzeczy, o których jeszcze chciałem wspomnieć, to jest kwestia właśnie naszej pralni, tak? Tu sam, że nadmienię to. Pralni z odzieży specjalnej, którą chcę utworzyć w naszej komendzie powiatowej w Głuchu Śląskim. Pralnia, koszty całkowity stworzenia tej pralni to jest 150 tysięcy, 120 tysięcy to jest na zakup urządzeń, 30 tysięcy na dostosowanie pomieszczeń do tej pralni. Dlatego też zwrócimy się do pana burmistrza, do urzędu o zapewnienie środków finansowych w wysokości 20 tysięcy na zakup tych urządzeń, czyli jest 5 gmin plus starostwo powiatowe. Przepraszam bardzo, ale my tą sprawę pan burmistrz na ostatnim komisji przedstawił. To z mojej strony to wszystko. Jak są pytania, to bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Czy są pytania pod adresem wystąpienia pana komendanta? Jeśli tak, proszę zabierać głos. Nie ma pytań. Wobec tego proszę naszego kolejnego gościa o zabranie głosu. Pani Patrycja Rybczak, lekarz weterynarii. Dzień dobry państwu. Moja nazwisko Patrycja Rybczak, zastępuje się pana doktora Hołowę, który nie mógł być. Króciutko tylko powiem, bez może żadnych prezentacji, że jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na terenie gminy Mirsk, my oceniamy, że jest dobry i nawet nie bardzo dobry. Większych tutaj problemów weterynaryjnych nie mieliśmy. W zeszłym roku w badaniach kontrolnych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki, czyli chorób zwalczanych z urzędu, nie mieliśmy żadnych wyników dodatnich, ani nawet żadnych podejrzeń. Jeżeli chodzi o zwalczanie choroby łyżkiego u świń, też nie było wyników dodatnich. W pozostałych chorobach monitorowanych, niezwalczanych z urzędu, które podlegają rejestracji, wszystkie wyniki również były ujemne. Na poziomie, na podstawie tych zgłoszeń, które mieliśmy dotyczące pokąsań przez psy, koty lub inne zwierzęta, jeździmy na takie zgłoszenia, weryfikujemy, czy zwierzęta są szczepione. I o dziwo w prawie wszystkich przypadkach tak było, także oceniamy stan wyszczepienia przeciwko wściekliźnie jako dobry. Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że od 2014 roku cała akcja szczepień lisów została przesunięta na ścianę wschodnią, więc 4 lata mamy, już w tym roku minie 4 rok, zwierzęta dzikie są nieszczepione przeciwko wściekliźnie. I prośba jest też właśnie do państwa, czy za pośrednictwem sołtysów, żeby uczulać na to mieszkańców, żeby te zwierzęta były szczepione. Obowiązek szczepienia psów istnieje oczywiście prawny, natomiast należy zwrócić uwagę na koty, które nie są objęte obowiązkiem szczepienia, natomiast no, są też zwierzętami, które szczególnie na terenach wiejskich są no, praktycznie poza kontrolą, więc my ich nie jesteśmy w stanie nadzorować przez cały czas.
Więc tak, taka była prośba. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałam przed chwilką, że stan bezpieczeństwa oceniamy jako dobry, natomiast no, nie możemy zapomnieć o dwóch sprawach, które nas dotyczyły i dotyczyć być może będą. W zeszłym roku mieliśmy temat wysoce zagrożonej grypy ptaków. Tutaj zresztą z Państwem, sołtysami i z gminą przerabialiśmy akcję informacyjną, kontrolę, czy to, że kury były nie do końca wszędzie zamknięte, natomiast poradziliśmy sobie w sposób taki, że no, nie musieliśmy dawać żadnej kary finansowej, które były bardzo wysokie, te kary finansowe. Na terenie gminy jest oczywiście, bo na terenie innych gmin było inaczej. Obecnie oceniany stan bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o grypę ptaków, na naszym terenie nie było w tym roku stwierdzone żadne przypadki, ani ogniska, natomiast ostatnie doniesienia nie są zbyt dobre, ponieważ jest grypa ptaków w Niemczech i jest grypa ptaków w Holandii. Więc, że tak powiem, należy być czujnym, bo jak rozpocznie się na dobre migracja, no to możemy mieć kłopot. Co do afrykańskiego pomoru świń, nie wiem, czy Państwo tutaj macie internet? W tym komputerze? Czy można było mapę zwrócić, czy nie? Nie ma. Jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, no sytuacja jest bardzo nieciekawa. Chciałabym jasno powiedzieć, bo już większość z Państwa na pewno widziała te prezentacje, które myśmy pokazywali na szkoleniach. No jest sytuacja niezbyt dobra, bo pomór afrykański świń idzie w naszą stronę i idzie w sposób szybki. Jest to choroba, która jest niegroźna dla człowieka w żaden sposób. Natomiast jest bardzo śmierciogenna, że tak się wyrażę, dla świń, dzików i wszelkich mieszańców tych gatunków. Obecnie mamy już na wysokości za Warszawą, w naszą stronę, czyli po naszej stronie Wisły, dziki już są znajdywane zakażone ASF-em, więc już nie mamy żadnej bariery naturalnej, została choroba przeniesiona przez linię Wisły. Natomiast kolejną drogą jest od strony województwa warmińsko-mazurskiego, od Federacji Rosyjskiej, tam górą w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego się przemieszcza afrykański pomór świń. W związku z tym zostało zmienione prawo i został wprowadzony program bioasekuracji na terenie całej Polski, który dotknie gospodarstwa, które są objęte hodowlą świń. Na terenie gminy Mysk poziom, mam nadzieję, nie będzie zbyt duży, bo oficjalnie w agencji mamy zarejestrowanych 5 gospodarstw na terenie całej gminy, czego nie wykluczamy, że są jakieś świnie, które nie wszystkie mogą być zarejestrowane, prawda? I jeżeli rozpoczniemy kontrole, które mają się zacząć od 1 kwietnia, nie wykluczamy takiej możliwości, że zostaną ujawnione jakieś stada, które są niezarejestrowane do tej pory. Jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, jest to problem bardzo duży, bo no jest przenoszony za pośrednictwem dzików w sposób powolny, czyli w sposób kroczący, czyli z dzika na dzika się przenosi ta choroba, bardzo szybko zabija, więc nie idzie szybko. Natomiast jest przenoszona na bardzo duże odległości przez człowieka za pośrednictwem jego działań nieodpowiedzialnych, czyli przewożenie mięsa niewiadomego pochodzenia z afrykańskim pomorem świń. Taki problem mają w tej chwili Czesi, ponieważ w samym środku Czech, przy granicy słowackiej, no mają z niczego afrykański pomór świń u zwierząt dzikich. No i tam trwają też bardzo mocne działania związane z próbą eliminacji tego, natomiast nie jest to takie łatwe wyeliminować ten czynnik z populacji dzikiej zwierzyny. Więc jest to bardzo duży problem. No wiadomo, że cała Polska tutaj już się obawia tego, że wystarczy, że ktoś na nasz teren przywiezie tuszę zakażonego dzika, mięso ze zwierząt, które są zakażone afrykańskim pomorem świń, z nielegalnego obrotu oczywiście. Jeżeli takie by trafiło na rynek, to w przypadku wyrzucenia na terenie obszaru leśnego lub jakiegoś parkingu leśnego, czy jakiejś okolicy, gdzie mają do tego dojście dzikie zwierzęta, możemy mieć w każdej chwili, w każdym miejscu Polski, nie mówię tylko o Wirsku, w każdym miejscu Polski każdy może być zaskoczony, jeżeli chodzi o ten temat. Także trzeba tu zwracać uwagę. Podnoszony jest na wszelkich radach problem zatrudniania osób zza wschodniej granicy, które mają bardzo duży szacunek do chleba i obawiają się tego, zwracają uwagę tym osobom, że jeżeli coś przywieźli z domu, żeby broń Boże nie trafiło to do koryta dla świń, albo żeby nie trafiło to na teren leśny, są odpowiednie pojemniki przy autostradach do zrzucania tej żywności, jeżeli już została wwieziona, więc jest, tu widzimy problem, że no może też nas trafić. Może trafić Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, każde województwo. Natomiast u nas jest problem tego typu, że populacja dzików jest na poziomie dużym
bo na podstawie danych ze Związku Łowieckiego i przeliczeniu ich przez całkowitą powierzchnię powiatu, na terenie naszego powiatu jest około 2,2 dzika na kilometr kwadratowy. Natomiast za populację bezpieczną uważa się 0,5 dzika na kilometr kwadratowy. Więc przekraczamy jako powiat ponad czterokrotnie tą liczbę. No więc trochę się martwimy tym, prawda? Zresztą też dużą większą mamy ilość zgłaszanych dzików padłych w stosunku do zeszłego roku. W całym zeszłym roku na terenie całego powiatu było tych dzików zgłoszonych 6, natomiast dzisiaj mamy 29 marca, już mamy 7 sztuk zgłoszonych, które zostały wysłane do, próbki pobrane z nich zostały wysłane do badań. Na razie 6 było ujemnych, 7 jest dzisiaj w drodze do Puław. Znaleziono akurat na terenie gminy Lubomierz, Niemirsk, ale no, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli chodzi o poziom tego problemu, to mieliśmy w zeszłym roku, w całym zeszłym roku, 104 gospodarstwa zakażone, gospodarstwa świńskie zakażone afrykańskim pomorem świń, natomiast w tym roku było ich 4. Dużo większy problem, jeżeli o to chodzi, mamy u dzików, ponieważ w całym zeszłym roku było przypadków u dzików 887, w całym roku 2017, natomiast do dzisiaj jest już 912 stwierdzonych. Czyli razem mamy 1799 miejsc, w których zostały znalezione dziki zakażone afrykańskim pomorem świń. No i cały czas sytuacja przenosi się skokowo na stronę zachodnią, także wygląda to nieciekawie. No i trzeba być czujnym. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz, o którą szef prosił, żebym powiedziała, zmieniły się przepisy prawne w zakresie uboju gospodarczego zwierząt. W tej chwili ma być to w taki sposób organizowane, że po przeprowadzeniu szkolenia przez powiatowego lekarza weterynarii podmioty, gospodarze głównie, mogą uzyskać uprawnienia do uboju na użytek własny, bo zawsze był z tym problem z ubojowcami. My planujemy zrobić to w taki sposób, że wywiesimy na naszej stronie komunikat taki, że planujemy zrobić szkolenie. Bo najpierw planowaliśmy zrobić w każdej gminie, żeby ludzi ściągać, prawda? Natomiast jest zainteresowanie, myślę, tym będzie duże tym tematem. Jak dostaniemy już wytyczne, jak te szkolenia mają wyglądać, jakie mają być elementy tam na tym szkoleniu, bo na razie mamy tylko suche prawo. Podejrzewam, że powiadomimy też każdą gminę z osobna, że planowane jest takie szkolenie. Poprosimy o wywieszenie na swoich stronach również tego terminu szkolenia. I w zależności od tego, ile osób się zgłosi i będzie chętnych do tego, to wtedy takie szkolenie zostanie zorganizowane. Albo u nas w inspektoracie, gdzie możemy maksymalnie 10 osób tam zmieścić, albo będziemy prosić czy gminę, czy jeżeli tych osób będzie bardzo dużo, to wtedy będziemy musieli szukać po prostu jakiejś większej sali. Natomiast jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, ostatnio prowadziliśmy szkolenie w związku z tym programem bioasekuracji, który wszedł już 28 lutego. Każde z naszych gospodarstw świńskich musi spełniać wymagania pod tytułem wyłożenie map dezynfekcyjnych, prowadzenie rejestrów wejść osób do gospodarstw. Są ograniczenia dla wjazdu środków transportu na teren gospodarstwa, środków transportu do przewozu zwłok zwierząt żywych lub pasz. Jeżeli taki środek wjeżdża na teren gospodarstwa, musi zostać zapisany. Rozporządzenie obowiązuje od 28 lutego, natomiast według naszych wytycznych mamy rozpocząć kontrolę. Informowaliśmy o tym przez miesiąc, odzew był różny. Wysłaliśmy do każdego rolnika informacje z zaproszeniem na szkolenie dotyczące tego rozporządzenia. Natomiast odzew był w granicach 50%. Więc część rolników widocznie nie jest zainteresowana tym, co ich czeka na tych kontrolach, albo nie mieli czasu przyjść. Natomiast obawiamy się, że część gospodarstw niestety nie przejdzie tych kontroli, ponieważ ograniczenie dotyczy również utrzymywania dwóch gatunków w jednym pomieszczeniu. Czyli nie może być utrzymywane bydło i świnie w jednym otwartym, w jednej oborze mówiąc wprost. Ograniczenia dotyczą też myśliwych. Jeżeli myśliwy jednocześnie posiada świnie, nie powinien w ciągu 72 godzin po kontakcie z tuszą dzika, odstrzale, patroszeniu, skórowaniu takiej zwierzyny, nie powinien mieć kontaktu ze świniami. Część hodowców jest również rolnikami, jest również myśliwymi. No i ten problem też tutaj widzimy, że no może to być kłopot, jeżeli chodzi o zachowanie bioasekuracji. Miejmy nadzieję, że nas to ominie.
Co do tego szkolenia z ubojowcami już powiedziałam, także jeżeli będziemy coś takiego organizować, bo rolnicy bardzo chcieli, żeby coś takiego było, żeby każdy mógł ten ubój gospodarczy przeprowadzić na terenie własnego gospodarstwa. Jak tylko dostaniemy wytyczne co do tematów, co ma być na tym szkoleniu podjęte, to no, będziemy jeszcze kontaktować się z gminami i no, będziemy jakieś takie szkolenie organizować. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. I jeszcze miałabym do pani przewodniczącej prośbę, bo niestety z naszej pięcioosobowej obsady zostało dzisiaj 3 osoby. Ja więc jeżeli bym mogła, to bym chciała się... Pytania pod pani tak. Adresem, jeżeli tak. Pani musi. Proszę bardzo. Pogotowie ratunkowe, ponieważ uczestniczyliśmy w podobnym spotkaniu w Jeleniej Górze w zarządzaniu kryzysowym. Była taka sytuacja, że jeden z obywateli znalazł dzika, wykonał telefony alarmowe do służb odpowiednich i było bez reakcji, one nie działają. To ja czy państwo, ja wiem, ale czy państwo na przykład zweryfikowaliście te telefony alarmowe podane w ulotkach, czy one faktycznie funkcjonują? Muszę pan dwukrotnie zweryfikowane, dwukrotnie nic nie zadziałało. Ale alarmowe telefony mówi pan o czym? O telefonach do kogo? Znaczy tak, ja państwu nie powiem jak to wygląda, ale w Jeleniej Górze przynajmniej dostaliśmy takie kartki, ulotki z numerami lekarzy weterynarii, które w godzinach dobowych lub w którejś tam godziny odbierają zawiadomienie o dzikim zwierzę. No i on to był bez reakcji. Mieliśmy taką sytuację, że wjechaliśmy po pogotowie do osoby zestresowanej, bo znalazła dzika na swojej posesji, a ma świnki. I obdzwonił wszystkich, policja na miejscu, inne służby, straż miejska, zarządzanie kryzysowe, powiadomione na Armagedon po prostu. Armageddon. U nas jest to trochę inaczej, bo na naszej stronie inspektoratu jest numer telefonu komórkowy, mój numer telefonu komórkowego i telefon komórkowy powiatowego lekarza weterynarii. Zresztą u nas ta informacja dosyć szybko idzie. Bo i sołtysi z nami też mają w większości lub mieli kontakt. To na różnych... czy o kontakt, bo jak pani doktor mówi, że do pani, no to jest... No niestety czasem się zdarza, że w pół dziesiątej ktoś zadzwoni, nie cieszę się, ale odbieram. U nas jest po prostu, u nas lekarze prywatni są w ogóle wyłączeni z tego. Osoby prywatne, które podjęliśmy taką decyzję z powiatowym lekarzem, że lekarze prywatnie praktykujący, którzy leczą świnie w gospodarstwach, nie dotykają się dopadłego dzika. Z przyczyn bioasekuracyjnych, no po prostu można może być, no po prostu doktor byłby przez 72 godziny zablokowany z obsługą gospodarstwa świńskiego, więc doszliśmy do wniosku, że obsługujemy wszystkie te zdarzenia dotyczące padłych dzików, obsługujemy sami w ramach własnych środków. Mamy też do tego odpowiednią procedurę, mamy jeden samochód, który tylko do tego używamy, żeby rolnicy się nie bali, że jeździmy, zbieramy padłe dziki, po czym jeździmy do gospodarstw. Mamy jeden samochód, który jest do tego przeznaczony. Wyłączony z innych działań, no i też no, ten problem transportowy u nas no, no istnieje w związku z tym, bo to jedno auto jest zablokowane, natomiast telefony my odbieramy. Problem czasami się pojawia na innej linii, bo jeżeli, na przykład wczoraj było takie zdarzenie, że zgłosiła osoba, która znalazła dzika, no podjęliśmy go w ciągu jednego dnia. Najczęściej jedziemy w ten sam dzień, bo po prostu też nie chcemy, żeby to zostało rozszarpane przez zwierzynę i rozwleczone przez lisy, czy jastrzębie, czy tego typu no, zwierzęta dzikie. Natomiast czasem zdarza się problem na od momentu znalezienia, czasem jest tak, że ktoś znajdzie i przez 3 dni myśli, gdzie ma zadzwonić. Jeżeli już ta informacja gdzieś pójdzie w teren, czy do policji, czy do... bo tak to jest czasami, że znajdą, no i coś tak pójdą do sołtysa, pójdą tu, wymyślą, coś gdzieś przeczytają i czasami ta, od momentu znalezienia do tego, jak my się o tym dowiemy, to czasami mija jakiś czas. Natomiast jeżeli już to gdzieś dojdzie, czy do straży pożarnej, czy do policji, czy do straży miejskiej, bo najczęściej do straży miejskiej to trafia, no to już tutaj ścieżka jest przetarta, jeżeli chodzi o zgłoszenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania? Bardzo proszę pani przewodnicząca. Jeszcze jedno pytanie. Czy państwo podejmujecie taką padłą zwierzynę z każdego terenu, na przykład z lasu też, czy tylko z terenu? Jeżeli mamy możliwość, to jest tam samochodem. Czyli bo według procedury jest tak, że jeżeli mamy możliwość podjęcia tej zwierzyny stamtąd, my po prostu musimy zrobić sekcję tego zwierzaka i musimy pobrać próby. Więc czasem nie da się dojechać po prostu, no bo jest właśnie teren leśny, czy są jakieś tam góry, czy coś takiego, no to wtedy takiej zwierzyny nie bierzemy ze sobą, tylko po prostu na miejscu pobieramy te próbki, niezależnie od stanu tej tuszy lub resztek, które tam są. Natomiast jeżeli jest możliwość, bierzemy to na swój inspektorat, robimy sekcję, robimy pobranie próbek. Natomiast później, no w zależności od tego, gdzie ta sztuka się znajdowała, no to albo gmina płaci za utylizację, albo inne instytucje. A lasy też sobie płacą? Płacą. Jeżeli jest na terenie
Państwowych Gospodarstw Leśnych, tak to się nazywa? Dziękuję bardzo. Czy coś z Państwa jeszcze ma pytanie pod adresem Pani Doktor? Jeżeli nie, to serdecznie dziękujemy. Aczkolwiek te Pani wypowiedzi nie napawają optymizmem. My też się nie cieszymy i czekamy w napięciu. Że nas minie, czy pójdzie górą. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękujemy serdecznie, jeżeli Pani Doktor się bardzo... Bardzo przepraszam, ale mamy troszkę w terenie jeszcze spraw. Dziękuję bardzo. Telefony nasze są dostępne 24 godziny na dobę, także nie ma problemu. Odbieramy. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo chcą, mogę podać, sobie zapisać. A jeżeli nie, są na naszej stronie internetowej. Powiem na naszej gościce, bo następnie zabranie głosu. Bardzo proszę, przedstawiciele placówki Straży Granicznej, pani Elwira. Szanowni Państwo, ja w imieniu komendanta placówki Straży Granicznej z Gorzelcu, że serdecznie dziękuję za zaproszenie. I naprawdę bardzo krótko w związku z tym przedstawię kilka najistotniejszych informacji. Powiem tak, mieszkańcy miasta i gminy Mirsk nie muszą się obawiać, ponieważ tutaj na tym terenie nie odnotowaliśmy, nie mamy informacji z naszej analizy, również nie wynikają praktycznie żadne zagrożenia związane z nielegalną migracją cudzoziemców, z nielegalnym wjazdem, pobytem, a nawet z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców. Jedynie co, to mogę się odnieść do powiatu lwóweckiego. Takie posiadamy informacje za drugie półrocze zeszłego roku. Powiat lwówecki zajmuje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o liczbę cudzoziemców na kartach pobytu. Czyli karty pobytu to jest pobyt stały i czasowy. I jest to liczba 71 cudzoziemców w całym powiecie lwóweckim. Na przykład dla porównania powiat zgorzelecki ma 187 obcokrajowców. Z naszych danych wynika, że w przeważającej mierze są to obywatele Ukrainy, bo to jest prawie 70%, jeśli chodzi o pobyt. Wiadomo, tak samo jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców, to też również jest najwięcej obywateli Ukrainy, jeśli chodzi o ten aspekt. Jeśli chodzi o cudzoziemców z tak zwanych krajów podwyższonego ryzyka, w powiecie lwóweckim jest 10, są to dane z półrocza zeszłego roku. Są to pojedyncze osoby, bo jest Irak i Maroko, i Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja, Pakistan, ale to tak samo jeśli chodzi o powiat lwóweckim. Tutaj jedynie co, to największe zainteresowanie, jeśli chodzi o pobyt cudzoziemców, przejawiają właśnie, jeśli chodzi o zatrudnienie. W tym roku już na przykład mieliśmy jedną kontrolę powierzenia wykonywania pracy w Mirsku. W zeszłym roku bodajże były to dwie czy trzy kontrole, jeśli chodzi o gminę i powierzenie Mirsku. I tutaj tak, jeśli chodzi o czyste dane, to Powiatowy Urząd Pracy w Śląsku zarejestrował 279 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. To jest dokument, na którym cudzoziemiec może wziąć pracę. I tak samo dla porównania, Urząd Pracy w Zgorzelcu zarejestrował 1501 takich oświadczeń. Także u Państwa tutaj na odpowiedzi nie ma zagrożenia. Tak samo sprawa się ma, jeśli chodzi o zezwolenie na pracę, w powiecie lwóweckim było 21 zezwoleń. Tak jak powiedziałam, największe, że tak powiem, zapotrzebowanie na cudzoziemców jest, jeśli chodzi o ich zatrudnienie, różnych dziedzinach, bo i transport, i budownictwo, i gastronomia. Najwięcej tych cudzoziemców jest jednak przy tych większych aglomeracjach miejskich, jak wiadomo, Lubań, Zgorzelec, Bolesławiec, Lwówek Śląski. Także Świeradów też tutaj dokładnie tak, tutaj chodzi o działkę gastronomiczną, o turystykę, to też. Także z mojej strony wszystko, bo mówię, tutaj jeśli chodzi o te zagrożenia stricte dotyczące nielegalnej migracji w gminie, w mieście gminie Mirsk, nie ma. Dziękuję Pani Kapitan. Cieszymy się, że możemy się na razie uczyć bezpieczni. Emigrantów. Czy macie Państwo pytania do Pani Kapitan? Bardzo proszę.
jeżeli nie ma, to już niestety byłam do odpowiedzi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Roberta Pietryszyna, specjalistę do spraw szkoleń z Jelenia Górskiego Pogotowia Ratunkowego. Przeczytam, że nie widzę państwa plecami, a nie ja państwu nie będę zajmował dużo czasu, ponieważ no, ratownictwo medyczne, czyli nasza branża pogotowia ratunkowego jest no, oczywista, więc tutaj no, dosyć to proste będzie. Podkreślę tylko dla państwa, że gdzie jesteście, bo gmina Mirsk, miasto Mirsk, podlegacie państwo pod dwa szpitale. I wasze bezpieczeństwo zdrowotne warunkują oczywiście zespoły ratownictwa medycznego, ale tak naprawdę to jednostki, które was będą leczyć. Jeżeli macie do dyspozycji szpital powiatowy w Lodówku, to drugi jest w Lubanie, prawda? Ten podstawowy. Dodatkowo państwa bezpieczeństwo, że zabezpiecza, jeżeli chodzi o specjalistykę szpitalu w Jeleniej Górze, wielospecjalistyczny i szpital w Zgorzelcu. My działamy na zasadzie ratownictwa, czyli ratujemy życie ludzkie, zabezpieczając podstawowe funkcje i wiążąc do najbliższego szpitala, tak? To właśnie ustawa nazywa. Więc my działamy na tych granicach, prawda? My nie leczymy to, co niestety my w większości musimy wykonywać ze względu na funkcjonującą opiekę lekarza rodzinnego, jak funkcjonuje. Dostępność do tego, do tej instytucji warunkuje jakby bezpieczeństwo państwa. Jak tak na przyszłość, to trzeba by było zweryfikować pod kątem, jak działają POZ-y w każdej gminie, powiecie i tak dalej, bo od tego to tak naprawdę zależy. My działamy tylko, tak już podkreślam, interwencyjnie. Państwa o bezpieczeństwo dbają zespoły, no te najbliższe. Najbliższy to znajduje lokalizację w Gryfowie, to zespół podstawowy i drugi podstawowy w Świeradowie. Oczywiście wszystkie inne też dojadą do państwa, a najbliżej jeszcze jest Leśna, Lwówek, zespół specjalistyczny z lekarzem, Lubań z lekarzem, no i Jelenie Górskie zespoły. Więc tutaj czas reakcji, no można powiedzieć, że jest dosyć szybki, bo ze Świeradowa czy z Gryfowa to jest tylko no, kilkanaście kilometrów w zależności, gdzie się znajduje ambulans medyczny. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, tak już troszeczkę może odpłynąłem od tematu statystyczny, ale żebyście zdali sobie sprawę, tak naprawdę nie jest problemem dojechanie do pacjenta, bo ten czas interwencji jest wbrew pozorom szybki, o ile karetka nie jest zajęta, tylko co dalej z tym pacjentem. Ok, czynności ratownicze i później jedziemy. Gdzie jedziemy? Lwówek lub Lubań. To zajmuje już troszeczkę czasu. Przekazanie, powrót na miejscu. W tym miejscu nie ma żadnego zespołu na cały powiat, na całą okolicę. Czyli kolejne dojeżdżają z odległości. Tych karetek nie ma dużo, jak państwo podpisują. To są dwie najbliższe. Czyli każda kolejna ze Lwówka, Lubania lub z Jeleniej Góry, który dojeżdża, no potrzebuje czasu na dojazd. I to jest ten problem. To oczywiście dotyczy dla państwa wiedzy tylko tych przypadków takich najbardziej no, drastycznych, czyli tak zwane zawały potocznienia serca, udary, bo one wymagają Zgorzelca lub Jeleniogórskiego szpitala. Ale nam się na przykład zmieniły teraz tak zwane dobre praktyki, które Ministerstwo Zdrowia sobie wymyśliło troszeczkę bez... wymyśliło sobie z zaleceniem takim, że nawet 6-7-dniowe podejrzenie udarów wjeziemy na specjalistykę. No i wyobraźcie sobie państwo, jak ktoś tam po kilku dniach albo ma dolegliwości, my musimy jechać na Jelenią Górę i Zgorzelec z taką rzeczą, która kiedyś była załatwiana w szpitalach powiatowych. To się wiąże z czasem. Czas to jest wyjazd zespołu, nie ma. Więc to mi chodziło o to, tylko podkreślenie, że troszeczkę to inaczej wygląda to bezpieczeństwo z naszej strony. My nie mamy dużo zespołów, bo ustawodawca wymyślił, że to jest i tak zrobione. Stwierdził, że ludzie będą wszyscy żyli długo, ładnie, dostatnio i zdrowo i mamy stąd na tym terenie dwa zespoły, które są bezpośrednio do państwa dyspozycji. Wszystkie inne dojeżdżają. Jeszcze tak informacyjnie, od września 2017 roku zmieniła się troszeczkę struktura ratownictwa medycznego, ponieważ ustawodawca wymyślił sobie tak zwaną centralizację dyspozytorów medycznych. Do tej pory były cztery takie. Wrocław, Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra. Zlikwidowano dyspozytornie w Jeleniej Górze, zlikwidowano w Wałbrzychu. Została Legnica i Wrocław. 2020 rok to jest jedna dyspozytornia we Wrocławiu, która będzie obsługiwała cały Dolny Śląsk. Co się z tym wiąże? Z jednej strony są plusy, minusy. Ja dla państwa nie będę tłumaczył, bo to jest jakby na inne spotkanie i polączki jakby inne, ale generalnie 3/9 są odbierane w tej chwili w Legnicy. Gdzie oczywiście dyspozytor z Legnicy, nie jak Jeleni Górski, który znał rejon i miejscowienie, no musi się dopytać pewnych rzeczy, prawda?
Więc jak pada nazwa chociażby Pietrzykowice, które my znamy bardzo dobrze, to my się dopytamy, czy to pod Kamienną Górą, czy pod Lubaniem. Niekoniecznie dopyta się, bo jest manadłok i wysyła czasami do Lubania, a to jest w Kamiennej Górze, więc są czasami rozjazdy takie, jakie są. System troszeczkę jest zawodny, mam nadzieję, że się poprawi komunikację od miejsca zgłoszenia, że jest, to nie do końca to tak działa jeszcze, ale to rzutuje na bezpieczeństwo. I teraz prawie statystyczne takich rzeczy. Na Państwa terenie, czyli gmina i miasto Mirsk w 2017 roku było 800 zdarzeń. 800 zdarzeń, czyli 800 wezwań takich, które wymagały interwencji pogotowia ratunkowego. Nie mówię, że wszystkie były tego warte, bo my nie oznaczamy tych niezasadnych, zasadnych, nie dajemy mandatów, aczkolwiek czasami by się przydały. Ja bym chętnie bardzo był, że tak powiem, za tym, żeby wróciły takie czasy za nieuzasadnione wezwanie, oczywiście radykalne. Nikt nie mówi, że jak ktoś ma obawy, to wzywa pogotowie, ale takie na zasadzie nie widzę kogoś i wzywam. To, co się w tej chwili dzieje. Córka z Niemiec dzwoni, że do mamy nie można wejść. Uruchomia wszystkie służby, które jadą na wariata. I w tym momencie jest inne wezwanie, jakiś tam potrzebujący, my przyjeżdżamy, no nie odbiera, ale wyszła do sąsiadki, mieszka gdzieś dalej. No w tej chwili takie rzeczy się dzieją. Jeżeli chodzi o Mirsk, to były 330, przepraszam, na terenie Mirska 466 wezwań, gmina Mirsk 334. Dla Państwa tak najbardziej istotne by było, czego to dotyczy. Inaczej, może gdzie najwięcej. Miasto Mirsk 466, drugą miejscowością to jest Gibuntów z przysiłkami to 71 i kolejny to jest Trębiszów. Jeżeli w gradacji wezwań te trzy miejscowości jak nie wiodą, reszta to są już takie śladowe ilości. My nie prowadzimy statystyki zachorowań, bo od tego jest ktoś inny, GUS i tak dalej, my sprawozdawczo się robimy. Mamy teraz troszeczkę taki inny system elektroniczny, który jest wyrzucony z Legnicy. Nie mamy do niego wglądu, bo jest ochrona danych osobowych na poziomie Warszawy, więc troszeczkę to trochę inaczej się odbywa. Ale na tyle, co możemy wyciągnąć tych danych, to możemy zróżnicować choroby, problemy kardiologiczne, oddechowe, pokarmowe, zdrowie psychiczne, wypadki i tak dalej. Jak to się kształtowało u Państwa, może tak dla wiedzy? Wiodącą rzeczą są oczywiście choroby układu krążenia, bo one dotyczą grup 60 plus w górę na samym wieku. Medycyna już jest na takim poziomie, że jest w stanie utrzymać osoby w godnym wieku dłużej, ale znowu socjalnie my nie jesteśmy przygotowani, tak jak i kraje zachodnie, do tego, żeby utrzymywać osoby starsze, bo wszyscy wyjeżdżają, a osoby starsze zostają. Więc gro z tych wezwań dotyczy tak zwanych osób samotnych z problemami. Niekoniecznie dla ratownictwa medycznego, ale z problemami. Drugim wiodącym no to są urazy wszelkiego typu. Czy to w domu, czy to wypadki, czy to inne zdarzenia w pracy. Tego akurat jest mało, ale jest na poziomie. Jak to się kształtuje? No 136 wezwań było z tego z problemami kardiologicznymi, 80 dotyczyło urazów różnego typu. 118 urazów, przepraszam. Kolejnym układ pokarmowy, to już Państwu nie będę mówił, bo to szeroko jest rozumiane, te infekcje różnego typu, tak zwana grypa dwustronna, to też dotyczy. Zwrócić uwagę należy tylko na jedną rzecz, niestety. Jest to obserwowane, że zagonienie w społeczeństwie, to co się teraz dzieje, czyli napór pracy, nie zwracanie uwagi na pewne normy higieny, zdrowia, powoduje, że mamy zachorowań psychiatrycznych troszeczkę więcej. To dotyczy ogólnie wszystkich. Z tak u Państwa na terenie mniej więcej zadłużenia, już mówię, żeby nie było. Mniej więcej nie, no około tam 50, ale w granicach 50 wezwań. Do tego się dokładają problemy typowo skrytne alkoholowe, do których jesteśmy wezwani, czyli stan uchylenia taki, że nie jest w stanie chodzić albo zatrucia, 35. Co daje już jakby łącznie, bo to czasami jest powiązane. Zaburzenia psychiatryczne, wypił alkohol. My nie różnicujemy tego osobno, nie opisujemy. No jest to jakieś tam zagrożenie. Ono się wszędzie pojawia. Zwłaszcza, że dostępność do szpitali psychiatrycznych na naszym terenie jest ograniczona. Najbliższy szpital to jest Bolesławiec, Państwo wiecie. Druga to jest Śniawka. Więc każdy, kto wymaga interwencji, kto wymaga leczenia zamkniętego, no jest tam przewożony, co też wyciąga karetkę systemową. Pacjent psychiatryczny, to tak dla Państwa wiedzy, jest naszym bardzo dużym problemem, ze względu na to, że traktowanie jego nie można ograniczyć do standardowych procedur ratowniczych.
Mówi się, że w miejscu zdarzenia 10 minut ratowniczy wypadek. My musimy mieć opracowanego pacjenta, zgoda godzina od dostępu do szpitala i powinno to być załatwione. Z pacjentem psychiatrycznym najkrótszy czas realizacji to jest około 3 godzin, a najdłuższy to jest 14 godzin jednego zespołu. Dlaczego? Bo jedziemy do Bolesławca i nie ma miejsc. A jest pacjent na przykład z interwencji, chociażby policyjny, w kajdankach, wymagający, ale szpital mówi, sorry, nie mamy miejsc. Kolejny, Siniawka odmawia przez telefon. Wałbrzych odmawia, bo najstępniej w Wałbrzychu. No to zostaje Wrocław. Wrocław jest zawsze zablokowany, bo tam mają full i pod Poznań idzie. I stąd na przykład takie czasy. W tym momencie nie ma danej karetki na tym terenie. Wszystkie inne muszą latać na ten teren. Jeżeli wyjeżdżają tutaj, no to nie ma gdzieś indziej, prawda? To jest tak naczynia powiązane. Dlatego przypomnę, że nasz zawodowy Jarnogórski działa na 4 powiatach i ma 13 zespołów. Od czerwca nam się udało w Karpaczu uzyskać zgodę na dodatkowy zbyt na Czasowiczów i nie tylko, ale to w ogóle paranoja, bo Państwo też macie niedaleko Świeraków. Ma określoną liczbę osób, a turystów jest trzykrotnie więcej. A średnia wieku tych turystów, jak jeżdżę do nich, no to jest 89 lat. 92, 89, 86. Nie naszej narodowości. To jeżeli o to chodzi, to ja bym miał tyle do przekazania takich rzeczy. Oczywiście, jeżeli chodzi o merytorykę osób, ja już zdania razem. Zespoły są wyposażone naprawdę bardzo dobrze. Ludzie są wykształceni już tym, co wykształcenia, to w ogóle jest abstrakcja w porównaniu tego, co było w 2006 roku. No, ale nie mamy za dużo zespołu, to tylko tyle. Zwłaszcza, że nam Świerad powiedział lokalizację w tej chwili i musimy się zwinąć. Radowa szukać miejsca gdzieś indziej. Nie, ale się radny się. W każdym razie mamy wypowiedzenie lokalu, kolejne. Bo Państwowe Ratownictwo, nie jak Straż Pożarna, polega na tym, że my wynajmujemy się brzydko swędem gdzieś tam lokale i nas przerzucają z lewej do prawej. Dziwna hierarchia. Okej, okay. Jeżeli już to bym miał koniec pytania. Dziękuję bardzo panie radny. No, proszę się o dodanie, czy prowadzicie jako pewną statystykę dotyczącą wypadków na gondoli. Natomiast ja przechodziłem olbrzymie, widziałem, zwłaszcza w okresie feryjnym, olbrzymie zagęszczenie narciarzy, tak powiem w cudzysłowie, na jeden metr kwadratowy. Nie wiem, czy dostrzega pan jako ratownik, jako osoba pracująca w pogotowiu, no ten problem, czy tam może dochodzić do większej ilości niż normalnie by to było na takim stopniu niezagęszczone. Znaczy tak, nie obserwujemy tego jako takie teraz, nim załatwiamy ten pierwszy sąd, bo to należy do służb. Tak. I to nawet nie GoPro, prawda? Bo tam są służby prywatne. Stoki, a teren górski to jest jakby rozdzielna rzecz. My oczywiście odbieramy tych pacjentów z miejsca spod gondoli i przewozimy do najbliższego szpitala, który ma oddział ortopedyczny, no to jest Lubań, prawda, najbliżej. Jeżeli jest to oczywiście uraz wielonarządowy, no to nie ma dyskusji, to jest Zgorzelec albo Jelenia Góra. Jeżeli do Świeradów, no to do Jeleni Góry myślę, że pojadą. Chociaż to jest podobna tam droga, w zależności jak się tam, jak złamy przepisy, pojedzie przy trzech, nie? To trzeba pojeździć. Więc tutaj, no dzieje się jak się dzieje. Nie obserwujemy tego więcej. Każda turystyczna miejscowość i każda gondola, która wynosi, w Karpaczu już kanapę powołali, no to w tej chwili ja się nie boję w okresie zimowym tych narciarzy, tylko okres letni jest gorszy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że statystyki mówią, że więcej w okresie letnim jest ludzi w górach niż w okresie zimowym. O 1/3. My mamy więcej urazów w okresie letnim, bo ludzie wychodzą, jeszcze teren na górze jest jakiś inny, a nam się wydaje, że jest piękne słoneczko, a wchodzą na górę i nagle jest obrudzony kamyczek i nóżka skręcona i jest problem. A w tej chwili kanapy, które są czteroosobowe, więcej, wywożą tych ludzi na sam szczyt dużo więcej. Zejść to jest tak łatwo. Stąd po raz pierwszy na przykład zdarzają się zgony z chroniska, czego nie było do tej pory. Nie? 2-3 w ciągu roku, a wcześniej to było tylko ze względu na jakieś incydenty takie, no praktycznie jeden na jakimś dłuższym okresie czasu. Tego jest już więcej statystycznie. Może powiedzieć 200-300% jak 3 przypadki, a był jeden, prawda? Ale jeżeli chodzi o stoki, to nie jest dramat. Nie? Oczywiście były ferie, które zawsze nam dają, ale tak naprawdę to nie nam, tylko szpitalom.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie. Czy Jeleniogórskie Polkopapiery odważa możliwość lokalizacji zespołu ratowniczego tego ze Świeradowa w Ciumie, Ościennej na przykład? Jest pytanie do dyrektora, ja nie jestem upoważniony. Jaki odnośnie powiedzenia macie? 9 miesięcy, ale to nie jest tak. Dla Państwa informacji, to jest tragedia, żeby coś zmienić, jeżeli chodzi o system ratownictwa. To jest finansowanie, to nie problem lokalizacja. To jest problem nomenklaturze, zgodzi ministerstwa jednego i drugiego. Ja mam w ciągu roku dwóch dyrektorów, moich pogotowia, bo się zmieniło, jest kolejny. W ministerstwie jeszcze miesiąc temu był pan Tymbarkiewicz, został odwołany. Jest nowa osoba, która się wdraża, więc zawirowań takich różnych no jest troszeczkę. Więc to się odbywa, jak się odbywa. Zespoły ratownictwa zawsze były po macoszemu, bo się mówi, że jest ich za dużo. A to wszystko zależy, jak to się bierze pod uwagę. My cały czas protestowaliśmy pod jedną rzeczą, że miejscowości typowo turystyczne, Karpacz, Szklarska, Poręba, Świeradów, nigdy nie były uznane dodatkowo jako o większym zagęszczeniu. Przyjmowano wiadomości, że jest więcej turystów. Dopiero jak sprawozdawczość poszła z kontrolerów spadku, ile biletów w ciągu jednego dnia sprzedano, ile ludzi jest w górach, że karetki tylko latają, nie zabierają w okresie letnim, właśnie tak wyszło. No to gdzieś tam się obudzili, że jednak w tym Karpaczu przy Dobrze dobrze by było, bo ilość interwencji jest znacząca. Mamy problem z lotniczym pogotowiem, które ciągle nam odmawia lokalizacji w Jeleniej Górze. My mówiąc, że nie wzywamy dzieci, ale my go wzywamy bardzo często, tylko za ciemno, wiatry, zła pogoda, za daleko. 100 tysięcy problemów. Jakby było na miejscu, to by był wzywany szybciej. Częściej nam się z Czech zdarza wzywać śmigłowiec do naszych terenów górskich niż nasze lotnicze pogotowie, ze względu na to, że dolatują na miejsce, mają na tyle mało paliwa, że mogą podjąć i odlecieć, a nie w czynności ratowniczej jeszcze do tego. Albo ewentualnie szukać miejsca, żeby gdzieś do lotu. Tak właśnie mamy bardzo nowoczesne śmigłowce, ale reszta trochę tam inaczej. No, nie jesteśmy tu celem, bo jesteśmy wpisani niedawno, się staramy, bo przed czasu lokalizacja nie będzie uwzględniona, bo nie. Są inne większe na potrzeby. Po drugie, wyhaczymy, jakby było wiele duże o teren Czech, Niemiec, a nie mamy umowy takiej do końca podpisanej, logicznej współpracy polsko-czeskiej czy niemiecko-polskiej i to cały czas chyba. Co jest o tyle dziwne, że Czechi nie mają z tym problemów, lądują na szansę wielokrotnie szybciej od naszych i zabierają poszkodowane do siebie. Nie działa przeciwko. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Proszę Państwa, ja myślę, że przed wystąpieniem pana Janusza Piotrowskiego, inspektora Straży Miejskiej w Mińsku, wypadałoby ogłosić 10-minutową przerwę w posiedzeniu już ponad, to znaczy godzinę 40, więc dobrze by było troszeczkę rozprostować. Także panie inspektorze, po przerwie poprosimy o pana wystąpienie. Chciałbym też podziękować panu Jarosławowi Kiniarowi za obsługę techniczną dzisiejszej sesji. Proszę państwa, 10 minut przerwy. Szanownym gościom pozostawiam wolną wolę. Także państwo, wstępnie będziemy. Proszę jeszcze, aby wykonując swoje ustawowe obowiązki i zadania ochrony bezpieczeństwa i porządku w 2017 roku ujawniła 87 wykroczeń, za które udzielono 38 pouczeń, nałożono 34 mandaty karne na sumę 3900, sporządzono 4 wnioski o ukaranie do sądu, przekazano 11 spraw innym organom, to jest
to jest policji, doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 4 osoby. Ujawniono 3 przestępstwa. To jak się rozkładają wymienione wykonane czynności, przedstawia ewidencja wyników działań. Ponadto Straż Miejska prowadzi takie czynności jak czynności sprawdzające i koordynację przy realizacji zadania zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom, czynności sprawdzające i koordynację przy uprzątnięciu martwych zwierząt, to co pani Patrycja z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii mówiła. W 2017 roku nie było żadnych dzików, nie odnotowałem. W tym roku jeszcze na razie na całe szczęście też. Udzielanie asysty pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy wykonywaniu czynności w terenie z jednoczesnym zapewnieniem środka transportu z upoważnienia burmistrza miasta i gminy MIS, uczestniczenie w pracach przy kontrolach wymiaru podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz przy kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Problemy, które w mojej ocenie dotykają społeczeństwo w największym stopniu, są to przede wszystkim czyny społecznie szkodliwe i uciążliwe, takie jak spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych i co się z tym często wiąże, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wywoływanie zgorszenia w miejscach publicznych. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, przede wszystkim psów, co powoduje zagrożenie podgryzienia lub innych ludzi lub innych zwierząt oraz zanieczyszczanie odchodami ulic i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego. W zakresie sanitarno-porządkowym ciągłym problemem, a wręcz jak obserwuję narastającym są dzikie wysypiska śmieci i zanieczyszczanie odpadami dróg, lasów, gorów i nieużytków. Dużym problemem społecznym jest gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych, zwłaszcza z terenu licznej oczyszczalni ścieków w Giebuntowie do Giebuntowskiego Potoku. To tutaj to, co pan Sołtys poruszał. Narastająca liczba pojazdów samochodowych i ograniczona liczba miejsc parkingowych w centrum miasta, zwłaszcza w czasie szczytu ruchu drogowego oraz lekceważące podejście kierowców do przepisów kodeksu drogowego powoduje nagminne naruszenie przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju. Straż Miejska Mielec, wychodząc naprzeciw problemom społecznym mimo jednoosobowego składu, co się wiąże z dużym obciążeniem na stanowisku pracy, utrudnieniem realizacji zadań i ograniczonym bezpieczeństwem strażnika przy wykonywaniu czynności służbowych, w mojej ocenie dobrze wykonuje się ze swoich obowiązków i zadań stawianych przez pana burmistrza. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania pod adresem pana burmistrza? Proszę bardzo, pan radny. Ja mówię trochę do pana inspektora, trochę do pana burmistrza, bo chodzi o taką rzecz. Mamy w tej chwili jedną osobę zatrudnioną na stanowisku strażnika miejskiego. Do tej pory był komendant i strażnik. Czy pan burmistrz uważa, że taki rodzaj, że tak powiem, funkcjonowania straży miejskiej do końca, że tak powiem, że wypełnia no, ten obowiązek dopilnowania porządku i, no, i działania tej straży w należyty sposób na terenie naszej gminy? Pan burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, przy uchwalaniu budżetu Państwo zwrócili uwagę i rozmawialiśmy o tym, że jest planowane zatrudnienie komendanta. To nastąpi w drugim półroczu, od 1 lipca dokładnie. Wynika to z kilku elementów. Przede wszystkim z lokalu, nie mamy po prostu miejsca. W lokalu Straży Miejskiej również funkcjonuje szczególny księgowy oświatowy, ale jest inny pomysł, który będę Państwu przedstawiał albo w kwietniu, albo w maju. Tworzenie głównych księgowych szkół. Na wzór, tak jak mają szkoły podstawowe, to teraz będzie główny księgowy w ogóle oświaty i będzie to skupione w zespole szkolnictwa-gimnazjalnym. Taką propozycję Państwu przedstawię. Wtedy pracownik ten od 1 lipca już przeniósłby się do zespołu szkół i w tym momencie jakby mamy uwolnione miejsce pracy, tak można powiedzieć. Taka przyczyna techniczna.
Także będzie oczywiście, tak jak powiedziałem, będę zatrudniał komendanta Straży Miejskiej. Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania? Jeżeli nie ma, to proszę Państwa, przystępujemy do dyskusji. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan Burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, może tak jakby tą kwestię bezpieczeństwa od strony gminy. My z tymi wszystkimi instytucjami, które dzisiaj tutaj występowały, współpracujemy w mniejszym bądź większym zakresie. Najbardziej ścisła współpraca to jest z Policją, Strażą Pożarną i z Państwową Inspekcją Weterynaryjną. Natomiast jakby w mniejszym zakresie z Pogotowiem czy ze Strażą Graniczną, bo też ten zakres działań jakby delikatnie omija też nasze kompetencje. Aczkolwiek też nie występowały aż takie sytuacje, w których musielibyśmy tutaj współpracować dosyć ściśle i mam nadzieję, że tak może się nie zdarzy, szczególnie mówię o Straży Granicznej. Tak jak wspomniałem, najczęściej współpracujemy z Policją w zakresie bezpieczeństwa i ten zakres tutaj był też przedstawiany. Wspieramy wyposażenie naszego posterunku w Mirsku, ale też finansujemy, to Państwo o tym wiecie, od wielu lat, te ponadnormatywne służby, w których wskazujemy te miejsca najbardziej zagrożone i tam te służby mają być kierowane. Teraz również troszeczkę rzadziej ta współpraca polega na patrolowaniu wspólnym. Wynika to też z takiego faktu, że my jesteśmy gotowi do tego patrolu, czyli Straż Miejska jest gotowa, natomiast te przyczyny, które podawał tutaj pan komendant Czapulski, te wakaty powodują, że policja ma pewne problemy z obsadzaniem swoich służb, w związku z czym te patrole po prostu często nie dochodzą do skutku. Mam nadzieję, że to się za chwilę zmieni. Jeśli chodzi o Straż Pożarną, to oczywiście Państwowa Straż Pożarna jest takim pewnym, można powiedzieć, mentorem dla naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, ale generalnie wszyscy wiemy, że finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych jest naszym zadaniem i my je finansujemy. Przyjęta ścieżka, którą przed wielu laty wszyscy zaakceptowali, wspierania tych najbardziej aktywnych, a wynikających też może i z tego względu, że tam najwięcej tych aktywnych strażaków jest, powoduje, że w coraz lepszym stanie będziemy tą naszą Straż Pożarną. Szczególnie mówię tutaj o tych czterech jednostkach, dwie w krajowym systemie, czyli Mirsk i Rębiszu, gdzie mamy i samochody nowsze, i mamy garaże, i remizy wyremontowane. W Mirsku już jest zgłoszenie do odbioru, więc w kwietniu, początkiem maja Straż będzie mogła już korzystać z rozbudowanej swojej remizy. W Giełutowie mamy wybudowaną nowszy samochód, bo może nie nowy. W Krobicy również jednostka aktywna, też planowana rozbudowa remizy, pojazd również nie jest najstarszy, w związku z czym tutaj ta sprawność jest dosyć duża. I tak jak powiedziałem, dużo sprzętu przy współudziale naszym jest zakupowanych, w związku z czym to bezpieczeństwo pożarowe jest w tym zakresie zabezpieczone. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o powiatowego inspektora weterynarii, oczywiście ta współpraca nasila się w momentach, kiedy występują zagrożenia, tak jak była ptasia grypa, teraz są inne działania. My staramy się oczywiście przeciwdziałać też i gmina zajmuje się zbieraniem tej padłej zwierzyny i to nie tylko bezpańskich psów czy kotów, które są gdzieś tam rozjeżdżone, potrącone, ale również i tą zwierzynę leśną, bo bardzo często, najczęściej sarny nam się trafiają, które gdzieś są na drogach potrącone. W związku z czym też próbujemy, żeby tą sytuację opanować i ona jest w zasadzie cały czas ukształtowana i nie ma tutaj żadnego większego problemu. Bardzo w sumie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z faktu, o którym mówiła pani inspektor weterynarii, pani doktor, że wszystkie przypadki, gdzie są pogryzienia psów, są szczepienia. Oczywiście nie cieszę się z przypadku, że są pogryzienia, ale że te psy są szczepione. A myślę, że to jest też pewnego rodzaju efektem naszych działań, bo rok 2016 i 2017 Straż Miejska była skierowana na tereny sołectw i kontrolowała
nie tylko oczywiście szczepienia, ale również i porządki. I to są też efekty, że od gospodarstwa do gospodarstwa, czy od budynku do budynku strażnicy odwiedzali i zobowiązywali, wręcz czasami zmuszali do podjęcia działań i szczepienia psów. Więc to widać, że te działania przyniosły pozytywne efekty. Tutaj jeszcze mamy tą sytuację związaną, że posterunek policji w Bielsku no, wymagałby pewnych nakładów finansowych. Mamy ten obiekt zgłoszony do termomodernizacji. No, nie, jak Państwu mówiłem, no, nie mamy na razie wykonawcy, bo nie ma zainteresowania. Taki być może okres i czas, że nie ma chętnych, ale mówię, wymaga on też pewnych napraw. Z czym policja oczywiście sobie nie poradzi, ponieważ po pierwsze uznają, że to jest obiekt, który użyczony jest, bo to jest nasz gminny obiekt, tak? A po drugie to, co, z czym boryka się generalnie policja, że na takie akurat działania środków po prostu nie ma. Można powiedzieć tak, że w miarę spokojnie tutaj funkcjonujemy, jeśli chodzi o naszą gminę. Staramy się również, Państwo o tym wiecie, współpracować w zakresie tych terenów leśnych i górskich, bo wspieramy Górskie Ochotnicze Pogotowie, które otrzymuje od nas dotacje, co stanowi może niedużą kwotą, ale zawsze przynajmniej pokazujemy, że jesteśmy zainteresowani, żeby działali tutaj na tym terenie. I ja sądzę, że ten kierunek, który mamy tutaj obrany, no, powinien skutkować spokojem. Bezpieczeństwo jest z tego rodzaju działaniem, że no zawsze może się coś zdarzyć, w związku z czym starajmy się w tych miejscach, gdzie możemy wspierać, tak jak policję czy straż pożarną, na ile są tylko nasze możliwości, a myślę, że w tym zakresie na tą chwilę robimy tyle, co powinniśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciał? Bardzo proszę, pan radny. Tak, troszeczkę, bo to już nie mam do kogo się zwrócić, ale chciałem podziękować za współpracę jako pedagog w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Bielsku. Co roku organizujemy Dzień Bezpieczeństwa. W tamtym roku to była w formie takiego pikniku familijnego. Ale zapraszamy właśnie no, trzy przynajmniej służby. Mam tu na myśli policję, straż i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. I zawsze możemy się liczyć, zawsze liczymy się no, z pewnymi perturbacjami, bo to jest taki okres przed wakacjami, ale powiem Wam, że możemy zawsze liczyć na udział tych służb w czasie tych dni. I młodzież naprawdę bardzo no, dobrze reaguje na te uwagi udzielone odnośnie bezpieczeństwa, bierze udział w pokazach i z tego miejsca chciałbym właśnie podziękować, szczególnie naszym strażakom ochotniczym, tutaj drużynie, prawda, znaczy naszym strażakom tutaj z Bielska, z Remiszowa i Kropica Orłowice, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, no i policja. Tutaj z policją jest troszkę czasami trudniej, bo oni mają więcej takich zgłoszeń, ale w miarę możliwości z nimi również współpracujemy. Czyli Państwo mogą tak szybko udzielać sobie głosy. Bardzo mnie zaniepokoiła wypowiedź kierownika ruchu odnośnie tego mostu tutaj koło ZPL. Powiedział, że zarządca drogi w razie jakiegoś tam zdarzenia przymusi do poniesienia to znaczy, że ewentualne straty poniosą firmy przewozowe. Mam pewną obawę. Jeżeli po tym mostu będą jeździły, tak jak jeżdżą w tej chwili, samochody o tonażu powyżej 10 ton, to wcześniej czy później zostanie wyłączony z ruchu. I kto poniesie, że tak powiem, ewentualne koszty? Przewoźnicy z Mielska, bo tylko oni będą do namierzenia. Natomiast firmy przewozowe, które tędy nieprawnie jeżdżą, wożąc kamień, wożąc różności do Rębiszowa, one będą nie do osiągnięcia. Także tutaj jest pewne zagrożenie dla naszych firm przewozowych.
nie będzie łatwo namierzyć, nie będzie łatwo zlokalizować, łatwo będzie udowodnić, że muszą tędy jeździć i one poniosą koszty naprawy, postawienia nowego mostu. Natomiast ci, którzy teraz sobie tworzą różności piramid do Chemiszowa, to będą bez karą. Tak, chciałam na to wrócić uwagę, tylko tyle. Pan burmistrz, proszę. Ja się boję, panie przewodniczący, bo ja już sobie zanotowałem, żeby jutro rozmawiać z dyrekcją DSDiH. Powiem szczerze, że tak jednoznacznie z tych wypowiedzi nie zrozumiałem, bo pan mówił. Tak, ale pan mówił raz o przewoźniku, raz o inwestorze. W związku z czym ja domniemuję w ten sposób, że prawdopodobnie, oczywiście nie mówię, że tak jest, że przewożący materiały do Rębiszowa prawdopodobnie nie mają żadnej zgody. Natomiast to, co powiedział, że nie inwestor, tylko pewnie wykonawca budowy drogi, bo on też podniósł raban w momencie, kiedy ustawiono ten znak 30, bo proszę zauważyć, że praktycznie na większym przebiegu ciągu 361 no miałby brak możliwości wjazdu dużymi pojazdami. I ja to zrozumiałem w ten sposób, to co mówił pan kierownik, że to ta firma dostała zgodę pod warunkiem przejęcia wszelkiej odpowiedzialności, gdyby cokolwiek się zdarzyło z mostem. Czyli no, gdyby była awaria, no to firma Budimex ma to usunąć. Ja jutro sobie ustalę z DSDiK, czy tak jest w istocie, bo rzeczywiście wszyscy dostali taką zgodę, no to jest bez sensu ten zakaz 30, tak? Nasi przedsiębiorcy zwracali się, tutaj między innymi pan Juszkiewicz zwracał się do mnie, też z pytaniem, co on ma zrobić, bo wozi drewno. Oczywiście nie wozi w takiej częstotliwości, jak powiedzmy te samochody. I po rozmowie w DSDiK poproszono, żeby złożył prośbę o umożliwienie wjazdu i pokazanie, jaki samochód, numery rejestracyjne. Oni wydają takie jednorazowe zgody. Zapytam również jego, czy uzyskał taką zgodę. No i będziemy mieli jakby jasność tej sytuacji, czy rzeczywiście ta firma dołożąca do Rębiszowa ma zgodę, czy nie. Bo mówię, ja tak odebrałem, że to bardziej chodzi o wykonawcę robót drogowych, który też podnosił tutaj to, że jemu przeszkadza to w robocie, nagle 30 postawiona, kiedy on też jeździ tymi dużymi samochodami, państwo też obserwujecie, i wywożą frezowinę i tą podbudowę i będą pewnie przywozić coś też tymi dużymi pojazdami. Już przywożą. Tak, tak. No i dlatego mówię, ja to sobie wyjaśnię w DSDiK, żeby mieć jasność. Panie burmistrzu, ja tylko tak ad vocem, ja to inaczej zrozumiałam, bo tutaj pan jakby chciał uciec od tego mostku i koncentrował się na tym mostku do Rębiszowa i dopiero tutaj dopytany przez radnych, tak trochę niechętnie wrócił do tej sytuacji. Ja bym wyraźnie użył określenia, bez, tak lubię dosłownie zapisywać, co ktoś mówi, firmy przewozowe. Nie firma przewozowa, tylko firmy. A pytanie dotyczyło konkretnie, tak przynajmniej wynikało z sugestii tutaj radnych, tego transportu, który idzie do kopalni. Jasne. Dlatego ja będę chciał konkretnie wiedzieć, bo jeżeli nie ma takiej zgody, to wtedy policji możemy powiedzieć, że oni nie mają zgody i mają się tym zająć. Dobrze. Liczymy na to, że pan mógłby sprawę wyjaśnić. Kto z państwa jeszcze? Pan radny Matula, proszę. Ja sobie pytanie, panie przewodniczący, już zaproszony na nasze sesje dzisiaj inspektor ruchu drogowego. Pytanie do pana wiceprzewodniczącego, ale myślę, że tak. No mi tak jakby trochę brakło tego tematu. Właśnie temat transportu. Ja byłam jeszcze na zwolnieniu, pan wiceprzewodniczący. Ale mówiliście państwo, że ci sami goście, którzy byli rok temu na tej sesji, a rok temu był. Także sądzę, że jednak... Dokładnie ten transport... A pani Agnieszko sprawdzi pan. No tak, uwagi ten transport nieszczęsny do Rębiszowa. Radny z Rębiszowa walczy, żeby przez jego wierzchnię przyjeżdżały te kawalkady. Tak samo ja mówię o swojej ciągłowie, proszę państwa, droga jest Ostrowicą, a Rębiszowem jest zmielona. Jeszcze trochę, być może to jest dobrze, bo ja pamiętam, była taka sytuacja, jak kiedyś drogę do Kłobotnicy rozjechali całkowicie, weszli robili nowe. Być może coś to przyspieszy. Nie sądzę. Dlatego ja prosił być może, żeby tym transportem tych, nie wiem co, tak jak pani przewodnicząca, jak mostami Bożą, może by się zainteresowała inspekcja ruchu drogowego. Spore mandaty mają, spore uprawnienia, także czułabym na to, bo ja też chciałbym mieć przez Kłobicę drogę, tak jak
Jeżeli puszczą to przez Kwitrzewice, to tam też jest 3 wioski nasze i też mogą rozbić. Nie wiadomo co, może nie sądzę, żeby to nasz był zabierzony, bo dosyć szybko się puszczą. I na to się do tego ale ja jeszcze tak opowiem, ja kiedyś liczyłam tak ze 2 razy, to są całe kawalkady, to jest po 20 tirów, nie wiem, jedna cała. Są Zgorzeleckie, Lubańskie i 3 firmy. Także teraz Mirska są. Znaczy, że Lubańskie jest tak. Przybywam się tutaj do apelu pana radnego Makulaka, jak najbardziej. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, proszę państwa, wobec tego zamykam. Punkt 2, przechodzimy do podejmowania uchwał. A jeszcze proszę jest państwa, ewentualne wnioski. Ale do tej pory nic wniosku. No bo jeszcze nie było, bo my jesteśmy w dyskusji. To ja wniosek mam. To bardzo proszę o zgłaszanie wniosku, bo rozumiem, że dyskusja, forma dyskusji się wyczerpała i już nie zabieram głosu. Proszę państwa, ja tutaj rozmawiałem w przerwie z panem burmistrzem. Chodzi o tę informację, którą uzyskaliśmy tutaj od pana tego doktora odnośnie stacji w pogotowia w Świeradowie. I nie wiem, co sądzicie państwo o tym pomyśle, żebyśmy upoważnili pana burmistrza, który by się zwrócił do stosownych władz o zmianę lokalizacji, żeby tą stację przenieść ze Świeradowa do Mirska, tak jak tu rozmawialiśmy, miejsce by było, na przykład pan burmistrz powiedział, że to mógłby być budynek niewykorzystany całkowicie posterunku policji w Mirsku. Jest tam plac, na którym mogłaby taka karetka parkować. Spróbujmy, może się uda. Także ja składam tutaj taki formalny wniosek o to, żeby upoważnić pana burmistrza o stosowanie takiego pisma i podjęcie działań. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby złożyć wnioski? Inne wnioski? Nie widzę, wobec tego poddaję wniosek pana Nowickiego pod głosowanie. Kto z państwa jest za tym, aby upoważnić pana burmistrza do podjęcia działań zmierzających do przejęcia stacjonowania na terenie Mirska karetki zespołu. Może na początek do rozpoznania warunków, które mogą się okazać warunki dla zagadnienia. Rozpoznanie warunków do ewentualnego stacjonowania karetki zespołu ratowniczego. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że wniosek został przyjęty. Jednogłośnie pan burmistrz ma nowe zadanie. A my tym samym wyczerpaliśmy punkt 2. Przechodzimy do punktu 3. Do podjęcia uchwał. Ponieważ uchwał jest bardzo dużo, ponieważ te uchwały były omawiane szczegółowo na posiedzeniach Komisji Rady, proponuję panie burmistrzu taką bardzo skrótową, bardzo skrótową formułę, żeby tylko państwa sołtysów poinformować, nad czym będziemy głosowali. Oczywiście zaproszonych i niezaproszonych gości. Szanowni państwo, kredyt długoterminowy na tak zwane wyprzedzające finansowanie 8 965 990 zł 15 groszy na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa środowiskowego klubu profilaktyczno-integracyjnego celem utworzenia Fundu Integracji Społecznej. W 2 transzach 2018-2019 rok i spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2020. Spłata kredytu następuje ze środków budżetu Unii Europejskiej, natomiast odsetki z dochodów własnych gminy. Czy macie państwo wnioski, uwagi? Proszę bardzo, pan radny. To znaczy, ja mam tutaj takie pytanie do pani skarbnik i do pana burmistrza przed podjęciem tych wszystkich uchwał. Myśmy co prawda mówili na ten temat na komisji, ale chciałbym, żeby to też wybrzmiało na sesji. Czy zaciągnięcie tych wszystkich pożyczek, bo tu jest kilkanaście ich, w najbliższym czasie nie spowoduje, że zbliżymy się niebezpiecznie do granicy, która już będzie, która uniemożliwi nam wzięcie następnych pożyczek i zadłuży mocno naszą gminę. To jest jedno pytanie. A drugie to jest też nie pytanie ode mnie, od mieszkańców. Czy jakby zaciągnięcie tych pożyczek teraz, w tej kadencji, uniemożliwi zaciągnięcie ewentualnych pożyczek dla tej rady, która będzie funkcjonować w następnej kadencji?
zablokuje takie możliwości. Czy będzie plany jeszcze takie możliwości? Proszę Państwa, przypomnę tylko, że działania są podejmowane na skutek uzgodnionych inwestycji z państwem. W związku z czym to nie jest nic wymyślonego i realizowanego dla jakiegoś widzimisię czy kaprysu. Oczywiście każdy kredyt powoduje, że możliwości kredytowe gminy się zmniejszają, bo mamy określoną granicę, do której możemy dochodzić i którą nam określa ustawa, a ocenia nas jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa. Każda uchwała, którą Państwo przyjmujecie kredytową, jest i tak wysyłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która opiniuje i wydając opinię mówi pozytywnie albo negatywnie. Jak pozytywnie, to znaczy możecie, negatywnie nie możecie. I na pewno, Szanowni Państwo, dzisiaj stan zadłużenia, jaki mamy, on nie jest zbyt duży, aczkolwiek mamy świadomość, że każda inwestycja będzie generowała kredyt czy pożyczkę. Tą akurat, o której mówimy, ona nie jest dla nas straszna, ponieważ to jest kredyt na wyprzedzające finansowanie i ktoś jak podsumuje może powiedzieć, że jest o tyle milionów, no nie? Ale bardzo wiele tutaj tych kredytów czy pożyczek jest na tak zwane wyprzedzające finansowanie. To wyprzedzające finansowanie Państwu tłumaczyłem, że my, żebyśmy mogli pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej, najpierw musimy je wydać, rozliczyć, otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego i zwracamy kredyt. Pamiętacie Państwo, że przy budowie kanalizacji w Giebutowie to na te wyprzedzające finansowanie my ponad 9 milionów złotych potrzebujemy. Nie ma innego rozwiązania. Są oczywiście zaliczki na realizację inwestycji unijnych, ale one wynoszą tylko 40% kosztów tak zwanych kwalifikowanych. I my to wykorzystujemy. Nie bierzemy pożyczek, tylko bierzemy zaliczki. No ale na pozostałe rzeczy no musimy wziąć to na wyprzedzające, a później musimy też wziąć na swój udział. I pewnie, że w jakimś to stopniu w następnych kadencjach nastąpi, czy w następnej kadencji nastąpi ograniczenie, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, czy w następnej kadencji będą takie możliwości zdobycia środków, bo tak obrazowo, unijnych, powiem, że my w tej chwili realizujemy zadania środków unijnych na łączną wartość 40 milionów złotych, z czego 32 miliony pochodzą ze środków unijnych, czyli można powiedzieć 1/4 dokładamy do tego, co możemy uzyskać. W związku z tym czasami, jak to mówią, pomimo, że jest to obciążenie i ono będzie obciążeniem, no warto, tak? W mojej ocenie jest warto i myślę, że Państwo też tak uznali, bo rozmawialiśmy na ten temat. Nie można wykluczyć różnych rzeczy, że być może będzie inny sposób finansowania samorządu, bo przecież rządy też różne mają pomysły. My chcielibyśmy, żeby były większe finansowanie. Gdzieś tam przed wyborami różne partie mówią, że może zwiększą udział samorządów w PIT-ach, tak? Więc jeżeli by takie coś zostało zrealizowane, no to zwiększy nam się możliwość jakby tutaj finansowania. Być może, o czym ciągle rozmawiamy, inaczej będzie finansowana oświata, bo pamiętacie Państwo, 3 miliony z własnego budżetu, gdyby ona była w 100% albo przynajmniej 90% finansowana z budżetu państwa, no to moglibyśmy mieć, nie wiem, 1 milion, 2 miliony wolnych środków własnych. Więc na pewno trzeba jasno powiedzieć, zwiększamy swoje obciążenie, powodujemy ograniczenie na przyszłość, ale jest albo bierzemy, albo czujemy się bezpiecznie i nie robimy wielu, wielu rzeczy. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymując. Kolejny projekt uchwały dotyczy tego samego zadania. Tak. Udziału własnego. Tak, jest to nasz udział własny, więc tutaj już zaciągamy kredyt długoterminowy na 10 lat w wysokości 1 326 tysięcy złotych. I w dwóch transzach będziemy je zaciągać w 2018, 2019, w zależności od potrzeby wynikającej z płatności. Kredyt spłacany do 2029 roku, co roku 132 600 zł.
Przyjmę poprzez. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym podjęliśmy uchwałę. Przypomnę, że te uchwały powinny przejść bezwzględną większością głosów i taką większością przechodem. Kolejny projekt uchwały. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały dotyczy zadania inwestycyjnego zdegradowanych obszarów gminy wiejskiej. Jest to kredyt na zapewnienie płynności finansowej, czyli zwrotny. W 2019 zwrócimy go 683 428,22 zł. Spłata ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz odsetki z dochodów własnych gminy. Dziękuję. Są uwagi, pytania, wnioski? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Proszę, kolejny projekt. Kolejny projekt również dotyczy kredytu długoterminowego w celu zapewnienia płynności finansowej na zadanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mirsk 658 746,35 zł. Spłata w 2019 roku nastąpi. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać głos w sprawie projektu? Jeżeli nie, to poddaję to pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Proszę o kolejny. Kolejny projekt to jest kredyt długoterminowy w wysokości 10 200 zł na zadanie inwestycyjne oświetlenie górnego Remiszowa. Spłata kredytu w 5 latach po 2040 zł rocznie. Spłata dochodów, spłata kredytu do centrali z dochodów własnych. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa jest przeciw? Ogłaszam, że ten projekt przyjęliśmy jednogłośnie. Panie Burmistrzu, ja bardzo przepraszam, ja nie wiem, czy się nie pomówiłam, ale czy myśmy głosowali przyjęcie kredytu długoterminowego na termomodernizację wielorodzinnych To proszę o kolejny projekt dotyczący doświetlenia, tak? Tak, to jest kredyt na doświetlenie drogi powiatowej 2498 w Mirsku. Kredyt w wysokości 24 tysiące złotych, spłata kredytu w latach 2019-2023, w ciągu 5 lat. Rata roczna 4800 zł, spłata kredytu i odsetek dochody własnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki środków. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Proszę o kolejny projekt. Kolejny kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, spłata kredytów w ciągu 10 lat do 2028 roku po 10 tysięcy złotych rocznie, spłata kredytu wraz z odsetkami z dochodów. Dziękuję. Czy ktoś Jeżeli nie poddaję projekt uchwały pod głosowanie, kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Proszę o kolejny projekt uchwały. Szanowni Państwo, kredyt długoterminowy w wysokości 200 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne rewitalizacja zdegradowanych obszarów gminy Mirsk. Spłata przez 10 lat po 20 tysięcy złotych rocznie, spłata kredytu i odsetek nastąpi z dochodów własnych.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. I teraz te projekty wprowadzone do dzisiejszego porządku. Kredyt w wysokości 460 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Alei Wojska Polskiego. Spłata przez 10 lat od 2019 roku po 46 tysięcy rocznie. Spłata kredytu i odsetek z dochodów własnych. Ja przepraszam bardzo, ja nie zgadzam się to, co mam tutaj w porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego poddaję projekt pod głosowanie. Państwa nie są jego przyjęciem. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała przyjęliśmy jednogłośnie. Proszę o kolejny projekt. Kolejny projekt uchwały to jest kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 146 130 zł. I to jest na uzbrojenie terenu aktywności gospodarczej przy Alei Wojska Polskiego w Mińsku. Spłata kredytu nastąpi w 2019 roku ze środków budżetu Unii Europejskiej odsetki na nasze dochody własne. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Oddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymujący. Proszę następny projekt. Następny, Szanowni Państwo, to już wcześniej również podejmowane. Kredyt w wysokości 750 tysięcy na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa dolnośląskiego na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 gminy Lis. I spłata będzie dokonywana przez 10 lat do 2020 roku po 75 tysięcy złotych rocznie. Spłata kredytu i odsetek nastąpi z dochodu własnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzyma? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. Proszę Panią. Teraz mamy pożyczkę, tu planowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, długoterminową w celu zapewnienia płynności finansowej w kwocie 791 620 zł 52 grosze na realizację zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mirz. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku ze środków Unii Europejskiej oraz odsetki z dochodów własnych gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja rozumiem, że w przypadku tego kredytu, czy tej pożyczki, tak jak Pan mówił, dopóki nie znajdzie się wykonawca, nie będzie ta pożyczka zaciągana. Nie będzie potrzebna. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna pożyczka długoterminowa w celu zapewnienia płynności finansowej w kwocie 951 232 zł 27 groszy na zadanie termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mirz. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku ze środków budżetu Unii Europejskiej, natomiast odsetki z dochodu własnej gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym.
Kolejna pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 421 253,65 zł. Na temat modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Lis, to jest udział własny gminy. Spłata będzie następowała od 2019 do 2028 po 42 tysiące złotych rocznie, w 2028 43 253,65 zł. I spłata nastąpi z dochodów własnych gminy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to oddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Ostatnia uchwała w tej sprawie, zaciągnięcie pożyczki długoterminowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 450 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Mielska. Spłata przez okres 10 lat, kończymy w 2028. Pożyczka wraz z odsetkami spłata i nastąpi dochodów własnych. To taka sama sytuacja, to jest pożądanie, jeżeli dopóki nie ma wykonawcy, nie będziemy tego uruchamiać. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania, uwagi, wnioski? Jeżeli nie, to oddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Przechodzimy do kolejnego projektu. Zmiany wieloletnich rocznych finansowej miastnej gminy Lis. Ponieważ ten projekt był omawiany na komisji, tam padły różne pytania, zagalopowałam się pytania, uwagi, także myślę, że nie będziemy tego podzielać tu na sesji. Pani skarbnik, ja tylko prosiłam o jedną informację. Czy pani skarbnik ją przygotowała, to bardzo proszę. Jeżeli chodzi o zobowiązań, było pytanie, zobowiązań w wysokości 10 306 576,83 zł. I to jest zawarte w uchwale zmian w budżecie, dotyczy kredytu, planowanych kredytów i pożyczek, które są planowane do zaciągnięcia, ale w tej chwili jeszcze nie są zaciągnięte, ani żadne umowy z bankami nie są podpisane. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęto 14 głosami za. Kolejny projekt dotyczy zmian budżetu. To jest konsekwencja wcześniej podjętych uchwał. I tutaj, proszę Państwa, też ten projekt szczegółowo omawialiśmy. Nowością była jedynie autopoprawka i poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie autopoprawki. Autopoprawka dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w Sówkiewuchowie o kwotę 26 tys. zł, a przeznaczenie środków na budowę pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych w kwocie 20 tysięcy i zadanie realizowane przez powiat łubecki oraz budowę zaplecza sportowego dla klubu sportowego w Kisamrowskowice w kwocie 6 tysięcy złotych na projekt zbudowany dotyczący budowy tego zapleca. Aha, jeszcze mogę dodać, że paragraf 3 tej uchwały zmian w budżecie będzie miał takie inne brzmienie troszeczkę. Tak, bo będzie paragraf 3, przeczytam go w całości. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 4 640 466,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek Wojewódzkiego Funduszu oraz kredytów bankowych w kwocie 2 132 944,07 zł, przychodami z tytułu wolnych środków finansowych, pożyczenia kredytów i pożyczek dla ubiegłych w kwocie 1 365 234,92 zł oraz poprzez zmniejszenie rozchodów z tytułu pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 1 142 288 zł. Tak będzie brzmienie tego paragrafu uchwały. Bo Państwo bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w
sprawie tego projektu uchwały. Jeżeli nie, poddaję go pod głosowanie wraz z tymi dwoma autopoprawkami złożonymi przez panią radną. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi obowiązuje nas konieczność podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Przedstawiliśmy Państwu podział gminy na okręgi wyborcze. On się nie zmienił w stosunku do tych okręgów, które były ustalane przed poprzednimi wyborami samorządowymi, jak również projekt uchwały został zgodnie z obowiązującymi przepisami wysłany do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze, uzyskał pozytywną opinię. I tak jak wspomniałem, tu w zasadzie nic się nie zmienia. Podział na okręgi, na jego granice jest taki sam jak przed poprzednimi wyborami samorządowymi. U nas są tylko jednomandatowe okręgi wyborcze. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie powiedzieć? Jeżeli nie, jak krótko, bardzo mi się nie podoba. Ten podział zwłaszcza uczynił przedstawicielstwa i uważam, że jest niesprawiedliwy. Wobec tego będę głosowała przeciwko temu. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Przeciwnym. I chciałabym od razu do protokołu zgłosić votum separatum od tej uchwały. Proszę o zapisanie. I proszę o kolejny projekt. Szanowni Państwo, kolejny projekt również związany jest z wyborami samorządowymi. To jest też obowiązek nasz dokonać podziału gminy na stałe wody głosowania, ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. I tutaj w stosunku do poprzednich wyborów nastąpiły, można powiedzieć, dwie zmiany. Pierwsza zmiana jest zmianą techniczną wynikającą z faktu, że środowiskowy klub, w którym była siedziba obwodu numer 2, jest w remoncie i nie zdążymy do wyborów. W związku z czym ustalono, że siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie w Szkole Podstawowej imienia Osadników Ziemi Wilskiej w Bielsku na sali gimnastycznej. Druga zmiana dotyczy granic obwodu i tak dokonaliśmy tutaj na skutek również wniosków mieszkańców przesunięcia z obwodu numer 4 mieszkańców Gierczyna, Mlądza i Przecznica do obwodu numer 5, czyli można powiedzieć tak, miejsce głosowania poprzednio było w Szkole Podstawowej w Krowicy, natomiast w tej chwili dla tych mieszkańców będzie w Szkole Podstawowej w Rębiszowie. Jest to, można powiedzieć, powrót do poprzednich jeszcze rozwiązań. One się zmieniły, tak jak mówię, 4 lata temu i wywołały niezadowolenie mieszkańców. Dzisiaj też w czasie wyborów czy ustalenia komisji wyborczej dla sołectwa Przecznica mieszkańcy zwrócili na to uwagę. Były rozmowy z sołtysami poszczególnych miejscowości. Mląc generalnie wypowiedział się, że również chciałby wrócić do starego rozwiązania, czyli tego, co proponujemy do głosowania w Rębiszowie. Pan sołtys Gierczyna uznał, że w zasadzie dla Gierczyna jest wszystko jedno, ponieważ i tak musi dojechać czy do Krowicy, czy do Rębiszowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytanie? Pan radny Baszak. Myślę, takie pytanie. Chodzi mi o ten dodatkowy obwód WPS. Czy on będzie tworzony odrębną uchwałą? Czy... Tak. Zamknięty. Czy jest WSM w stronie tego obwodu? Znaczy musimy. To wynika z przepisów prawa, tak? Bo ci ludzie są nie, wielu jest im niepełnosprawnych i tworzy się takie obwody. Ale czy w szpitalach, jak to co wiem, w szpitalach chyba nie ma możliwości tego tworzenia takiego obwodu. Wiem, że to jest dużo. Proszę? Sytuacja Gryfów Śląskich, chyba tam nie było tworzenia obwodu. Szpitalu nie. A
to jest wymóg dotyczący przepisów prawa? Na pewno? Mieszkają są za bardzo ładne. Mieszkańcy, tak, tak. Dało się tylko przewyższyć. A to Mukowa będzie budowywać? Kolejny? Przed wyborami. Przed wyborami, no. To w takim razie ja mam kolejne pytanie, panie burmistrzu. Czy to jakieś odrębne przepisy regulują powoływanie obwodowych komisji, zamkniętych obwodowych komisji? Bo od pana sekretarza usłyszałam, że musimy na tej sesji te uchwały podjąć, bo gonią nas terminy. A w przypadku zamkniętych obwodów nie gonią nas terminy, inne przepisy to regulują. Znaczy zamknięte obwody nas nie gonią przepisy z tego względu, że tam się nic nie zmieni dla tych mieszkańców. Dla nich cały czas jest ten sam obwód. Oni nie zmieniają ani miejsca, ani granic tego obwodu. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, żeby mieszkańcy zostali poinformowani, musi być z dużym wyprzedzeniem, bo mogą następować zmiany. Tak jak u nas następują zmiany, musimy do mieszkańców dotrzeć. A tu w przypadku, mówię, DPS-u nie nastąpi żadna zmiana. Oni dalej będą w tym samym numerze obwodu i nie będzie żadnej zmiany granic. Bo jest tylko obwód większości komisji już nie ma. Proszę? Większości komisji już nie ma. Jak większości komisji? W naszej uchwale też nie ma. W tej pierwszej, którą podejmowaliśmy, też nie ma w zasadzie zmian. Ale jest obowiązek przyjęcia w określonym czasie przed wyborami. Jak wynika to z przepisu, no to my tu nie mamy innej możliwości. Zresztą ostatnim dniem jest 31 marca, który można przyjąć. Jeżeli my nie przyjmiemy, bo możemy to zrobić, to za nas zrobi to komisarz wyborczy. A drugie pytanie mam pod adresem pana sołtysa Gierczyna. Czy pan sołtys Gierczyna konsultował z mieszkańcami Gierczyna, zwłaszcza tego Gierczyna drogi powiatowej w górę, zmiany, że tak powiem, miejsca głosu. Panie przewodniczący, to nie było konsultacji, tylko było spotkanie sołtysów. Na ale tym. Ja pytam, ja wyraziłem swoje zdanie. Konsultacje z mieszkańcami Gierczyna. Czy mieszkańcy Gierczyna wyrazili chęć, że tak powiem, jechania do głosowania w Rębiszowie? A jak pani sobie wyobraża konsultacje? To było szkolenie dla sołtysów i pan burmistrz zapytał, i powiedział, jest wszystko jedno. Swoje zdanie. Mieszkańców. Przecież nikt nie robił żadnych konsultacji. No. O, dziękuję, bardzo mi to wyjaśniło. Ja składam wniosek, aby tutaj powrócić do Krowicy. Aby w tym projekcie uchwały było tak, jak było. Dobrze. Wszystko jedno, wszystko. Tu 3 kilometry. Ja to wytłumaczyłam na komisji, dlaczego. Mieszkańcy Gierczyna mają znacznie wydłużoną drogę do Rębiszowa niż mieszkańcy innych wsi. I poza tym historycznie, tak jak pamiętam, zawsze Gierczyn głosował w Krowicy. Moim zdaniem, teraz to dopowiem, nieszczęściem jest łączenie tych dwóch wsi jeszcze Mrądza w jeden obwód. To jest nieszczęście. Ale to jest nieszczęście nie tegoroczne. Ale to jest zeszłoroczna kadencja. Zeszłorocznej kadencji tak zrobiono i w tej kadencji to powielamy. Dlatego zgłosiłam o tym separatu i nie wiem, czy nie będę tutaj w tym temacie jeszcze coś działać. Bardzo proszę panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, oczywiście ma pani rację, że Gierczyn głosował zawsze w Krupicy, natomiast też muszę powiedzieć, że Mrąc i Krzecznica zawsze w Rębiszowie. No to panie burmistrzu, i to w poprzedniej kadencji zostało zmienione. Niepotrzebne było łączenie tych wsi w jeden obwód. No ale to już... Proszę też popatrzeć na te wskaźniki, o których mówiłam. To nie jest dobre rozwiązanie. Pani przewodnicząca, ale są pewne wytyczne, według których my musimy działać. Tutaj cokolwiek byśmy nie wymyślili, to zawsze jest problem. Ja pamiętam dokładnie, jak ponad 4 lata temu była próba ustalenia tak obwodów, żeby w miarę równo każdy radny reprezentował równą ilość mieszkańców. Jest to praktycznie niemożliwe. Ale są, ja na to zwracam, drastyczne różnice. No są, ale mieszczą się w przedziałach, które przepisy wskazały, które regulują. Także musimy między, ten wskaźnik musimy mieścić między 0,5 a 1,49. Ale jest 51, jest powyżej tak? Jednego. Tylko pani przewodnicząca, ja pokażę pani, jak to się liczy i dam pani zadanie matematyczne i proszę to przeliczyć. Wtedy pani zobaczy, bo myśmy to wielokrotnie próbowali liczyć, bo też widzieliśmy to, jeszcze to 4 lata temu.
nie ma technicznej możliwości, żeby logicznie to podzielić, bardzo logicznie. Bo ja rozumiem, do czego pani zmierza, natomiast nie ma możliwości łączenia tak, bo wystarczy popatrzeć na te miejscowości, które są włączone. I teraz jeżeli weźmiemy sobie ten współczynnik 0,51, jak pani mówiła, tak? I teraz proszę tylko pomyśleć, z czym połączyć sołectwo Rurice? Z kim? Z którym sołectwem? Logika wskazuje, że z Krowicą. I tak zawsze było. Rurice i Krowice. Tylko proszę pani, proszę o razem. Razem. Tylko proszę zauważyć, że w tym momencie Krowica i Orłowice mają jeden mandat. I pozostaje jeden mandat, który trzeba gdzieś jeszcze komuś oddać teraz. Komu oddać ten jeden mandat? Żeby było 0,5. Żeby było 0,51. Teraz trzeba. To było za mało czasu, żeby nad tym posiedzieć. Rozumiem. Ja swoje zdanie powiedziałam, pan powiedział swoje, kończymy. Rozumiem. Ja tylko powtarzam, że myśmy to już 4 lata temu ćwiczyli. Jest to naprawdę zadanie matematyczne, żeby każdemu pasowało. Nie ma szans. Nie ma szans. Ja wycofuję siedziby komisji, ale proszę, żeby zaprotokołować słowa pana sołtysa, że na zebraniu sołtysu została podjęta ta decyzja i pan sołtys podjął swoją opinię. Sołtys powiedział, że wszystko jedno, czy w Krowicy, czy w Lemiszowie. Nie zabijał swoje. To jest sołtysa zdanie. Tak, można tak napisać. Okej. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Proszę o dotyczący już okulary podziału gminy Lipsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sieci obwodowych komisji wyborczych. O tym projekcie cały czas rozmawiać. Poddaję ten projekt pod głosowanie. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzyma? Pani Agnieszka, proszę policzyć głosy. Wstrzymał się przeciw. Nie, przeciw. Jeden z przeciw, a wstrzymujący się. Proszę podać dzień głosowania. 8 głosów za, 4 głosy i jeden z przeciw. Można jeszcze raz powtórzyć? Może głosowanie? A jest taka pociesza. W związku z powyższym uchwała została przez Radę przyjęta 9. Proszę państwa, zachodzi konieczność powtórzenia głosowania, bo pan chce. 9, przepraszam, nie. Jest 1 głos przeciwny, 4 wstrzymujące, a jest 14 radnych, więc 9 głosów. Czyli jeszcze raz ogłaszam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 4 głosach. Przepraszam, 1 głosie przeciwu, 4 głosach wstrzymujących. I również proszę o odnotowanie, że składam odwrót od paratu wobec tej uchwały. Ja myślę, że skończymy projekt uchwał. Kolejny projekt dotyczy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w roku 2018. Panie burmistrzu, to jest tak, to co roku przyjmujemy. Oczywiście. Więc ja może zapytam państwa radnych, czy mają państwo jakieś pytania, wnioski. Tym bardziej, że omawialiśmy te projekty na komisjach. Jeżeli nie, to poddaję go pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Również omawialiśmy, pani kierownik omawiała szczegółowo na posiedzeniach komisji gminy program wspierania rodziców na lata 2018-2020. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś wątpliwości, pytania, uwagi? Nie widzę, wobec tego też poddaję ten projekt pod głosowanie. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest przeciw, kto z państwa się wstrzymał? Uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Kolejny
projekt dotyczy przyjęcia kompleksowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. Też go podejmujemy co roku. Też pani kierownik szczegółowo omawiała na komisji. Czy są jakieś pytania, wnioski? Wątpliwości. Nie widzę, wobec tego projektu poddaję pod głosowanie. Przez Państwa jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że udział przyjęliśmy do głosowania. I proszę Państwa, przechodzimy do wdrażania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej. Panie burmistrzu, dosłownie nie jedno zdanie z Państwa. Państwo są w tej chwili, o czym. Państwo, projekt dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2, budynku numer 13 w Wielkowie. Mieszkanie w złym stanie technicznym, bardzo mocno zawiedzone, w związku z czym nie ma sensu wprowadzania najemców, ponoszenia kosztów remontu. Jest zainteresowany zakupem, ustawimy do przetargu i można powiedzieć, pozbędziemy się takiego złego lokalu. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi? Nie, tam gdzie to będzie. Wobec braku kadrowych poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa jest przeciw? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I proszę Państwa, zostały nam dwa projekty uchwały zupełnie niekontrowersyjne. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miejskiej po umowach zawartych na czas oznaczony do lat 3. Pierwszy z tych projektów. Panie burmistrzu, dosłownie jedno słowo, czego dotyczy ta dzierżawa. Szanowni Państwo, to są dzierżawa gruntów podobnych przydomowych, a w drugim przypadku jest dzierżawa pod pomieszczenie gospodarcze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Głosujemy najpierw ten ogród przydomowy. Kto z Państwa jest za? Przepraszam, to jest razem. To jest jedna uchwała. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i podniesiona. Bardzo podobny projekt uchwały. Same ogrody. Same ogrody przydomowe. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 6. Przed punktem 4 myślę, że krótka. 10-minutowa przerwa się wszystkim przyda. Szczególnie tu trzeba by przewietrzyć troszeczkę to pomieszczenie. Szanowni Państwo, prosiłabym Pana bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, informacja z działalności burmistrza Kutna. Zorganizowali i przeprowadziłem Radę Budowy Inwestycji, budowa sieci kanalizacji i wodociągowania Solostwa Wiebuchów oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej w Mińsku. To zbyt dużego postępu robót nie było, bo Państwo pamiętacie, że były dosyć mroźne dni i te roboty były wstrzymywane, ale jak Państwo też zauważyliście, one dosyć mocno w tej chwili ruszyły do przodu. Szanowni Państwo, zwołałem zebranie Sołectwa Przysznica w celu zorganizowania wyborów sołtysa po rezygnacji pana Dominika Banaka. I chciałbym tutaj Państwu dzisiaj przedstawić pana sołtysa, pana Konrada Krajewskiego, który wygrał wybory. To zapraszamy? No, pan oczywiście musiał też odczekać, bo był czas siedmiodniowy na ewentualne protesty, czy ale już jest pełnoprawnym sołtysem sołectwa Przysznica. Szanowni Państwo, przeprowadziłem przetarg nieograniczony na roboty drogowe, remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, powierzchniowo utrwalanych oraz urządzeń odwadniających drogi. Przetarg został rozstrzygnięty i tak w części dotyczącej remontów cząstkowych, nawierzchni bitumicznych i regulacji urządzeń wygrała oferta zakładu budowy drugi mostu Wangut pani Anny Twardochleb z Lubówka Śląskiego. W przypadku zadania oznaczonego u nas numer 2, remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych,
wygrała firma usługowa ZEBO Bożena Zatki z Mirska. Zadanie numer 3 dotyczy montażu ścieków drogowych, betonowych i przepustów. Również firma usługowa ZEBO Bożena Zatki z Mirska. I jeszcze mieliśmy zadanie dotyczące oczyszczania rowów. I tutaj wygrało konsorcjum firm pan Piotr Walczak z Leśnej i pan Tomasz Walczak również z Leśnej. Zakończyłem drugi przetarg na zadanie termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Mirsk. Niestety na tą chwilę brak ofert. Do przetargu nikt nie przystąpił. Tak jak wspomniałem, jest to drugi przetarg. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania przebudowa środowiskowego klubu profilaktyczno-integracyjnego celem utworzenia klubu integracji społecznej w Mirsku i tutaj trwa procedura. Szanowni Państwo, ogłosiłem przetarg na sprzedaż lokalu, to już jest trzeci ustny przetarg lokalu przy ulicy Podchorąży w budynku numer 14. Powierzchnia lokalu to jest 14,18 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5000 zł. Ogłosiłem też drugi przetarg ograniczony w miejscowości Krowica na działkę o powierzchni 200 m2. Cena wywoławcza nieruchomości 3000 zł. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek przyległych. Nikt inny nie może stać się ich właścicielem. I ogłosiłem również rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku w Rębiszowie 1. Lokal ma powierzchnię 42,70 m2 i cena wywoławcza wynosi 15000 zł. Szanowni Państwo, aktualnie trwa jeszcze do końca kwietnia nabór wniosków o udzielenie pomocy na finansowanie w formie dotacji na budowę studni głębinowych. Informowałem też Państwa, ale tutaj jakby mam zaktualizowaną tą wiedzę. Ankietowaliśmy mieszkańców pod kątem ewentualnego zainteresowania budową przydomowych oczyszczalni ścieków przy dofinansowaniu gminy, jak również wymianę piecy również przy finansowaniu tego, przy dofinansowaniu tego działania przez gminę. Aktualnie w tej chwili mam, ponieważ do 20, ja Państwu podałem na komisji informację, do 20 marca, natomiast teraz mamy jeszcze jakby świeżą. Do dnia wczorajszego wpłynęło 20 ankiet osób zainteresowanych budową oczyszczalni. Proszę. Tak. Natomiast jeśli chodzi o ankiety złożone na wymianę pieców, czyli program ograniczenia niskiej emisji, no to mamy złożonych ankiet 96. Mamy to też oszacowane, więc tutaj w przypadku oczyszczalni przydomowych, tam Państwo w uchwale przyjęli maksymalne dofinansowanie 6000. W związku z czym no, przy 20 jest to kwota 120000, natomiast tutaj już przy ankiecie dotyczącej programu ograniczenia niskiej emisji zostało to podzielone i na budynki mieszkalne, i na lokale i lokale usługowe. Mamy 96 ankiet. Wartość ewentualnego dofinansowania, gdybyśmy na zasadach Wojewódzkiego Funduszu chcieli to dofinansować, na dzień dzisiejszy oscyluje w wysokości 585150. złotych, także zainteresowanie dosyć duże. Szanowni Państwo, wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębiszowie. Zorganizowałem i przeprowadziłem posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Ustalaliśmy listę osób, dla których przewiduje się przydział z zasobu gminnego. Zorganizowałem i przeprowadziłem spotkanie z sołtysami sołectwa gminy Mirsk w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w roku 2018. Wziąłem udział w podsumowaniu projektu Innowacyjna Edukacja Przedszkolna z językiem angielskim za Pan Brat. To jest pierwszy projekt unijny, który już został zakończony. Wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Polskiego Związku Wędkarskiego koło Mirsku.
Spotykałem się z Państwem oraz z Panem Dyrektorem Sikorą z Simeco w sprawie porozumienia, które nam zostało zaproponowane. Dzisiaj do Państwa skierowałem i tam pewnie Pani Przewodnicząca w korespondencji będzie przedstawiała tą sytuację. Dzisiaj Pan Dyrektor Sikora dzwonił do mnie z zapytaniem, czy zajęliśmy stanowisko do jego pisma, więc myślę, że ja troszkę tutaj powiem i Państwo może w sprawach różnych byśmy jeszcze o tym podyskutowali. Kolejnym punkcie, bo to jest dosyć poważna sprawa. Tak. Aha, czyli będzie, tak? Tak. Dobrze. Czyli ja tutaj tylko sygnalizuję, że coś takiego jest i będziemy o tym dyskutować, bo to, mówię, jest dosyć ważne. Spotykałem się z dyrektorami szkół w sprawie projektów organizacyjnych na nowy szkolny. Spotkałem się z kierownictwem inwestycji Polskiej Spółki Gazowniczej w sprawie gazyfikacji. Chodziło mi generalnie o potwierdzenie, czy działania w tym roku będą przeprowadzone. Z informacji, którą uzyskałem, jest ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy i oczywiście podobne sytuacje są jak u nas, oczekiwanie, żeby jakiś wykonawca złożył ofertę. Wziąłem udział w zebraniu sołectwa Mroczkowice i Kamień. Tutaj tak informacyjnie, efektem tego zebrania było podjęcie decyzji przez sołectwo, że jakby wracają do, w związku z tymi różnymi perturbacjami z naszym projektantem, sołectwo wraca do pierwszego wariantu, czyli remontu istniejącej świetlicy użytkowanej aktualnie, ponieważ zostały zakończone sprawy spadkowe, które spowodowały, że gmina stała się w 100% właścicielem budynku, więc no jakby tutaj te przeszkody formalne zostały zlikwidowane. Szanowni Państwo, jeszcze, bo też było pytanie, ja tak jakby do dokładnej wiedzy nie miałem, ale tu Państwu przedstawię, dotyczy kosztów związanych z pracami przy pracach rozbiórkowych zabezpieczających przy budynku ulicy Mickiewicza 1, 3 i ulicy Kościelnej po katastrofie budowlanej. Więc tak, łącznie wydaliśmy do dnia dzisiejszego 133 414 zł 7 groszy. I w tym temacie mamy koszty poniesione przede wszystkim z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. I tutaj Szanowni Państwo, mamy rozliczone, można tak powiedzieć, koszty związane z usunięciem pozostałości budynku Mickiewicza 1. Czyli to mamy jakby zakończone to działanie. Natomiast jeszcze będą koszty związane z zabezpieczeniami budynku, ściany budynku Mickiewicza 3 i Kościelnej 2. Z tym, że też Państwa informuję, że otrzymaliśmy od ubezpieczyciela za ubezpieczone mieszkanie około 210 tysięcy złotych. Więc również tutaj te środki są kierowane na te działania. Natomiast w kwestii dotyczących zabezpieczeń ściany jednego i drugiego budynku również będziemy chcieli skorzystać z ubezpieczenia, bo w przypadku ulicy Mickiewicza 3 jest to budynek w 100% gminny, w związku z czym mamy i wiemy, jakie mamy ubezpieczenie, będziemy po zakończonych robotach występować do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel o tym wie. Natomiast w przypadku Kościelna 2 jest inny ubezpieczyciel, ponieważ tam jest wspólnota mieszkaniowa i gmina tam jest większościowym udziałowcem, no ale niemniej jednak wspólnota podjęła decyzję, żeby u innego ubezpieczyciela się ubezpieczyć i też będziemy chcieli z tego skorzystać. W związku z czym no może się tak okazać, że będziemy tutaj większość tych działań sfinansujemy z odszkodowań. Szanowni Państwo, jeszcze tak informacyjnie, że otrzymaliśmy pomoc finansową z gminy Olszyna, która może niedużą kwotą, ale 5 tysięcy złotych na tą katastrofę nam przekazała. Z wiedzy jeszcze jaką mam, gmina Warta Bolesławiecka też przekaże kwotę 10 tysięcy złotych. No i jeszcze Związek Gmin Kwisa też przekaże 10 tysięcy złotych, ale mówię, tam jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, bo musimy zmienić statut związku, bo w statucie nie przewidziano możliwości wspierania gmin, więc to troszeczkę potrwa i myślę, że gdzieś koło czerwca. Więc no, są takie wyrazy solidarności z nami przy tym zdarzeniu. Może to też nas cieszyć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pana Burmistrza w związku z złożonym sprawozdaniem?
Ja mam tylko jedno krótkie, panie burmistrzu. Wiem, że w tym roku obcięto nam znacznie subwencję oświatową. I czy to ma przełożenie na projekty organizacyjne szkół? Znaczy oczywiście rozrzutki nie będziemy przy projektowaniu. Nie, ale czy tej brakującej kwoty będzie pan burmistrz szukał projektu? Na tą chwilę takich decyzji nie podjąłem. Sprawy związane z pewnymi ograniczeniami wynikają z reformy oświatowej, czyli likwidacji gimnazjów. Nie podjąłem żadnej takiej decyzji, która powodowałaby, że zmniejszam powiedzmy zatrudnienie czy dochody szkoły z tytułu braku tej subwencji. Natomiast wyraziłem swój pogląd w takich wytycznych do dyrektorów. Szczególnie mówię tutaj o zespole szkolnictwo-gimnazjalnym w kwestii obsługi, którą zresztą chcę przeorganizować, w kwestii księgowej obsługi, jak i sekretariatów uczniowskich. Zmniejszyłem tam ilość godzin na świetlicy i pedagoga. Tym bardziej można powiedzieć tak, że na skutek też pewnych działań ministerialnych, muszę państwu powiedzieć, że ilość godzin pedagoga, bo dotychczas rada ustalała dla pedagogów, psychologów, logopedów, a w tej chwili jest ustalone przez ministra, no to zmniejsza się ilość godzin z 26 na 22. Taki etap, tyle godzin będzie etap pedagoga. No i tutaj, no mówię, tak jak zmniejsza się ilość klas gimnazjalnych, to tutaj też nastąpiło zmniejszenie, bodajże, żeby państwa nie słuchało, do 10 godzin. Natomiast świetlica to chyba do 16 godzin. To są te zmniejszenia wynikające z reformy oświatowej. Natomiast też, żebyście też państwo wiedzieli, wyraziłem zgodę na może nieduże ilości, ale w tych małych szkołach, ponieważ te problemy, które były w gimnazjum, będą się przenosić teraz do klas 7 i 8. No, pewnie też i są z młodszymi, wyraziłem zgodę na zatrudnienie pedagogów w ilości aktualnie 6 godzin tygodniowo. We wszystkich tych małych, mniejszych szkołach. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu następnego. Proszę państwa, na początek chciałbym, żebyśmy formalnie zajęli dwa stanowiska, które wypracowaliśmy na posiedzeniach komisji. Było pytanie skierowane od pana burmistrza, czy jesteśmy za utrzymaniem funduszu sołeckiego. Na komisjach wyraziliśmy swoją opinię, ale teraz, żeby się stało zadość formalnością. Kto z państwa radnych jest za tym, aby utrzymać fundusz sołecki? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzyma? Ogłaszam, że rada decyzję 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym, otrzymuje fundusz sołecki. I druga sprawa dotyczyła pisma skierowanego do nas przez pana posła. Tą sprawą zajmowała się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji o zarekomendowanie Radzie Stanowiska. Szanowni Państwo, nie wpłynęło pismo prośba pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jarosława Sachajko. I autor prośby w tym piśmie zwraca się do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywanych środków pieniężnych dla izb rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. W ustawie o izbach rolniczych, co jest zawarte w Dzienniku Ustaw z 2016 roku, pozycja 1315 i z 2017 roku, pozycja 1089, nie ma mowy, że Rada Gmina może podejmować takie uchwały i działania. Nie należy to bowiem do kompetencji Rady. Jednakowoż państwo, gdybyście państwo chcieli podjąć taką uchwałę, no, to
trzeba mieć świadomość, że taka uchwała podjęta przez nas będzie obciążona tym, że i tak Izbie Rolniczej przysługuje prawo należnego świadczenia, z tym, że jeszcze trzeba zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie. Obecnie jest to 7% w skali roku. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska negatywnie opiniuje prośbę pana Jarosława Sachy. Dziękuję. Dziękuję bardzo komisji, dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Kto z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, kto z państwa jest za przyjęciem stanowiska wypracowanego przez komisję jako stanowisko rady? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że Rada Dzień Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska wypracowała stanowisko w sprawie tego pisma. Bardzo proszę, bo będziemy, pani Agnieszka będzie musiała przygotować odpowiedź. Także dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Janowska. W związku z tym, że sesja jest nagrywana, chciałabym skorzystać z okazji i wyjaśnić mieszkańcom miasta i gminy, naszego miasta i gminy, kwestię dotyczącą odnośnie kompetencji naszej Rady. Bo zauważyłam, że jako Rada znam zapisy ustawy o samorządzie gminy i wiem, że to Rada jest organem kompetentnym, stanowiącym, decyzyjnym i kontrolnym, a burmistrz lub wójt tylko wykonawczy. Jednakże, jeśli rozmawiam z mieszkańcami, zauważam, że nie wszyscy to wiedzą i często uzyskują mylne informacje albo nawet czasami są wprowadzani w błąd. I to jest, neguje po prostu kompetencje naszej Rady. Zadania, które są teraz realizowane, bądź będą w najbliższym czasie realizowane ze środków unijnych, no z proporcjonalnie niskim udziałem środków własnej gminy, były przez radnych wnikliwie analizowane, przeanalizowane i dopiero wtedy zostały przyjęte stosowne uchwały. Gdyby to Rada nie zaakceptowała tych projektów, tak dobrze przygotowanych przez profesjonalnego pracownika, to leżałyby one na dnie szuflady. A teraz chociaż coś pożytecznego dla naszego miasta i naszej gminy dzieje się. Chciałabym również zaznaczyć, że było już wiele zrealizowanych projektów unijnych z zerowym udziałem środków własnych gminy dla przedszkola, dla szkół, i dalej te projekty są wdrażane, nowe projekty, które po prostu, gdy nie ma udziału środków własnych gminy, pomniejszają dosyć znacznym w znacznym stopniu koszty utrzymania szkół wiejskich. Dlatego też to jest moja opinia, bo rozmawiam z ludźmi i dlatego chciałam sprostować takie różne poglądy, a podjęte na dzisiejszej sesji uchwały są wyrazem tego, że to Rada ma decydujący głos, kiedy podejmuje jakieś uchwały. I to jest rozważane na komisjach szczegółowo, wnikliwie i dopiero wtedy po analizach podejmowane są takie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa w tym punkcie chciałby zabrać jeszcze głos? Jeszcze interpelacje. Tak, tak, to jeszcze interpelacje, zapytania, wnioski. Bardzo proszę, pan radny Warszawski. Ja takie pytanie dotyczące takich technicznych spraw, dotyczących drogi, którą teraz budujemy do tej strefy ekonomicznej, tak? Mhm. Czy ona będzie dwutorowa, czy będzie tylko jeden wjazd i wyjazd? I jaka szerokość tej drogi? Będzie pytają mieszkańcy mi o to, czy tam dojadą jakieś ciężkie samochody, jak powstają w ogóle jakiś zakład?
Czy będzie wyjazd tylko i wjazd, czy będą dwa wjazdy, wjazd w jednym miejscu? I podobnie przy ulicy Arnia Wojska Polskiego, co będzie też wyjazd i wjazd. Znaczy, panie radny, no oczywiście szerokości dokładnie nie pamiętam, ale... Szerokość chodzi, czy to będzie taka szerokość dla ciężarowych, czy dla osobowych samochodów? Się będą mieścić, bo się mijać po prostu. Znaczy, na pewno nie ma tam przeszkód, żeby przejechały samochody, natomiast no, nie budujemy drogi, to jest droga wewnętrzna, więc ona nie musi mieć normatywu drogi, powiedzmy, wojewódzkiej. I 4 metry? No myślę, że na spokojnie tam 4 metry, także no, będzie wjazd dwustronny, czyli z Wojska Polskiego i z, od tutaj, powiedzmy, od ulicy Ofiar Oświęcimskich. Także tam nie ma potrzeby budowania bardzo szerokich dróg, to też... No nie sądzę, że tam będzie taki ruch, jak powiedzmy te ciężarówki, które jeżdżą do Rębyszowa. Które się mieszkańców nie po prostu sobie tam temat chodzi z metrem i sprawdza i pyta mnie właśnie o to. No musiałbym spojrzeć do dokumentacji. Czy tam się w ogóle wie, co tam jedzie, bo mówię, że tam będzie coś, coś takiego właśnie, jakiś zakład przemysłowy ewentualnie w przyszłości. Żeby tam jednak droga była szersza. No ja mówię, no ja nie znam spraw technicznych, także... Generalnie projekt uzyskał pozwolenie na budowę, czyli wszystko mieści się w normatywach przyjętych dla ruchu kołowego, dla takiego obszaru. Ja mówię, no zapytam pana Nowika dokładnie, niech pamiętam dokładnie, no nie? Dziękuję. Ja mam, proszę państwa, dwie sprawy. Jedna sprawa to wniosek o upoważnienie pani przewodniczącej, o skierowanie pisma z podziękowaniem do gminy i miasta Olszyna za to, że nam tutaj pomogli. Warta to jeszcze nie. Jeszcze nie, ale już dostaliśmy pieniądze, także to jest tylko zapowiedź. Oczywiście w imieniu Rady. Oczywiście w imieniu Rady naszej, żeby podziękować tamtejszej Radzie. Człowiek może być i każdej gminie, jednostce, która udzielnia wsparcia. Tak, ale na razie mamy oficjalnie tylko... Tylko Olszyn. Tak. Czyli taki konkretny wniosek stawiam i prosiłbym. Może na gorąco ten wniosek przegłosujemy. Kto z państwa? Bardzo proszę. Ja w tej sprawie, bo tak, tu mamy podziękowanie, oczywiście jestem za Rada Burmistrza Gminy Mielsk, tak, dziękuję. Tak. Ale myślę też, proszę państwa, o innych darczyńcach, którzy po prostu no, przekazywali na konto pieniądze. Nie wiem, czy nie powinniśmy przy okazji podziękować też na łamach Wiśni Mielska i stronę internetową. Tak, najbardziej jakby, zasadna uwaga. Nie wiem, czy te wnioski można połączyć w jeden, czy jako odrębne, nie? Wydaje mi się, że należałoby i myślę, że powinniśmy podziękować Radę i Panu. Szanowni Państwo, jest oczywiście takie podziękowanie. Ono ma charakter ogólny, nie ma tam podpisane, że to Państwo czy ja. Tak, wymieniamy wszystkich, którzy wpłacali te kwoty, bo ich jest łatwo zidentyfikować dla nas, tak? W sensie czy osobowym, czy tutaj bardziej nie, osoby żeśmy nie wymieniali, tylko instytucje, a również podziękowaliśmy osobom, firmom i osobom, które wspomogły jakby rzeczowo tutaj na miejscu. Czyli myślę, że ten wniosek już jest nieaktualny. Ja też jeszcze nie oglądałem. Dzisiaj dostaliśmy, dopiero tak, rzecz nie czytaliśmy. Wczoraj dopiero się pojawił. Kto z państwa jest za wnioskiem pana wiceprzewodniczącego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Wniosek został przyjęty. Bardzo proszę. Druga sprawa, proszę państwa, nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę. Dzisiaj dostaliśmy od pana burmistrza pismo, które wpłynęło z firmy Cimeco. Przypomnę, że 7 kwietnia spotkaliśmy się tutaj z panem dyrektorem, z panem dyrektorem Cimeco w obecności pana burmistrza. On nam tutaj przedstawił swoje roszczenia. Była to taka, powiedzmy, nieformalne posiedzenie wspólne komisji. Zapadła tam decyzja, żeby upoważnić burmistrza do tego, żeby zaproponował w ramach polubownego załatwienia sprawy kwotę 150 tysięcy i czekaliśmy, co pan burmistrz załatwił. Dostaliśmy pismo, gdzie te roszczenia wzrosły, tak szybciutko jak przeleciałem okiem, bo dorzucili tutaj kwotę
do swoich roszczeń 76 tysięcy swoich inwestycji. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego mamy płacić za inwestycje jakiejś firmy. No i generalnie odbieram to jako straszenie, że jak nie zgodzimy się na ich pierwotną kwotę 300 tam ileś tysięcy, już dokładnie nie pamiętam, to już jest, robi się 1 299 000. Ja jako jedyny powiedziałem, że nic nie powinniśmy im dać, bo sprawę zweryfikuje nowa firma, która będzie wywozić odpady i wtedy się dopiero okaże, czy ilość tych odpadów o 100% wzrosła, czy nie. Moim zdaniem dobrze, że odrzucają naszą propozycję, prawdopodobnie skierują sprawę do sądu. Oni będą musieli jakieś opłaty wnieść, no i udowodnić, że tych śmieci było dwa razy tyle, niż oni szacowali, tak bym powiedział, no bo brali udział w przetargu i jakąś kwotę określili, za którą tam... Przepraszam, to ile żądają na dzień dzisiejszy? Ponad 500 tysięcy. 1 299 000. 99 000. Ja może tak sprostuję, że na dzień dzisiejszy firma Simeco jest gotowa z nami porównanie sprawę załatwić, jeżeli uznamy ich odszkodowanie na 324 972. Na podstawie tej propozycji odbyło się spotkanie tutaj z Radą i Rada uznała, że owszem, możemy się przychylić do jakiejś tam, powiedzmy, negocjacji i porównanego załatwienia sprawy, ale nie zapłacimy więcej niż 150 tysięcy i pozwolimy na polubowne rozwiązanie kontraktu na koniec maja. Czyli bez naliczania kar z naszej strony, bez przepadku kwoty zabezpieczenia należnego wykonania i to możemy na to się przychylić. Teraz firma dostała od nas, czyli poprzez Państwa upoważnienie mnie, ja przekazałem firmie, panu dyrektorowi Sikorze, że nie 324, a 150 i może być taka propozycja. No i firma nie przyjęła tej propozycji i tą kwotę 324 w tej chwili już układa na bok i mówi, my ponieśliśmy co miesiąc 46 416 zł i 67 groszy stratę. A dodatkowo, po to, żeby wasz kontrakt obsłużyć, ponieśliśmy koszty zakupu sprzętu, zatrudnienia ludzi, 30 tysięcy miesięcznie, czyli łącznie miesięcznie traciliśmy 76 416 zł 67 groszy. W związku z czym, jak policzyli do maja, sobie wszystkie miesiące, bodajże to będzie 17, to wyszło im, że 1 299 083 zł 39 groszy. Tyle dołożą do naszego kontraktu i o tyle będą się ewentualnie ubiegać w sądzie, chyba że do dnia 31 marca ostatecznie przyjmiemy tą kwotę 324 tysiące. Plus 19 jeszcze. To jest stawianie nas pod ścianą. 31 marca. Już. Dostajemy takie roszczeniowe pismo. Ja uważam, że to jest, no powiem to wprost. Niech to idzie w etap. To jest bezczelność ze strony tej firmy. Wiedziały gały, co brały, tak kolokwialnie powiem. Nikt im nie kazał. I postępowanie w tej chwili jest po prostu bezczelne. Ja jestem za tym, żeby ich roszczenia odrzucić. Bardzo proszę, pan radny Makula. Oni sami siebie stawiają takie świetne, że przystąpili do przetargu, nie mają sprzętu. Ja jestem tego samego zdania. Już w tej chwili na tym proszę. Niech idą do sądu. Myśmy wykazali dobrą wolę. Chcieliśmy porównać z wami sytuację. Bardzo proszę, mamy raz tutaj świadomość, że tak się nasuwa tutaj takie spostrzeżenie, że przecież ta firma sama, tak jakby celowo, zaniżyła kwoty w przetargu, żeby wygrać przetarg. Wygrała przetarg, świadczyła usługi i teraz przychodzi no, z żądaniami, żeby no, zapłacić takie pieniądze, że to praktycznie musi na głowie. Ja stawiam oficjalny wniosek, aby odrzucić roszczenia firmy Simeco. Nie firma Simeco, jeżeli uważa, że jest poszkodowana, zakłada sprawę w sądzie.
uważam, że powinniśmy im odpisać część roszczenia. Są bez zasady, że przystępując do przetargu, powinni mieć odpowiednich urzędów, powinni zrobić uwagi, właśnie to pani radna do kalkulacji i tak dalej. Ale to oni mają. Tak, oczywiście, to my nie będziemy. My się z nimi nie sprzeciwiamy. Ja oni nic nie chcą, oprócz tego, żeby wyłożyli odpady. My za to płacimy. Proszę raz jeszcze złożyć wniosek o odrzucenie roszczeń. Czy są inne wnioski w tym temacie? Nie, kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o podnieść rękę. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Czy Państwa się wstrzymał? Panie Burmistrzu, na Pan pole do działania jednogłośnie i zapytania, przepraszam, we wnioskach jest jeszcze jeden, jeszcze jedna sprawa. Proszę Państwa, pan wiceprzewodniczący, jedna rzecz. Wpłynęło pismo od Powiatowego Centrum Zdrowia, spółka z o.o. z Lubka Śląskiego, z prośbą, właściwie z takim apelem o wsparcie finansowe do zakupu nowej karetki pogotowia. Obecnie Powiatowe Centrum dysponuje dwoma wyeksploatowanymi samochodami specjalnymi, rok budowy 99-2000, dwa, przebieg blisko 500 000 km. Kwota potrzebna na zakup nowej karetki jednej to jest około 210 tysięcy złotych. Przy czym informuję, tutaj jest jeszcze informacja, że inicjatywa zakupu karetki znalazła już deklarację wsparcia finansowego na poziomie 75% wymaganej kwoty, jednak z uwagi na skalę wyzwania, każda, nawet najmniejsza kwota będzie istotnym, cennym Państwa wkładem, czyli naszym. Widzę, że Pan również się uśmiecha, ja się też uśmiecham bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Ponieważ mówimy tutaj akurat o dofinansowaniu, to ja bym też chciał Państwa też poinformować, ale też uprzedzić, jakie wnioski wpływają również z powiatu, ale nie tylko. Wczoraj wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, akurat on jest spójny z naszymi jakby oczekiwaniami, ponieważ jest możliwość składania wniosków na kolejny etap drogi Rębiszów-Ormowice i tutaj w tym momencie bierze się pod uwagę ten odcinek pierwszy, czyli do Bierczyna. No i też jest zapytanie, czy mogą liczyć na nasz wkład, bo można uzyskać 80%, czyli 20% będą dzielone na pół, czyli z naszej strony między 200 a 300 tysięcy, bo na razie jest szacunek, nie jest jeszcze precyzyjnie tak, powiedzmy, policzony. No i takie zapytanie wczoraj od kierownika Zarządu Dróg Powiatowych. Proszę Państwa, ja oczywiście dzwonił do mnie od razu Pan Zenon Zatwiej z zapytaniem, no jako członek zarządu, co... Ponieważ na łonie zarządu będzie się to pewnie rozgrywało, a mówi, że no są też propozycje innych dróg. Nie mając możliwości konsultacji z Państwem, powiedziałem, że niech Pan powie, że tak. Aczkolwiek nie mam jeszcze pomysłu, w jaki sposób my możemy tutaj to sfinansować na dzisiaj. Natomiast no chcemy sobie na razie dać szansę, tak? Żeby nas nie wyrzucono na początku gry. Wiem, że inne gminy, na dzień dzisiejszy inna gmina, tak powiedzmy, Lumowierz, ma duży problem, bo pamiętacie Państwo, my w ubiegłym roku robiliśmy z progu to zadanie, znaczy my, powiat, abyśmy dokładali na tym odcinku do Przyszlicy, dokładaliśmy ponad 350 tysięcy z kredytu. Lubomierz ma podobną sytuację, tylko w ubiegłym roku nie mogli znaleźć wykonawcy w tych kwotach, które były zapisane. Teraz zrobiono nowy przetarg. Jest możliwość, ale znaczy możliwość, tam trochę drożej to kosztuje, ale Lubomierz musi dołożyć te powiedzmy 10% kontraktu, czyli 400 tysięcy złotych. Jest duży problem, mają 100 tysięcy, nie mają 300. No i teraz powiat stoi przed dylematem, co z tym faktem zrobić. No, mają 63% dofinansowania, mają swoją część, ale Lubomierz nie ma. No i tu oczywiście ja przyglądam się, bo ciągle powtarzam panu Zatwiejowi, panu staroście, że zasady powinny być dla wszystkich jednakowe. Jak jedna gmina dała, to druga też musi. Natomiast jeżeli gmina nie ma, to musi się z wami domówić, w jaki sposób wam zapłacić. No bo nie wiem, może przez 2 lata my wzięliśmy kredyt, więc nikt nie broni dla innej gminy wziąć kredyt. Też obserwuję czujnie, bo gdyby było odpuszczenie tam jakiegoś
poziomu dofinansowania, to ja będę dopominał się natychmiast, że my tutaj też nie możemy w ten sposób funkcjonować. Ale tak jak powiedziałem, wstępnie zadeklarowałem, że jesteśmy zainteresowani. Tak jak i powtórzę, że to jest ten odcinek od Orłowic do Gierczyna. Od Przecznicy do Gierczyna, tak? Nie, nie, nie. Od Orłowic. Bo od Przecznicy do Gierczyna musi być robione na dokumentacji technicznej. A oni nie mają tej dokumentacji technicznej. Natomiast tu może być na tak zwanym programie funkcjonalno-użytkowym. Taki program mają po prostu. To jest najgorszy odcinek. No więc taka deklaracja jest. To jest jakby jeden temat, z którym Państwa chciałem oswoić i przygotować, a drugi temat, no to pojawił się na świeżo, bo nasi księża oczywiście aktywnie uczestniczą w poszukiwaniu środków. I tak, wsparcie z ministerstwa otrzymał proboszcz Giebuntowa na remont dachu drugiej części. Wsparcie na remont elewacji z ministerstwa otrzymał proboszcz czy parafia z Mirska. Natomiast w Rębiszowie nie ma wsparcia z ministerstwa, tylko jest z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę wieży, która się tam kiedyś zawaliła, czy zwaliła. No i na tą chwilę już zostały złożone dwa wnioski, Mirski Rębiszów, z prośbą o wsparcie kwotą każdy z nich po 100 tysięcy złotych. To już tylko informacyjnie, bo na razie jeszcze sam nie wiem, jak się do tego odnieść. Pomóc by się chciało, natomiast sami Państwo wiecie, że my też potrzebujemy środków. Mamy priorytety. No więc jakby no tutaj dochodzi jeszcze, oczywiście tutaj nie mówi się o takich kwotach, bo jeżeli brakuje, ale to chyba do różnych darczyńców wystąpimy, czy tutaj od nas nie oczekują jakiejś ogromnej kwoty. Nie wynika nic. Ale proszę Państwa. Tak, mamy kilka szpitali w okolicy. Jelenia Góra, Lubańsko, Żelec, bardzo dużo osób ze Skorzeca, Góbek. Jak głośno mi pewnych rzeczy nie wypada mówić, ale jak na tym tle wypada Góbek. Ja bym wolała, żebyście te pieniądze przeznaczyli właśnie na uruchomienie tutaj w Mirsku karetki, która do tej pory stacjonowała w Świeradowie, tego zespołu ratowniczego, który nas na przykład dowiezie do Jelenia. To też będzie wbrew pozorom coś kosztować. Bo to też będzie kosztować. Samo przystosowanie na pewno będzie kosztować. To jest moje zdanie. Każdy z Państwa ma też jakieś swoje zdanie. Ja myślę, że każdy będzie wolał znaleźć Bielenie, Grubanie, Myślę, Panie Przewodniczący, że tutaj jest taka próba, jest możliwość, piszemy, a nóż się uda, tak? A poza tym no, jest taki wzór już w starostwie opracowany, że jak robimy remont drogi, to do gminy. To do gminy. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, oczywiście zgłaszamy wniosek, każdy z Państwa użyjemy, żeby opowiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie dysponujemy w budżecie gminy wolnymi środkami finansowymi, które możemy przeznaczyć na ten cel. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć inny wniosek? Jeżeli nie, to poddaję ten mój pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się cieszy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, ja chciałem nawiązać do tego, co Pan wcześniej mówił, o drodze w Orłowice Rębiszy. Oczywiście stąd, nie aż do końca mówię, że teraz ten kawałek, który jest zrobiony od Rębiszowa do Przecznicy, aż miło tamten jechać. To jest nasza droga, chciałoby się, żeby ona była elegancko zrobiona od początku do końca. Ale jak patrzę, jak cały ten transport do Pribazaltu jeździ przez Orłowice i skręca na Gierszy, to my wyłożymy pieniądze i ta droga tam za 2-3 lata nic nie będzie. A tam nawet nie ma żadnych mostków, żadnych ograniczeń, nie wiem, ale tam nie ma ograniczeń. Jeszcze nie. Dobrze, kto z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Tak, jeszcze była remontowana, odbudowywana, może tak
trzeba było powiedzieć, droga w Rębiszowie do posesji numer 132-133 za Bułą Mleczarnią. Panie Bielikie, tak. No i w tym roku, i tak było powiedziane, że w tym roku będzie to w sumie jeszcze tam, tam jeszcze chyba kawałka brakuje, jako sprawa priorytetowa, że to będzie na pewno zrobione, będzie to zrobione i ewentualnie kiedy to byłoby... Panie Piotrze, więc nawet dzisiaj chyba z kimś rozmawiałem, ktoś woli w tym temacie, że rozstrzygnęliśmy te pozimowe remonty dróg, jakby warunkuje tym, że najpierw robię pozimowe remonty dróg, po oszczędności, które zostaną z kwot, to będę jakiś tam odcinek kolejny realizował. Dobrze? Ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałbym zapytać, bo pan radny Nowicki. Panie burmistrzu, taka wniosek do pana może, czy interpelacja, nie chodzi o udzielenie informacji mieszkańcom, którzy mają zamiar przyłączyć się do tej linii gazowej. Chodzi o taką rzecz. Rady, ludzie są niedoinformowani co do kosztów, które będą musieli ponieść. Nie? Pierwszy taki jest wniosek o ustalenie warunku przyłączenia i później za tym już kolejnym idą już środki finansowe, ponieważ trzeba będzie wykonać projekt próby szczelności, które się wiążą chyba z zakupem, tak mi się wydaje, pieca. Nie wiem, czy można na samym tylko w układzie bez zawieszenia pieca zrobić próbę szczelności. Nie mam pojęcia tutaj, nie zajmuję. No raczej musi być jakaś instalacja odbiorcza. Odbiorcza, dokładnie, więc to są te koszty, które należy ponieść i to według tego, co ja się dowiedziałem, tym, że w ciągu 3 miesięcy od momentu, że tak powiem, podpisania umowy, czy ta firma gazownicza zakłada, że oni we wrześniu już będą tą nitkę ciągnąć i trzeba będzie jakby się w cudzysłowie przyłączać, nie? Czyli ponieść te koszty projektowe i instalacyjne. I teraz do czego ja chcę nawiązać również? To jest jakby jedna rzecz, żeby to w liściach miejsko opisać, jakie koszty są z tym związane, bo ludzie nie wiedzą. Pytają się, jeden dzwoni, drugi mówi, że się czego innego dowiedział. Dobrze by było pozbierać te wszystkie informacje i po kolei tak ludziom zapisać, to jest jakby jeden element. A drugi to jest znowu nawiązuje do dofinansowania do tych pieców, bo to też się ludzie pytają, czy jak ja w związku z tym, tymi terminami zostanę przymuszony i już ten piec zawieszę i zrobię tą instalację, czy mi te pieniądze albo jakaś ich część, które zainwestowałem, zostaną zwrócone, bo my na razie żadnego programu nie mamy. Nie, na razie sprawdzaliśmy, czy jest zainteresowany. No właśnie, teraz jest tak, no nie wiem, czy wystrzelimy, wystartujemy z tym programem, a we wrześniu już prawdopodobnie no, ludzie będą musieli być tam do końca, może września, czy na początku października, już po przyłączaniu, nie? A kiedyś będę trzeba wziąć. No więc ja rozumiem, tylko wiecie o co chodzi. No ludzie tu mają wydać pieniądze, byśmy mogli, pamiętacie, w kontekście tego dofinansowania do pieców, do czegoś, że trzeba podnieść będzie no, po prostu pewne koszty i to niemałe, bo projekt plus instalacja plus piec, no to policzcie sobie, to są dosyć duże koszty. Ludziom, tym, którzy w tej chwili wystąpili o wnioski, wydaje się, że wystarczy, że oni napiszą wniosek i będzie skrzynka usadowiona na granicy ich posesji i dalsze koszty to będą najwyżej 15 zł za tak zwane opłaty przesyłowe. Także ja bym prosił, żeby tutaj doinformować precyzyjnie mieszkańców, żeby później nie było no, jakichś uwag czy pretensji do nas, że są niedoinformowani. No, oczywiście spróbujemy dowiedzieć się takich rzeczy. Ja wprawdzie już w wieściach miejska napisałem po gazyfikacji miejska. Jakby przekierowuję tutaj do ludzi, którzy się zajmują w Polskiej Spółce Gazowniczej o pewną wiedzę. Natomiast spróbujemy, poprosimy ich, żeby spróbowali jakieś chociaż takie szacunkowo-ryczałtowe, bo na pewno to muszę ja odpowiedzieć i pewnie tam będzie też o tym mowa, że koszt przyłącza jest uzależniony od jego długości. Jest uzależniony też od tego, ile tego gazu się weźmie. Na pewno istnieje możliwość taka, jeżeli ktoś nie jest przygotowany dzisiaj, bo ja muszę powiedzieć tak, że ja z tym Polską Spółką Gazowniczą też rozmawiałem o naszych kotłowniach, bo my jesteśmy teraz bardzo mocno zaangażowani w wiele innych inwestycji. Ja jestem przekonany, że ja osobowo nie dam rady się tym zająć i rozmawiałem z nimi o przełożeniu terminów na 2019, jest to możliwe. Jest to możliwe, więc tutaj tak samo oczywiście może być tak, że powiem tak, kierownictwo inwestycji mówi tak,
my robimy przetarg. Jak będziemy mieli przetarg, podpiszemy umowę, proszę do nas wystąpić. Bo jak pan wystąpi przed, to nasi dyrektorzy mogą powiedzieć, że to nie opłaca nam się robić dopiero w 2019, no nie? A my chcemy już to zrobić. Ale wy zrobicie w 2019 i przyjmiecie od nas ten gaz, tyle żeśmy się umówili. I tak samo mieszkańcy. Więc ja spróbuję im zadać pytanie. Popytam też instalatorów, bo jakby gazownia kończy gdzieś tam na skrzynce. Natomiast później ile jakiś tam projekt kosztuje, ile szacunkowo mogłoby to kosztować. Ale mówię, to wszystko będą szacunki, bo każdy ma indywidualne rozwiązania. Jeden będzie prowadził gdzieś tam po piwnicach, drugi gdzieś będzie do jakiegoś pomieszczenia gospodarczego, więc to wszystko na pewno zależy od długości tych przyłączy, długości sieci wewnętrznej. Także no, spróbujemy rozpoznać temat, żeby jeszcze przybliżyć mieszkańcom. Natomiast no, tutaj wieście, jak ja zachęcałem, żeby są pracownicy w gazowni, którzy mogą udzielić informacji takich jakby o kosztach przyłącza i o ewentualnie ile gazu ktoś tam będzie potrzebował, bo to też trzeba wyszacować sobie, żeby za dużo nie wziąć. W tym druku jest mniej więcej podanie kubatury na przykład pomieszczenia lub powierzchni. No. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie piątym? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu szóstego, do spraw różnych. I bardzo bym prosiła, żebyśmy ustalili termin kolejnej sesji komisji. Słucham. Czekam na Państwa propozycje. Sesja. Czwartek to byłby 26. Czyli co, czwartek? Zostaje jeszcze w toku czwartek. Tak. Przy tych stałych godzinach. Czyli 16:15. 16:15. Ale moment, bo faktycznie co my mamy? Drugówkę. No to 15 za późno będzie. Zaproszenie gości. No to za późno będzie. Tak jak dzisiaj, 12. Czyli 12. Ale 26, tak? A może 13? Dobrze, to która? 12, 13? Tutaj nie będziemy mieli dużo gości. Bo pan ma go przyjedzie, albo nie przyjedzie. No i przyjedzie pan do no to na 13 wystarczająco. Dobrze, kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos w sprawach różnych? 16. Ja tylko przypomnę, że uwagi Agnieszka można już o tym pewnym oświadczeniu, kto ma ochotę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam takie pytanie od mieszkańców. Dostaliśmy takie pytanie, chciałbym to odczytać do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Jaki był udział Komisji w podejmowaniu decyzji o wycince drzew? Kto tę decyzję wydał? Dlaczego akurat tyle drzew zostało wyciętych? Czy było to konsultowane? O tych drzewach tutaj przy drodze 361. Tak, przy drodze 361, tak. Czy było to konsultowane z mieszkańcami, ewentualnie organizacjami pozarządowymi i czy były przeprowadzone konsultacje z dendrologiem, z jakimiś specjalistami? To jest pytanie zarówno do komisji, jak i też do pana burmistrza miasta i gminy Wieszyce. Ja powiem, że to wina z teren gminy, więc komisja tutaj do tego nic nie ma, ale pan burmistrz myślę, że precyzyjnie. Generalnie decyzję na wycinkę drzew wydaje burmistrz. Natomiast jeśli chodzi o procedurę wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej 361, to jak przy każdej drodze wymaga jeszcze zaopiniowania regionalnego dyrektora ochrony środowiska i taka procedura została zachowana. Nie wszystkie wskazane przez wnioskodawcę, czyli Dolnośląską Służbę Drugiej Kolei drzewa uzyskały opinię pozytywną RDOŚ-u. W związku z czym decyzja moja mogła być też jednoznaczna. Tam, gdzie jest pozytywna opinia RDOŚ-u, tam mogę wydać decyzję. Natomiast tu, tak jak powiedziałem, decyzyjność w sensie opinii jest Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I tyle. Drugie pytanie. To drugie pytanie, nie wiem, czy również do komisji, czy tylko do pana burmistrza. W dniu 14
marca odbyło się w Leśnej taka debata publiczna na temat powstania farmy fotowoltaicznej. Przypomnę, jest na granicy gminy miejskiej i gminy Leśnej, więc jest to zainteresowane naszej gminy. Tam burmistrz wydał decyzję pozytywną, opinię pozytywną w tej kwestii. Pytanie, jakie jest stanowisko komisji też ewentualnie pana burmistrza w sprawie ustaleń, które zapadły na tej ustaleniu tej debaty publicznej z dnia 14 marca z Leśnej. Dziękuję. Gmina Wiersk nie była zaproszona na tą debatę, w związku z czym dla mnie jest to rzecz nieznana, w związku z czym nie mogę zająć stanowiska w tym temacie, a dla przypomnienia tylko, żeby uściślić to pytanie, burmistrz wydał pozytywną opinię do zmiany w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy Leśna i opinia burmistrza nie jest wiążąca, decyzję podejmuje Rada Gminy Leśna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach różnych? W sprawie drzewa też się wiąże, ale trochę z innej strony, bo wycinane są drzewa teraz wzdłuż tej 361. Nie wiem, czy to już wszystkie, które... To już jest zakończona wycinka. No właśnie o to chodzi. A jest jedno drzewo, o którym myślę, ale należałoby może nie wszystkie wycinać do tej pory, ale to może należałoby. Nie wiem, czy to dlatego, że ono nie leży w pasie drogowym. Ja tu mam na myśli to drzewo, które jest na skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej z Wojska Polskiego. Tam jest taki cypel, ten krzyż jest i później taki cypelek i jakby na środku stoi to drzewo. Jak się wyjeżdża po prostu na Świeradów, patrzy się w lewo, to drzewo zasłania widok jakby na ulicę Wojska Polskiego. Trzeba by się było przyjrzeć, ja nie mówię, żeby natychmiast robić wycinkę, ale żeby przyjrzeć się rzeczywiście, czy przy okazji może odsłonić widok i to bezpieczeństwo, że tak powiem, by się moim zdaniem poprawiło. Naprawdę, tam jak się wyjeżdża i jeszcze jeden samochód za drugim stoi, to przyglądanie się tym nadjeżdżającym z lewej strony samochodów jest utrudnione za tego drzewa. Dziękuję. I pan prosił o głos, proszę. Pierwsza, mam dwie sprawy. Pierwsza to jest taki apel czy prośba od mieszkańców ulicy Mickiewicza, czy jest możliwość posprzątania tego błota, które jest tam nawiezione, ponieważ tak jak oni cytują, że po prostu czują się jakby mieszkali w slumsach. No, jest to niestety troszeczkę uciążliwe, teraz jeszcze zbliżają się święta, warto by, żeby to jakoś wyglądało i żeby można było normalnie przejść ulicą nawet i do kościoła. To jest taki apel, z tego co wiem, chyba do pana burmistrza też się zwracają niektóre osoby, ale do mnie też. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, tutaj wychodząc naprzeciw pani Janowskiej, która się tak fajnie tutaj wypowiedziała, że tak wnikliwie wszystko analizujecie, no to bardzo fajnie cieszy mnie to. I chciałbym się dowiedzieć, jakie są wnioski z sesji, która miała miejsce jeszcze tam w sali miejskiej odnośnie wpływu reformy edukacji na oświatę w Mirsku. Także pani jest przewodniczącą Komisji Oświaty. Jakie wnioski pani wyciągnęła z tej debaty? Jakie działania zostały podjęte przez Komisję Oświaty odnośnie wyciągniętych wniosków? Tu pan burmistrz wypowiedział pewne rzeczy, które jako urząd podjęli. Bardzo fajnie było usłyszeć, że jakieś działania są podejmowane. Natomiast Komisja Oświaty chętnie bym posłuchał. Ewentualnie dowiedział się, gdzie taka informacja jest zamieszczona, bo szukałem i nie znalazłem. Dziękuję. Ale ściśle chciałabym tak wiedzieć, o co panu chodzi. Bo przez ten czas tak wiele się wydarzyło od tego forum oświatowego, jednego, drugiego, że po prostu została wprowadzona reforma oświaty. Ja no i co my mamy za wpływ? Pomogę. Ja panu przypominam, że w zasadzie doszliśmy do jednego zgodnego wniosku na tej sesji, że reforma zaproponowana przez panią Zalewską jest kompletnie nieprzemyślana, nieprzygotowana i że ona będzie miała same negatywne skutki i niestety gmina na pewne rzeczy, jak na programy nauczania, czy podział godzin dydaktycznych na poszczególne przedmioty, nie ma żadnego wpływu, bo to są zarządzenia. To są sprawy regulowane zarządzeniem państwowym. Super, tylko odnośnie jakichś tam wniosków, jakie się wyciąga, to się podejmuje działania. Teraz interesują mnie działania, jakie Komisja Oświaty proponuje, żeby podjąć. Bo nawet jeżeli... jedno, ja ze swojego zmienić panią Zalewską, wrócić do starego systemu, który się sprawdzi. Bardzo inspirujące, jestem za.
Dziękuję. Aha, jeszcze to odnośnie tej ulicy Mickiewicza, bo... Tłumaczę, że są kompetencje ministra i rada nie może w kompetencje ministra wchodzić. Minister z jednej strony nakłada nowe zadania, z drugiej strony obcina fundusze. No coś tu jest nie tak, a w środkach masowego przekazu przekazuje informację, że na wszystko są pieniądze, wszystko jest przygotowane, wszystko jest pięknie. Jestem. Znaczy, mam nadgrążyć temat, ale jestem tutaj mała. Nie masz czasu. Także proszę odpowiedź. Ja pana zapraszam na dyskusję do mnie, do pani przewodniczącej na ten temat. Mogę godzinę. Mogę pan szczegółowo kawa na pamięć ułożyć, co jest nie tak w naszym systemie oświaty. To znaczy, to nawet nie chodzi o to, każdy widzi, że jest źle. W zasadzie nie, nie ma możliwości ruchu. Znaczy, żadnego wykorzystania propozycji, oczywiście jest. Odnośnie nauczania na przykład zawodowego nie można nic zrobić w tej kwestii tutaj. Nauczanie zawodowe nie leczy w gestii gminy, tylko powiatu. Powiat ma szkoły zawodowe, już ten temat też ćwiczyliśmy tu między innymi na sesjach. Powiat absolutnie nie jest zainteresowany tym, żeby w naszej gminie powstała szkoła zawodowa. Powiat ma wielką chrapkę na to, żeby u nas przestała istnieć szkoła ogólnokształcąca, no i średnia szkoła zawodowa, czyli technikum, bo my jesteśmy konkurencją dla powiatu. I tutaj z tego tytułu mamy szereg szykan i szereg kłód rzucanych pod nogi. Powiat absolutnie się nie zgodzi tutaj na szkolnictwo zawodowe. Z optymizmem idziemy w przyszłość, dobrze. Dziękuję. Tak, proszę pana, takie czasy. Panie przewodniczący, odpowiem na pytania. Pan Nowicki pytał o to drzewo, które tam zasłania ten wyjazd. Oczywiście ono też było wskazywane do wycięcia. Ponieważ, tak jak powiedziałem, wykonawca DZDiK, właściciel drogi czy tam zarządca, chciał wyciąć wszystkie drzewa, które są przy drodze i uznaje, że one są, no, przeszkadzają. No, nie było zgody, również i do tego drzewa nie było zgody. Także tutaj. Co też w wielu przypadkach, tam przynajmniej na Mroczkowicach, też mieszkańcy są niezadowoleni, że nie wszystkie drzewa zostały zakwalifikowane. No ale mówię, tutaj nie jesteśmy w stanie, my, znaczy burmistrz nie jest w stanie wydać decyzji, jeżeli nie ma pozytywnej opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W kwestii ulicy Mickiewicza nikt do mnie nie zgłaszał, ale oczywiście jutro poproszę sprzątających, żeby się tam udali, bo być może rzeczywiście firmy tam pracują dalej, więc przejeżdżają, być może wywożą to gdzieś za samochodami, więc poproszę, żeby jutro posprzątano przed świętami. Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie, właściwie dwa dopowiem. Na tą sesję zapraszaliśmy parlamentarzystów z tego terenu i żałuję bardzo, że w sumie zgłosiły się, przyjechała tylko jedna pani, pan jako przedstawiciel innego posła, ale osobiście pani poseł nie przyjechała. Jedna pani poseł. Natomiast pozostali posłowie, przepraszam, dwie panie posłanki były. Natomiast pozostali posłowie mieli ważniejsze zajęcia, ja to tak dyplomatycznie powiem. I liczyliśmy bardzo na to, że nasze głosy, krytyczne głosy, pokazujące problemy oświaty w takich małych gminach, poprzez posłów trafią do tych, którzy stanowią nowe prawo. No i niestety przeliczyliśmy się, ale wybory parlamentarne już też nie długo. Jeżeli może adwokatem tej wypowiedzi. Proszę pana, to nie jest miejsce, żeby dyskutować o tym. Ja wiem, ale jeżeli jesteśmy w sprawach różnych, my sobie się możemy umówić w trakcie mojego dyżuru i będzie chcę podyskutować, a nie będziemy tutaj całej rady trzymać. Nie, mi się wydaje, że rada bardzo fajnie sobie słucha, ale tylko dwa słowa. Nie wiem, była pani poseł, okej, fajnie, co zrobiła, nie wiem, nie mam takiej informacji, właśnie może jakaś informacja na temat, czym pomogła pani poseł. Druga rzecz, pani poseł, którą reprezentowałem, zostawiła tutaj takie pismo odnośnie tego, w czym może pomóc i oczekuje na propozycje, w czym mogłaby pomóc radzie. Teraz pytanie jest następujące, z jakimi propozycjami rada zgłosiła się, a przynajmniej Komisja Oświaty, do pani poseł, którą by reprezentowała. No, proszę pana, czegoś nie rozumie. Pan był przedstawicielem pani poseł. Pan uczestniczył w tej radzie. Pan słuchał, jakie są problemy. No to pan po to został wydelegowany, żeby te problemy przekazać. Oczywiście. I teraz ja nie usłyszałem żadnych wniosków, jakie rada wyciągnęła z tego, żeby można było coś zrobić. No to jest troszeczkę nie tak. No to przykro mi, że pan nie wyciągnął wniosków. My natomiast wnioski wyciągnęliśmy. Jakie? Bo ja słyszałem, pytałem się wcześniej, okazało się, że nie ma. Wniosku, że pani nie można zrobić. Sesja była nagrywana nie w tej było. Sesji, w której pan był, gdzie byli posłowie.
I ja wtedy bardzo długo mówiłam o tym, jakie skutki ma ta reforma, jak ja to widziałam, że pani Zalewska nawet obiecała przed wprowadzeniem tej reformy, że będą wprowadzone 2 godziny WF-u i wtedy będzie objazd, wizytacje wszystkich szkół, jakie spełniają warunki, żeby takie dodatkowe SKS-y były. Zapraszamy. Byłam na kongresie samorządowców we Wrocławiu. To było jeszcze przed wprowadzeniem reformy. I tam zadałam pytanie. Był tam poseł Stępień i dużo różnych no i posłów i różnych ludzi. Zresztą sędzia. I wtedy pytałam się nawet, dlaczego nie można podjąć, czy likwidacji takiej nierentownej szkoły, która generuje najwyższe koszty utrzymania. No to więc mi odpowiedziano, że to jest polityczne blokowanie. No i cóż miałam innego zrobić? Przestałam na to. I na tej sesji zapraszałam, ja również, pani przewodnicząca, zapraszałam posła, żeby był pana Winnickiego, który te działania takie pod względem szkoły w Krowicy robił, bo były przecież 2 próby podejmowane. I mówiłam na tej sesji, że w takiej szkole, gdzie jest teraz już chyba tylko 40 uczniów, to jest tak praktycznie nauczanie prawie indywidualne. A w takiej szkole, gdzie na przykład w zespole szkół jest klasa 34-osobowa. No to ile taki nauczyciel? Czy języka polskiego, czy czy... Przepraszam, ale nie będziemy jakieś wnioski wyciągnąć, ale jakie wiesz, pan po prostu... Macie dyżury z komisją. Także dziękuję. Jeśli przyszedł, może nie porozmawiamy. Temat sesji jest inny. Natomiast zapraszamy do Komisji Oświaty, tam nie dyskutujemy. Przepraszam bardzo, teraz pan Budysz. Temat oświaty uważam praktycznie za zamknięty. Ja tylko chciałem powiedzieć swoją opinię, bo pan oczywiście mówi tutaj o oświacie, ale o współpracy z parlamentarzystami. Podaję panu przykład. W 2015 roku susza i wystąpienie naszej gminy podpisane przeze mnie do wszystkich parlamentarzystów, łącznie z senatorami, to jest 12 osób na terenie naszego okręgu wyborczego, z 12 parlamentarzystów na prośbę i apel o pomoc dla gminy, nie tylko naszej, ale do wielu gmin, odpowiedział pan senator Ślusarz, prosząc o to, żeby przygotować materiał, który posłużył na interpelację, która poszła do ministra. Pozostali, czy niektórzy posłowie, bo już nie będę wymieniał, rozesłali gdzieś tam do różnych instytucji i temat zaginął. Więc wie pan, jeżeli my mamy tu podejmować wnioski, pisać do wszystkich posłów po to, żeby oni porozsyłali po różnych instytucjach, które odpowiadają na końcu, że problem jest ważny, ale nie mogą nic zrobić, to myślę, że szkoda tutaj naszego czasu, zajmiemy się tym, co możemy zrobić na miejscu. No, a po drugie, no przecież pan reprezentuje posła, który jest w opozycji. Pan wie doskonale, że jeżeli nie pomoże poseł z koalicji, to poseł z opozycji nie da rady przepić się przez... I tak to wygląda, to nie jest stan dzisiejszy, tak zawsze było i tak zawsze pewnie będzie. Ja tylko dosłownie jedno zdanie, nie tylko pan Bubisz, my jako Rada też występowaliśmy tak, i też bardzo wierny oddźwięk, ale myślę, że my to podsumujemy na koniec kadencji przed wyborami parlamentarnymi. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać udział, zabrać głos? Ja już jestem po prostu zmęczona, tyle godzin. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? A z gości nie mogą? No pan tak będzie nazwać. Nie, jedno pytanie. Proszę jedno pytanie. Tak jest. Ponieważ jeżeli pani przewodnicząca stwierdziła, że temat sesji jest inny niż teraz poruszany w sprawach różnych, więc jaki sens ma punkt nazwę sprawy różne? Jeżeli sprawy różne, to znaczy, że niekoniecznie dotyczące tematu sesji. Sprawy różne, które dotyczą rady, natomiast po to mamy dyżury, aby mieszkańcy z takimi pytaniami przychodzili na dyżury. Znaczy mi się wydaje, że wszyscy chcą... Nie można absorbować całej rady tematem oświaty, który już był,
i tutaj Rada już ma pewien pogląd, a teraz Pan stoi i drąży. Ja się pytam, gdzie mogę się zapoznać z tym. Pytanie było proste. Był Pan na sesji. A to, że Pan z tej sesji no nic nie wyniósł, przepraszam, to moja. Znaczy ja widzę, że tutaj nie, żadnych wniosków nie stało się, ale tak się nie wyniosłem. Aha, no to dyskusja była bezcelowa. Ja powiem krótko, wiem, że już niektórzy zaczęli kampanię wyborczą. Zobaczymy, jak Pan będzie ruszył temat oświaty w gminie. Więc tak, i jakie Pan zrobi tutaj rewolucyjne ruchy. Już byli tu tacy radni, to kilka kadencji do tyłu, którzy chcieli nawet programy zmienić. Bo im się wydawało, że wszystko mogą. Tak, programy nauczania. Także najpierw trzeba może poczytać kompetencje Rady, poczytać kompetencje Ministra, dopiero wtedy wdawać się w taką dyskusję. Ale ja zapraszam na Komisję Oświaty, zapraszam na Młodzież. Możemy dowoli dyskutować. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Nie ma, zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu ostatniego i tutaj w zasadzie tylko już zostało na lekcję. Pismo. Korespondencja. Tak. Proszę Państwa, pisma już tutaj żeśmy o trzech pismach już tutaj żeśmy rozmawiali, podejmowaliśmy wnioski. Jeszcze tylko w sumie tak pismo z początku. Pamiętam, jest istotne. Z początku marca informacja od Pana Burmistrza, która wpłynęła do urzędu o decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który zezwala w niemieckiej firmie na wóz tutaj do naszej firmy Pribazal 50 tysięcy ton odpadów w postaci minerałów. I jeszcze sekundę. I jeszcze jest tutaj sprawozdanie. Pismo od Pana Burmistrza, to jest sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku. Te minerały są bardzo ciekawe, tak mówię. To jest jakaś tabela? Będą włożone do tej kopalni, tak, do rekultywacji. Ale są wyszczególnione. To ogólnie. Państwa nie ma wyszczególnionej, już momencik. Jest napisane tak, że ma się tą odbyć maksymalnie 2000 transportów. Z częstotliwością pozwalającą odbiorcy odpadów na dotrzymanie warunków posiadanego zezwolenia dotyczącego operacji odzysku poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce numer 199 przestrzeń obręb. Proszę. Ale istotniejsze jest, co to są za minerały? Proszę Państwa, proszę to na pierwszej stronie powinno. Tutaj tak, na pośrednio. Że zezwala się na... Zezwala się tak. Na przywóz 50 tysięcy ton odpadów w postaci minerałów innych niż pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oznaczonych kodem EX191209 zgodny z europejskim katalogiem odpadów. No prawdopodobnie są to Pan, może dopowie, piasek i kamienie oczyszczalni. Tego nie wiem. Tego nie wiem. Bakterie, może koni, może inne. To jest to. Takie, myślę, że to wszystko wymaga, że tak powiem, zastanowienia. Może być, może powinien być. 2000 transportów to jest bardzo dużo. Nie wiadomo co. Proszę Państwa, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 42. sesję Rady Miejskiej. I w naszym imieniu życzę wszystkim Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych i słonecznych świąt. Ja również do Pani życzę spokoju na święta przede wszystkim i wypoczynku.